Cześć moi drodzy, w 54. odcinku podcastu Złoty Tron. Jak widzicie, nie ma z nami Winca, bo życie się stało i na ostatnią chwilę yy, coś wypadło. A już byliśmy mówieni, więc widzieliśmy, że jako my osoby, które muszą układać życie pod podcast, wiedzieliśmy, że jak, jak się marnujemy się udało, okazji. Jak już się udało pogodzić wszystkie zobowiązania rodzinne i tym podobne, no to już tak. postanowiliśmy nie marnować terminu, a mamy nadzieję, że w następnych odcinkach Wincek już wróci. Że wróci i yy, wprowadzi więcej życia. <noise> Do tego podcastu. No, e, nie było nas 2,5 miesiąca i wiemy, że jesteśmy jednym z najrzadziej pojawiających się podcastów powerhammerowych e, w Polsce, gitarniakowych w Polsce, ale mam nadzieję, że jakość wynagrodzenia... Wetnę ci się. To jest jedna z naszych cech naj, najrzadziej pojawiających Najno. się, ale argumentowałbym, że też najstarszy podcast od najstarszy. 2016 roku nagrywamy. No. To jest 8 lat. I Prawie. Biorąc pod uwagę dzisiejszy odcinek, najmniej członków jest z pierwotnego składu. Tak. Kiedy Trzecie naj, bo było nas czterech. Miejmy nadzieję, że to tymczasowe. Tymczasowe, bo było nas czterech na początku, ci, którzy pamiętają. Nagrywaliśmy z kolegą Witkiem i później też się wydarzyło życie. No i mamy teraz w tym momencie, miejmy nadzieję, że tymczasowo dwóch. Dobrze, więc y, mamy trochę nowości. Nie jest ich dużo, bo chcielibyśmy się skupić na tym, żeby sobie porozmawiać o rzeczach, które wyszły. E, Przejdziemy sobie teraz przez Warhammera 4000, Kiltima i Age of Sigmar. E, nowości, które nas zainteresowały. E, a później jeszcze na koniec porozmawiamy sobie o innych systemach i na koniec sobie pogadamy o naszych doświadczeniach z gry. Ostatnio, jak widzieliście, dużo jest u mnie Kiltima. E, jest dużo Kiltima też dzięki Michałowi, który, Szwagrowi, który po prostu przyjeżdża do mnie i gramy. Dzięki temu, że mamy, był wywiad z osobą dosyć znaną w środowisku klimowym No i chcieliśmy nasze piwniczane. Nie? Wyjście, z piwnicy, tak, wyjście tak. z piwnicy chcieliśmy omówić. Aczkolwiek my jeszcze nie wyszliśmy z piwnicy, bo jeszcze nie byliśmy na żadnym ani turnieju, ani rozgrywkach jakichś takich, żeby się spotkać z ludźmi i sobie pograć. Więc na razie jest to nadal znaczy, głęboka piwnica. Tak, Sary, no, będziemy o tym szerzej mówić potem na koniec, ale no, w moim przypadku to jest metoda małych kroczków mhm. małych, wielkich kroczków w tym sensie, że. Od covid czyli od no, no kiedy Chińczyk zjadł zupę z nietoperzem. Końcówka 2019, tak? 2019, 30-tego, no. Do to 30. Praktycznie nie grałem, tylko malowałem. Mm -hmm. Moje hobby to było 100% skryjanie malowania, a teraz wróciłem do grania i bardzo mi się to podoba. No. Kittim jest w sam raz do tego, bo jest małym systemem na małą liczbę figurek. Chociaż wysawić Kiltimów mogę pewnie, nie wiem, z 20 w tym momencie. <śmiech> to, to. <śmiech> Ale gramy się fajnie intercesorami i pogadamy o tym. Dobrze, pogadamy o tym później, a teraz przechodzimy do nowości, bitawniakowych nowości. Znaczy, przeglądamy sobie Eurohammer Community wszelkie artykuły, które prezentują nowe modele, które wyszły, od, wyszły albo zostały zapowiedziane od 13 grudnia ubiegłego roku, czyli od ostatniego odcinka. I wyrażamy swoje zaniepokojenie. <laughs> No, op opinie for what it's worth. Tak. Jak widzicie, tutaj znowu nam szwagier przygotował linki. E, bardzo fajnie to jest. <grystanie> Właśnie zauważyłem, co to kurwa jest, kapitan kostody. <grystanie> no, z tego modelu będziemy nie mieli. Nie uwagi są komentarze. <grystanie> będziemy mieli bekę z tego, nie? Okej, okay, dobra. Lećmy od początku. <grystanie> tak, akceptuję póki. Ciasteczka. E, e, czyściłem ciasteczka ostatnio, bo miałem problem z YouTube'em. E, ale wiesz, że możesz wybrać konkretne strony z ciasteczki. Wiem, ale YouTube ma YouTube Dashboards, YouTube coś tam, coś tam. No wszystko podstawy. ma nazwie YouTube. Jak się wyfiltrujesz i... po nazwie, to powinien być wszystko, wszystko. Problemy pierwszego świata IT. No. To, nie chciało mi się po prostu. Dobra. Uh, Angels appear on Christmas Day. To jest z grudnia. to tak jest zajawka, zajawka pudła, które chyba już jest w sprzedaży po prostu. Wyszło e... parę w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu. Tak. tak. Pudełko Dark Angeli. Mhm. No i mamy co? No, mamy Refresh Dark Angeli. Bardzo fajny refresh zresztą. Fajny, jak najbardziej. Zwłaszcza, że no to są Terminatory, a nowe Terminatory Games Workshopowi po prostu wyszły fajnie. I te zwykłe, które były w lewiatanie i teraz mamy Deathwing. Fajnie to podsumowo, czekaj, kogo to oglądałem tego? Ten młody koleżka z brudką i kitką. hiperaktywny Jay. Jay, tak. z y Battle. Of Battle. Że stare modele Deathwingu to były termosy, z dodatkowymi bisami, ozdobami i tak dalej, mm -hmm. które pokrywały praktycznie cały armor. Miało to swój urok. Natomiast tutaj masz termosów podniesionych do truskiej, czyli wszystko jest troszkę większe. Noga, ręka, tors i tak dalej. A bicy w miarę pozostały w tym samym rozmiarze, dzięki czemu już nie przykrywają całego armoru. A, czyli że ale wzrosło, ale, ale... te, jak to się mówi? Ozdoby zostały takie, jakie były. Tak. W miarę. W projektowaniu się nazywa Entities, czyli te wszystkie drobne rzeczy, które są do... chyba. Assets są no entities, tak, zależy, o, o, o jakim pro, tym projektowaniu mówimy, ale na przykład w silnikach graficznych to takie rzeczy są entities, mhm. że one są niezmienne i jak na przykład mapę robisz sobie i rozszerzasz mapę, to ona jest, rośnie, ale element zostaje. Jakiś element co? możesz zamrozić, tak. żeby nie rósł proporcjonalnie. Tak, wygląda rzeczy. bardzo fajnie, widać, że. No to jest Gie... Belial, tak, czyli szefu Deathwingu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, co dobrze mówię, tak. Um, belial? Ale, ale co chciałem powiedzieć, tak. że chyba Giełkszers zauważyło, że to co ludzie przez lata robili, właśnie robiąc truskajlowe modele sobie, żeby właśnie wycinali tutaj torsik, wklejali jakieś te 2 mm, kolana. No, też mm. robiłem Mark 6 Armor, robię, 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 podnosiłem nie? do TruScala. Tak. Masz gdzieś zdjęcia tego na swoim Instagramie? Na Instagramie to by trzeba było strasznie długo, długo skrolować, ale na blogu, na łódzkie manufaktorum, lodzkie manufaktorum, Cały czas. A cały czas, bo mnie nie zaglądałem na Zawsze, Ja to używam jako trakowanie, czego pomalowałem, ile w danym miesiącu i tak dalej. nie? Jak wyszukacie sobie. White Scars y, Recon Squad. To tam są mark Szuski, które podnosiłem do True Scale'u. Mhm. Okej, okay, dobra, zobaczmy sobie tego bele, beliala. Pele, no, z tyłu pale. koszmar dla wszystkich, którzy nie lubią szat malować. Wiesz co, koszmar nie koszmar. Mi się wydaje, że to jest właśnie. To, to nie jest koszmar. E, tylko musisz pomalować to w odpowiednim e, etapie i odpowiednio się zmaskować. Tak, bo, tą, mówię ten. w sensie, wiesz, o grupie ludzi, którzy w, na przykład ja tak kiedyś miałem, dopóki się trochę nie nauczyłem, chociaż troszkę blendować, że płaszczy nie lubiłem. Płaszcze mi wychodziły. Tak sobie, tak? Ja do tej pory nie, nie umiem blendować. Ja to po prostu y, bym zalał łoszem y, albo kontrastem i tak jak to jest zabiorę nabraszek delikatnie. Jest jakaś metoda pod warunkiem, że na uschnięcie zostawisz model leżący na brzuchu. Powiedzmy. Żeby się ładnie Jeżeli nie, wszystko... Jeżeli nie, to zostawią ci się takie kropy na dole. No i tak to będziesz zbierał mm. na bieżąco, nie? Mm. Ale no, nie, no, da się oczywiście, tylko no mówię, no jak ktoś lubi Power Armor, a szmatek nie bardzo lubi, no to tu będzie miał. Szkołę, jak to zrobić. Tak? <noise> musisz nauczyć się po prostu. <noise> Chcesz pomalować go dobrze, to się na um. Nie, no, ale model wygląda przekazacyjnie. Model jest spokojny. No, może taktyczna skałka nie jest absolutnie ale konieczna, ale. No... To już wiemy, taktyczna skałka jest wymogiem. Po prostu jest. Są no? jeszcze pojedyncze modele, rzadko po rzadko, ale są modele bez taktycznej skałki i wyglądają spokojnie. Albo, że mają minimalną taką. Nie? Albo minimalną. No, no, zresztą dojdziemy do tego. Dobra, i tu mamy Brethren, tak? Inner Circle A. Companions. To nie. Nie, nie, nie. Brethren, Brethren, tak, tak? Brethren, bektemplarzy. Bektemplarzy. No ale też motyw rycerski jest tutaj silny i to jest ten nowy motyw malowania armoru mm. Dark Angelowego, taki jak jest na El już... Johnsonie, mm -hmm. że to, to nie jest czarny, to nie jest ten klasyczny zielony, taki fluorescencyjny, wiesz z mm -hmm. edżami w kolorze mood green, taki tylko to jest taki coś pomiędzy powiedzmy, mm -hmm. między czarnym a zielonym. No jest, to, jest to dosyć fajne, z tego, fajnie kiedyś współgra z tym takim bordowym, powiedzmy. Oni kiedyś nie pokazywali, że to jest czarny z jakimś zielonym łoszem, czy coś w tym stylu? Możliwe. I później wyciąganie zielonego Możliwe, z tych, że tych krawędzi? Mm -hmm. Bo ja pamiętam, jak na przykład mój kolega bleki malował swoich, no to tam jest praktycznie, nie wiem, czy czarny, na ten, ten, ten ciemnozielony. Kaliban Green. Kaliban Green, jakiś taki super ciemno no to, to, to jest ta, ta stara jakby klasyczna metoda, którą też bardzo lubię, że Kaliban Green robisz bazę. Tak, i później tylko <coughs> robisz. robisz zagłębienia, mm -hmm. no bo wiadomo jakiś tam ten. Pierwszy Edge grubszy jest mm, Warpstone Glow chyba, mm -hmm. taki średni zielony, okay. ale dosyć żywy. No i Mood Green, czyli ten taki Naj najwyższy. bądź widoczny na drodze <coughs> zieloniutki, <coughs> jako, jako ostateczny Edge. Nie? No to jest takie bardziej fajne moroczne, takie glimdarkowe. Przygaszone nie, nie? bardzo, tak, tak. Bardzo fajnie to wygląda. Chociaż to... nadal Edge widać, tak? tylko że to jest taki bardziej w akwamarynę wchodzący, taki chłodniejszy ten zielony, nie, tak? Tak, definicja mnie no. No i faktycznie z, z tym fioletowym, tak, fioletowy? fioletowy, Między czerwieniem a fioletem, bordo jakieś takie, wiesz, coś takiego. Taka, taka ciemna terrakota, nie, taki mm. coś. Bardzo fajne te modele są. I fajna dynamika N tych modeli. Nie jeszcze. cierpią na niedobór detali, to. No nie, 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 <laughs> na pewno nie. nie są to generikowe modele Space Marine, więc muszą być dowalone. A czy, no właśnie, bo to jest coś o czym dyskutowaliśmy, że na zwykłych primarisach, jak wyszła ósma edycja, że są tacy, wiesz blend, że mm -hmm. nie mają żadnych, wiesz, ozdób i tak dalej. No tu jest troszkę wachnięcie za bardzo w drugą stronę, jak na mój gust, ale rozumiem czemu i na pewno wolę coś takiego niż zwykłego Primarisa bez niczego na sobie. Jakby, nie? Mm -hmm. Zresztą widać po moich y, sanguinary Brotherhood, jak bardzo ich oblepiam bicami najróżniejszymi, żeby coś się działo na nich, tak? To, to już, aha, bo to jest tylko ich sześciu takich, tak? Dwa? 4 sześciu, tak jakby sześciu No to jest mała, to jest, wiesz co, to jest y, chyba w miarę odpowiednik Victrix Guard y, z Ultrasów, mm -hmm. tylko, że tam to było chyba tylko dwóch, a tu masz, no tam nie wiem, sześciu, tak jak mówisz. Wygląda na to, że 6 tylko nie wiem, czy to nie jest właśnie. To jest obstawa, typowo obstawa karaktera jakiegoś. Nie? czyli daje mu łundy, no. No, <laughs> pewnie. Ale też ataki PDF. bo, pewnie, bo ja teraz też w 10 edycji nie? chyba można dołączać. kurczę, już nie wiem, tak. Można karaktera tak. do unitu. Więc, tak, my... tak, tak. więc dajemy mu wundę. No, I nie. nawet masz, wiesz, obostrzenia, że na przykład y, HQ w Gravisie może tylko dołączyć do Unitu w Gravisie, nie? Okay. No widzisz, pamiętasz więcej niż ja. Bo ogląda w of Battle. <śmiech> <A>. <śmiech> tylko dlatego. Bo jakiegoś Army Boxa teraz wypuścili, czy mają wypuścić, gdzie. Wszystkie unity są w normalnym, tam Mark 10 Tacticus Armor, mm. a kapitan jest w Grafisie i nie możesz go dołączyć. No, musisz też kupić oddział w Grafisie. No, no, o co ci no tak. No, Ale o co ci chodzi, nie rozumiesz? No, w sumie tak. No. Kupujesz duży, zbyt drogi boks i kupujesz jeszcze jeden zbyt, zbyt drogi boks, i masz no wtedy. Tu masz pudełko z upgrade'ami Dark Angelowi. te tak, upgrade? Y. No, plazma, kanon, torsik do termosa, skrzydełka do motorków, te takie quasi-husarskie, no co jedno? Watcher in the Dark z książką, a nie wiem, czy jedno. Trzeba by było zobaczyć. Miecz w klimacie. A to jest na pewno do motorku? Karakterowi teoretycznie też i... możesz przyczepić. No właśnie, on ale... nam ja powiedział, że to raczej, wiesz, typowi przykleić, nie? <laughs> nie no, raczej do motorku widzę hmm. zastosowanie. Ale śmieję się. Znaczy że stary, prostu... mam jednego karaktera, <laughs> <laughs> kiedyś sobie skidbashowałem Dark Angela właśnie w Terminatorce. No i dwa te skrzydła motorkowe mu na plecy, żeby jak husarz wyglądał po prostu. <laughs> no. No. W, w kremowy kolor detwingu i tak mam Dark Angela. Jakieś tam apteczne ilości. Mam dwóch taktycznych, jednego takiego w termosce i coś tam jeszcze. Bardzo. No i to jest zawartość tego boksa Deathwing Assault. Mhm. E, no i co, dostajemy. No duże elity. 10 termosów zwykłych, w sensie tak, tych pięciu, takich, pięciu. bez, wiesz, bez Be udziwniania, takich jak w Lewiatanie, podejrzewam, że to jest ta sama wypraska. Tam 5 Deathwing Knightów, czyli tych, wiesz, z i z mieczem. No i Belial, szefuncio. Belial czy Belial? Po polsku Belial, po angielsku Aha. Belial. No nie widzimy, że takie polskie imię jest w ogóle. To, czy to nie jest polskie? Imię, tylko czytasz ogóle? Zigi, Lewiatan czy Lewajaten? ten. Dla mnie zawsze ten. No, ja mówię Lewiatan. I wiadomo o co chodzi. No wiadomo, no jakoś tak lubię bardziej. Lepiej, to, lepiej mi to płynie z języka. Och. <laughs> nie, kodeks z limitowanej edycji, karty, i to jest bardzo fajna rzecz. Po kitimie. Yy... Bardzo lubię te karty, że masz na jednej karcie masz. Fajnie mieć rulusy pod ręką, no to wiadomo. I kalkomanie jeszcze też. Kalkomanie oczywiście, tylko nie są jakieś nowe kalkomanie chyba. nie? Nowe, nowe, nowe. No dobrze, kodeks suplement Dark Angels, bo to jest oczywiście. Nakładka na Space Marinowy, tak. Musicie mieć Space Marinowych, podejrzewam, czyli podstawowy. To jest DLC. Te DLC sobie dokupiliście właśnie do modeli. No, także fajnie. Jak ktoś lubi Dark Angeli, to fajny refresh dostał 40, tak, teraz. Szkoda, 10. że e, wróciłeś, nie wrzuciłeś nowości o orkach pewnie jeszcze. Bo to Jeżeli coś było z orków, to pewnie coś tam nie, nie, jest. Nie, Ale, ale dzisiaj... to nie, to Sunday Preview To tak. ja Sunday Preview omijam. Robię, okay. wiesz, to co już pokazali całkiem. Ale możemy na koniec odpalić, nie widzę przeszkód. Nie, nie chyba nie ma sensu, to po pogadamy o tym następnym razem. Dobra, aha, wszędzie będą musiał akceptować cookies. <noise> Dobra. E, tutaj mieliśmy figurkę, która jest... E... Na rocznicę sklepu. Także jeżeli mieszkacie w Polsce, to musicie wypatrywać rocznicy jedynego sklepu GW. A już Polsce. niedługo będą jeszcze dwa. Gdzie? Gdzie? w Krakowie i w Poznaniu. Mhm. Bo był nabór jakiś czas temu i szukali, że Games.com szuka ludzi do pracy w Krakowie i w Poznaniu, jeśli się nie mylę. Mhm. Kraków na pewno Poznań nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że też że Poznań, bo tam parę osób się z Poznania. No to wie... zmiana rewolucyjna, bo o 200% wzrasta liczba no, sklepów. Powiem GW Ci szczerze, w Polsce, że i y, to śmieszne, że to na zachodzie Polski, a nie w centrum, ani nie. nie znaczy, ten... No Kraków nie jest na zachodzie. No dobra, w centrum, ale po tej Kraków zachodniej jest stronie na No tak, no okej, okay, no ale jak podzielić Polskę, to no, no, chodzi mi o to. to że... To Kraków jest bardziej w prawo. W prawo? Mhm. Okej, okay, dobra, nie będę się kłócił, bo ja z geografii jestem kiepski, ale wydaje mi się, że bardziej tak jest. No, centrum, lewo. Centrum, jak chcesz zobaczyć dół Polski i w miarę centrum, to będziesz miał Górny Śląsk. A Kraków jest na wschód. Dobra, nieważne. Kraków i Poznań, no fajnie. Ja bym tylko chciał w Łodzi jakiś sklep zobaczyć. To byłoby super. O co nam tu? No tak szczerze. Ym, dla samego. Znaczy mienia. inaczej, kupowałbyś tam, tak? O, broń Boże. No właśnie, <laughs> ja bryny. też nie. Ale są ludzie, którzy by kupowali, słuchaj. Pewnie tak, tak, Pamiętaj, nie. że sklepy Games Workshopu nie są nastawione na zarobek. Nigdy. One mają działać, one są jak, jak, jak nasza firma, GDC, Zero Cost Center. One mają nie przynosić ogromnych... Ja środków. wiem, ale to, Zigi, może kiedyś tak było. Sary, zauważ, jak bardzo jest tendencja, że sklepy są, i to na świecie, są hmm. redukowane do obsady jednoosobowej. A, wiem. I dlatego takie... Mają jakby... małą powierzchnię, I dlatego... nie ma gdzie malować I już... figurek, nie ma gdzie grać, jest tylko przyjść, kup. No nie, nie zgadzam się z tobą. To w każdym sklepie, na przykład w Warszawie, no byłeś w sklepie w Warszawie, nie? Nie były sklepy w Warszawie, no. ale mówię o sklepach, wiesz, no, w USA chociażby, tak? Hmm. Że masz w mall... Masz taki mały, jak masz, nie wiem, pasmanterię w manufakturze mm -hmm. tak? Masz mm -hmm. małe miejsce, gdzie możesz Oficjalne wejść. Może tak, nie no. ma na jedzie stołu postawić, tak? Sklepy Warhammer. Właśnie, że masz, masz nadal te większe, nie wiem, w Dublinie, na przykład, mm -hmm. czy jak byłem, czy w Monachium, no to to są większe i jest, nie wiem, dwa, trzy stoły. Mm -hmm. Są ludzie, jakieś hobby się tam odbywa, jakieś granie się tam no bo... odbywa, ale nowe. To tylko wiesz. Chodzi o to, żeby lokalizacja była, gdzie dużo food trafiku jest. Ale wiesz o, o co chodzi. Taki sklep się pojawia, e, ludzie przychodzą, bo są na zakupach z dzieciakami, dzieciaki się interesują, dzieciaki, które wrzuciłyby do kres... I możesz kupić pięciu ludzików za 200 zł, których trzeba jeszcze i pomalować. No tak, no, ale to wiesz, jest coraz mniej, wydaje mi się, wiesz, ktoś zachęcający. Nie, no. Z jakiegoś powodu te sklepy działają, jakby nie było, nie? I robią, wiesz, tak zwany footwork dla, dla Games Workshopu. A ciekawe, ten w Krakowie Poznaniu, gdzie one będą i jak no, duże będą? Czy to będą w centrach handlowych? Czy gdzieś, nie wiem. No ten w Warszawie w nie jest w centrum no... handlowym, ale jest w centrum, nie? Przynajmniej znaczy, jest... No jest w złotych tarasach, więc jest w centrum. Nie, już nie, w złotych tarasach od nie? dwóch lat. No nie, no nie, nie wiem, już... dwa lata temu był COVID, nie śledziłem tematu. No. <laughs> nie, 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 jest już w złotych tarasach, jest nowe otwarcie. Ja nie wiem, gdzie on jest. On jest gdzieś blisko, blisko dworca jakiegoś. Ja Warszawy nie znam zupełnie, więc nie mam pojęcia, Ale jest na zewnątrz i jest to całkiem duży sklep. No dobra, to, to się no to, to to sprawdzi. Cztery chyba takie małe te stoły, takie ich 4 na cztery, mm -hmm. których jeden jest podzielony na pół jest to z demo Sigmar 40. Dwa stoły są chyba jakieś takie po prostu, wiesz, stoją sobie. A organizują na przykład nie, warsztaty malarskie takie sprawy, żeby ludzi tam trochę wciągnąć? Pewnie nie nie wiem. Mm. Nie, ale powiem się, że, że nie interesuje się, co tam się dzieje, no bo i tak tam nie pojadę, nie? Bo nie jest mi zadelek. Znaczy kiedyś, kiedyś możemy se w tym momencie z Sprinterem można tam, nie wiem, w godzinę dojechać do zachodniej. Możemy sobie sobotę pyknąć, żeby zobaczyć, wiesz. złoty tron na wyjeździe, tak? Wideoblogu jakiegoś małego coś takiego. Możemy sobie. zrobić jak najbardziej. To będzie no fa no fajna rzecz i Możemy od razu też z widzami nie, zrobić mały meetup, na przykład. Nie? Jakby ktoś chciał się wpaść, przybić piątkę, się pewnie. Nasze autografy na klacie. Mhm. <laughs> albo na czekaj, na tyle kodeksu. Może. Ale zanim damy autograf na klacie, to musicie nam dać Stanik. To jest. Barunek podstawowy. Uważaj, bo niektórzy nam mogą dać Stadik. Jeszcze <laughs> ktoś przyjdzie w takim spoconym Stadiku. Założyłem specjalnie dla was. <laughs> Dobra, więc mamy. Wróćmy <laughs> do modeli. <laughs> tak. Mamy. Co to mamy za model? Etereal. Etereal. A, eteral, fajne, kurczę, nie wiedziałem. chyba w ogóle to jest kobitka tał. Kobitka tałuch. Myślę... mówisz? Mm. Znaczy, ciężko Cię? stwierdzić, no, ale wąs wąska w talii, no to nie wiem, tak by wnioskowo powiedzmy. Nie? Fajne. Ale wiesz co? Pęcisz jakoś przegapiłem tę model. I możesz trzy różne te. Yy... Bo, no tak, bo masz fire, yy, dymek, gilnie. Te różne kasty. Możesz fire, water, air i earth, nie? Aha. Więc masz cztery różne. A, aha, no tak. Widzisz, wiatr, ogień, jest... ziemia i woda, nie? Aha. No Bo tak, tam no. Każda kasta jest od czegoś innego. Tam Fire to jest wojowników, właśnie Water to jest coś tam. Niektórzy no. są od właśnie ziemi chyba. To Budowniczowie, są, coś, coś to takiego. Nie pędu no. dokładnie jaki jest podział, ale, ale tak to wygląda. No i co, i mamy kolejny model Braki, The Gilded Key. To no, no Fire Slayer też na rocznicę sklepu. Ale ma gatę, to jest bez sensu. A nie tylko <laughs> przepaskę jakąś i ten na jajecznik. <laughs> na jajecznik, tak, zasłania mu jajeczka. No, także jakby ktoś chciał, rocznicowe modele moim zdaniem porywające nie są, no, ale jak ktoś zbiera tał albo Fire Slayer, to fajny, to do fajny kolekcji, nie? Po unikalny prostu... dodatek. Tak, A, po prostu do kolekcji kolejne Teral, Bardziej, że Teralów nie potrzebujesz mieć w Armii 70, tylko dwóch może. No i fajnie mieć po prostu, no i tak możesz kupić czterech i mieć na każdą kastę, no, ale po co? Albo możesz zmagnetyzować. Możesz. O, plecaczek. O, i tacka ta czterokątna. I wiesz co, I jak rozumiem, dlaczego te tacki są popularne, że można je schować w plecach, w torbę i tak dalej. Nie lubię z nich korzystać. Mam kilka, dostałem od... A to jest jaka? To jest do magnesowanych podstawek, czy co to jest w ogóle? Ta nie, tacka? ta tacka, to jest taka tacka do jak kostkami, to jest straj. Okay. Że, że spinasz tutaj narożniki na narożniki napami mm -hmm. e, i to jest materiał taki jak maty gumowane. Czyli można to naprostować, żeby było płaskie, a można spiąć, żeby w tym rzucać tak, kostki i nie tak, wypadało. Tak. Okay. Mam parę takie pokażę Ci później. E, I może się zwinąć w rulonik i wiesz, ono sobie... No, jak jedziesz gdzieś w plecak, jak z braku laku, jasne. Ale tak po prostu, żeby z mieć... braku laku mogę rzucać na goły stół i nie muszę do, na to wydawać pieniędzy. No tak, no ale wiesz, no. No tak, no. no. Plecaczek fajny. Tak. fajny, tylko, że wiesz, no zawsze mnie męczyło... W, w tym przypadku męczy mnie to, że to jest zwykły plecak, który jest z doklejonym logo Warhammera. To mnie wkurza. Nie wiem, czy pamiętasz, za czasów właśnie w roku 2005 były Fast Attack Bag i był jeszcze drugi Tactical Bag i był jeszcze było coś takiego, nie pamiętam jak się teraz to nazywa, ale była taka saszetka na pędze na wszystkie przybory malarskie. Mhm. I to wszystko mogły zrobione, typowo ma pod, Mam ten GGW, plecak tak. jeszcze, ten plecak mam już od 20 lat stary. Ten plecak nadal się jakoś trzyma. To jest plecak, w którym kojarzysz te stare małe walizki GW. Mhm. Tam wchodziły dwie takie walizki. Okay. Nie? Całą walizkę wkładasz, możesz rozpiąć dodatkową rzecz i dodatkową taką kieszeń i wyłożyć drugi plecak. Mhm. Dwa. Plecaki możesz włożyć, dwie, dwie walizki. To jest dużo. I możesz sobie iść na nagranie, masz to wszystko na wygodnym plecaku, dużym plecaku. Ja to wykorzystywałem jako plecak na wakacje z dzieciakami. mogłem tam kocy napakować i tak dalej. Mhm. I było customowy design, bo miałeś na, jak zamknąłeś plecak te wszystkie klapy, to miałeś taką, wiesz, e, tactical, o tactical backpack to się nazywało, fast tak była, taka torba na ramię. Mhm. <laughs> miałeś tam tę strzałkę taktyk, taktyczną i wyglądało to jak wieczko, kurde, od Rajnosa. Mhm pokażę tą torbę, bo mam no tą to okay. w, w torbie. Znaczy, I to było coś, to było. Ja, ja, ja dobre... ci powiem tak, tam to było y, dla gracza, dla fana GW, żeby czuł się zaopiekowany i pewnie z jakimś tam zyskiem. To mają w dupie korporacja y, ma lepszy return on investment, po prostu większy zysk z tego, tak? Kupić masowo z Chin plecaczki. Tak, Pieczęć logo na to, dziękuję. To jest kasa wpada, i, tak? To jest no. smutne, nie? I wiesz. W tą stronę idzie GW, nie, nie od dzisiaj, tak? Tam było widać, że ktoś włożył pomysł i nawet się na tym zarobili, spoko, nie chcę zarabiać, ale dostaje coś, co nie dostaniesz już nigdzie. Mhm. Nie dostaniesz nigdzie takiej, takiej rzeczy. No to jest po prostu plecak tylko z logiem. No, no. to, to jestem w stanie, że na Pyrkonach i innych konwentach będzie tego leżało od, od groma. nie? Możliwe. Bo nawet teraz Krispin sobie zrobił, zamówił sobie swoje do sklepu, żeby na stołach zawsze były jakiś dajstre i ma swoje logo tam wrzucone. I tak fajnie mhm. mu ktoś zrobił, że wypełnia praktycznie całkowicie tutaj tą kwadratową przestrzeń. Mhm. ma mu zrobił, o widzisz. No spoko. I to jest na rzepy, na magnesy, na napy. Na, na napy, po prostu takie plastikowe napy, napki, mhm. nie? Na, na te, na magnesy. Chciałbyś, kurde, żeby wydawali na magnesy jeszcze. No. Także y, fajnie, ale y, olejcie to, bo to jest na pewno jakość będzie tego dosyć y, mierna. Dobra, co tutaj dostali, dostaliśmy? A, no, to są tak. Będzie dużo y, krutów i pewnie będzie można wystawić, mieć kodek stał i wystawić się tylko na krótach, nie? Tak. tak, w tą stronę chyba to No, cały boks jest dzieje. krótowy. tak? No z tego co chyba kojarzę, to będzie cały boks krótowy, mm -hmm. krót hunting pack. No, że będziesz mógł całkowicie od początku do końca wystawiać armii krutów. Co jest bardzo fajne. Bo ja osobiście bardzo lubię króty. Mm -hmm. e, uważam, że to jest jedna z fajniejszych tych podfrakcji i uważam, że powinna być bardziej rozwinięta. I co będą robić? Będzie dużo modeli do nich wyjdzie. Mm -hmm. Alternatywnych czy odświeżonych. Te, które były zajawkowane, to za chwilę sobie tutaj. Tak. Omówię. No i kodeks stał Empire. E, no ja powiem tak. No mogliby wziąć jakąś nową kurwa grafikę, no. To jest grafika... Z... Mi się te stare bardziej podobają, szczerze <grywa> mówiąc. Tak, no widać, że nie to mówię, jest, nową. Widać, że to jest inną. taka dwudziestoletnia, nie? Ale no... Ja mogę ci wyciągnąć kodeks, w którym już ta, już ta grafika jest. Oczywiście no, okay. z inną rameczką, nie? I mm -hmm. ona była... Nie, nie, nie chcę skłamać. Y, Mistrzostwem świata w kodeksach TAU jest y, ostatnia edycje. Wiesz co, czekaj. Ja to pokażę, bo to jest po prostu... To jest koszmar, jak oni to, on to robią. Mam zabawiać rozmową naszych widzów, czy to wytniesz. A więc y, Tau jest to armia, która pojawiła się w y, późnych latach 90 chyba, czy wczesnych 2000 jako troszkę próba przejęcia rynku fanów anime, żeby też weszli w czterdziestkę. Motywy japońskie, jeżeli graje się Donu to wszyscy Tau mówią z akcentem japońskim. Tak, powiem trochę taki akcent. Dobra, ja przełączę teraz kamerkę i pokażę wam. To jest ten kodeks, to jest ta okładka. <noise> to jest mm -hmm. dokładnie ta okładka. Jest dokładnie ten arcik. Tak. Tylko, że inaczej obrobiony. real ja? sobie stoi, a reszta tak. pracuje. Tak. A teraz pokażę Wam największy. E... <noise> no tak. Uwaga. Z której edycji są te kodeksy? Bo wszystkie mają tą samą grafikę. <noise> Ale chyba tło zmienili. <noise> Trochę kontrasty pod, podciągnęli, nie? I faktycznie tło. No. To jest dokładnie ten sam koleś główkę mu przekolorowano. A i tego tak, w ogóle przemalowali na inny ten. Przemalowali na inny kolorek, minimalnie. Jak się nazywają frakcje wewnątrz? Ehm, Tał. Zaskoczyłeś mnie teraz. Septy chyba. Nie? Septy, tak, hmm. tak, 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 septy. I uważam, że to jest no, straszne lepszość. Potaniości, lenistwo. no potaniości. Ja, ja, ja rozumiem, nie. że nie musi być nowy art, bo nawet te nowe arty są troszeczkę, no tak jak mówisz, są m, mają swoje, y, wiesz, plusy minusy, ale uważam, że no, mogli troszeczkę. Troszeczkę się bardziej wysilić niż brać. Art to która to jest edycja? To jest szósta edycja? Nie, to jest. piąta, Czwarta, piąta, coś takiego. Czwarta edycja, to jest czwarta edycja. To jeszcze jest czwarta edycja. Zobacz, co poradzisz. Y, modele mają. Y, na początku masz 10 punktów, WS2, BS3. Wszystko było to jeszcze wtedy, kiedy trzeba było od siódemki odejmować dwa i wtedy widzisz, y na ile strzela. Nie było 5 Czyli 5, maksymalnie siódma, ale wydaje mi się, że to będzie czwarta piąta. To jest znaczy czwarta, piąta edycja. No. To jest rok, słuchaj. Bo cały środek kodeksu jest na czarno tak, nie? No nie, no są wstawki No kolorami. poza wstawkami kolorowymi. 2008 rok, nie? No. To po 20, nie, po, po... To piąta no. chyba. Po 15 latach, po piętnastu latach wzięli kodeks, od, 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 odświeżyli. Może być piąta Także fajnie, ale, ale nie fajnie. Dobra, zobaczmy sobie, co to mam. Krut Shaper. Bardzo fajny. W ogóle Krut Shaper to są e, takie, wiesz, no, troszeczkę bardziej inteligentny krut. <laughs> Lider krutów po prostu. Taki sierak po prostu. I fajnie, że to ma w ogóle. Dla mnie kruty mają strasznie predatorowy vibe. Nie wiem, czy, 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 czy ja znaczy, tak mam. Troszkę bardziej derpi są, <coughs> wydaje mi się, od predatora, ale. Bo mają biki, nie? Mają te, no, te, te dzioby, ryki. Tak, tak. Ale bardzo fajnie w którejś książce, nie pamiętam, która to była książka, ale jest książka, która opisuje drugoplanowymi, trzecioplanowymi bohaterami są kruty. I jest gang krutów, który. Wiesz, zrób to, co chcemy, żebyś zrobił, albo cię zjemy. Po prostu i zjemy cię i będziesz, będziesz patrzył, jak cię jemy. Mm -hmm. Na zasadzie, tak. e, okej. Okay. Nie no, znaczy fajnie, że to jest dodatkowy smaczek do tałów, nie? I trochę zmienia styl gry, no bo oni są <laughs> do z kombatu bardziej, tak? Ja uważam, że jeszcze jedna rzecz powinna być zrobiona: Wespidów. Wespidów. Nie wiem, czego czekaj czy to są Wespidy? Z, z loru mniej więcej. Tak. To są takie, takie ptakoludzie um, i oni, moim zdaniem, mają spory potencjał na przyciągnięcie, jeśli mówimy o takim przyciąganiu ludzi, ornitologów. Nie, taki bardziej, bo mogą pójść bardziej w Infinity taki klimat mhm. i modele tak w Infinity zrobić, tak mi się wydaje, bo tam jest dużo technologii na nich, ale takiej wiesz, organicznej technologii, nie wiem jak to nazwać. Ogólnie super modele, ja nie wiem. Ja... Nie no, są, są spoko, to, to jest ta kategoria modeli, gdzie podoba mi się, mhm. nie mam absolutnie ochoty kupić i malować no tak. ja właśnie zamówiłem ten box jakiś czas temu, pamiętam, że jak wyszło, to powiedziałem od razu Kspinowi, że jak tylko wyjdzie, to ja biorę ten box. Dlatego, że ja mam już dużo krótów, mam dużo Masz, no, pamiętam, że dawn w dawnych <coughs> czasach, jak graliśmy jeszcze na przykład czterdziestkę pełną, tam nie 6, 7 szóstą, edycję i grałeś tałami, to też krótów na mnie wysyłałeś. Mam Tamte 20 krótów tam. Pieseły na mnie, biegły i mi zjadały marinców. Tak? tak, mam kill team krótów. To co prawda jest pomalowane inaczej, ale no okej. Okay. No i taki boksik bym sobie dorzucił, to byłoby fajnie. mam jakiś różnych też, które tu się chyba pojawią też, te dodatkowe jednostki. Kru krut houndy i krut oxy. Tak, będą chyba w naszym ten No ten chyba coś sobie, wróć, mm -hmm. kompensuje coś tą lufą, nie? Tak. <śledzpie> taki Blunderbus trochę, nie? Taki piracki jak to są tam, orki też mają teraz takie bronie. Uh -huh. Takie spluwy i to się na nawet... Ten zobacz, lunetę umie obsłużyć. Albo utknęłam mu w głowie. <laughs> I mówię, o, kurwa, nie mogę wyjąć. Nie no, fajne, fajne, bardzo fajne modele, bardzo, też chyba tak troszeczkę... Ciekawe jak się rozmnażają. Zauważ całkowity brak genitali. Tak, no ciekawe. Oni się nie wykluwają może Nie, coś tam było, że właśnie, że nie, nie pamiętam jak powstaje taki, ale jak rośnie, to potem w zależności czym go karmisz, to tym będzie. O, chyba nie o, jest coś takiego. Liberksenologist, mój drogi. O mój Boże. <laughs> Dobrze by się przypomniało. <kuh> nie wiem czy to jest pisteści, treści. God damn it, nie ma pisteści. treści. Powinieneś taką muzyczkę mieć na guziku jak w windzie leci, nie? Żeby coś tam grało. <noise> o, jest tutaj są, jest tau, ale to nie, nie króty. To jest alfabetycznie, czy nie? Nie wiem właśnie. O, nie czekaj, króty są. Jest, są akurat kruty. Chyba akurat skończyłem czytać na krótach, bo jest rozciągnięte tutaj. Ehm. Ta ta ta. Krutis Aviana, kruthok, Nie ma nic napisane. Krutoxy, Kruthoundy, Narloki. E, ale nie ma nigdzie napisane, jak to się rozwija. Dobra. Załóżmy, że me magicznymi metodami się, nie wiem, z dzioba do dzioba zapłatniają. Lećmy dalej. Tak. <śpiewanie> Muszę, ale y, sprawdzę to. Tak czy nie Masz rację. Nie ma, nie, nie ma żadnych organów, więc no, musi być jakieś jajeczko, musi być jakieś wysiadywanie czy coś. Kos kokona jakiegoś. O, tu jakie fajne. Mały, ten, Krutoks, tak? K tak, krut tak, tak. Albo bardzo mały Krutoks. <noise> Zależy. O, i to jest Krutoksik. Super. Ten wygląda tysiąc razy lepiej niż ten stary. Co bardziej starego, mam jeszcze chyba metalowego w ogóle. To jest masakra. Super, taki fajnie dokoksowany jest. Mhm. Jest jakby Krutoks wrócił z wojska, nie? Jak to się mówi. <noise> I też to działko jest takie jakieś lepsze, bo ten chyba stary ma takie zwykłe jakieś po prostu działko. Mhm. O, jest jeszcze opcja jakaś. Tak, jak granatnik, Tak, jakiego tak. Jakiego. Pum, pum. tak, granatnik, zobacz, ma tutaj takie podorzepiane jakieś. Mhm. No i te biki, nie? Takie wszystkie, że ptasie takie. No tak. Mało po ptasie takie, nie? Jakby przodkiem kury domowej jest dinozaur, no to powiedzmy, że ten motyw pokrewieństwa tutaj jest. To są jest właśnie. Ten... Krut like shape, ale nie ma nazwy. Nad obrazkiem nie ma coś na co. Hunting Pack. E, a nie, nie, nie ma też nie jest. No, no ale to są chyba te. Takie kurtoksy, tylko że, do, że tak? jakaś kawaleria, nie? Tak to wygląda. Kurczę, fajna, dynamiczna pozycja, zobacz. Fajne, na, fajne, no. na dwóch palcach się tylko trzyma. To mhm. będzie. Piękno, Patrz, I sumię. można to bez skałki osiągnąć? Że coś jest w ruchu i wysoko. Ma skałkę zobaczę. No. To jest skałka. Tak, ale wiem o co się chodzi. Nie ma dużej skałki. Nie ona to, to nie przeszkadza. Nie jest to, że przelatuje i kolanem się przykleja gdzieś. No, no, no. Nie ma naprawdę nazwy? Kurcz. Nie no, śliczne, śliczne są. I te, patrz, wszystkie są, trzymają się tylko na jednym punkcie zaczepienia chyba. E, ten też, o, ten ma skałkę. No dobra, no. Okay. Ale nie, nie dodaje ona jakoś. super, Bardzo fajnie. No, nie ja nie przekrzykuje modelu. Nie mogę się doczekać tych modeli. Kurczę. Nie, no. no. Super. Cieszę się twoim szczęściem. A rozmawialiśmy oczywiście o czymś dzisiaj rano, nie? Wczoraj, wczoraj, że nie mogę kupować, nie mogę, nie? Banda y, Darkowców. Możesz, no to pytanie, czy chcesz. No. To jest, to jest... Ja wiem, wiem, to jest zawsze takie. Oki Doki. Dalej mamy do. Tak ja tutaj zanikowałem, bo masz pokazane bicy, jakby nie? Jak Aha. wyglądają. A, po prostu w nowy praski w sensie. Tak. Oczywiście, no już, już inaczej się nie da niż Monopols. No niestety już GW poszedł po całości w to. Nawet, nawet trupsy są monopous, No to cóż, cóż możemy, tak? Rączki można im inaczej układać. Pewnie. Coś, o czym rozmawialiśmy też e, jakiś czas temu, m, odnośnie uf, uftaka tego nowego orka, co składałem. Mm -hmm. e, mówiłem chłopakom, jak bardzo jak bardzo napchana jest ta. <coughs> Widać, że to zostało pocięte w programie. Definitywnie. Na, na część, tak. I fajna, no, yy, nie wiem właśnie, kto Ciekawe, to może... czy już zatrudnili AI do tego, żeby im na przykład zadają prompta, że po, potnij to, mi ten model tak, żeby na wyprasce był, żeby ta wypraska była w miarę łatwa do wyszlifowania. Może. wiesz, to, to nie jest aż takie trudne, tak naprawdę. No, te schematy są dosyć proste przy niektórych elementach. No, tak jak na ramienniki to wiadomo jak to robić. Za każdym razem robisz tak samo. Ale takie ele elementy, tak jak to ciałko, no to też wiadomo, nie? No, wi na pół Nie jest to, nie nie jest to nie jest takie jest. skomplikowane, ale bardziej chodzi o takie optymalizację ułożenia, tak żeby to się wszystko na pewno no zmieściło. No i w tych bardziej skomplikowanych modelach, tak jak ten ówtak, tak, co mówisz? Jak to przeciąć. znaczy może Tam jak ułożyć elementy, to jest Jedna proste. noga pół squiga i pół karabinu to no. jest jeden bit, tak. Masakra. Masakra, Ale jedna rzecz, którą ktoś zauważył, tutaj, o czym ja. Mówiłem też wcześniej, jakiś czas temu, że to się zmieniło, jak wziąłem jakieś właśnie modele TAU, że ktoś wziął modele do Old Worldu. I wziął wypracki i widać, który to jest model nowy, bo przecież w tych boksach dostajesz nowy jeden model. Ale to bał, oczywiście, że widać, no stary. I bierzesz starą wyprackę i możesz w wyprackę starą włożyć rękę i przełożyć tak, rękę, tak, a w nową nawet, kurde, małego pinki nie włożysz. Nie, nie ma opcji. Optymalizacja. Jest. Tutaj, o tutaj może być palca włożył, tutaj. Hmm. Ewentualnie. Trochę byś gotaj go tutaj może przerzezał tutaj, na tak. tych kolcach, ale… Skórkę by se, zdar mogł się dociągnąć do końca. <laughs> tak. Do bokcia Jak w filmie Black Swan. Dobra, no i mamy tutaj zbliżenie jeszcze na tych kolesi z, pełną, z dużą ilością bicików i różnych. No, fajne faj, fajne są nowe termosy i te twingi też są fajne. Zero komentarzy, zero, wiesz. Krytyki. Fajnie, że takie płaskie są. jest, dosyć dużo płaskie. No jest, właśnie, nie? że no mówię, że są obszary, gdzie armor jeszcze widać, tak? <laughs> Przebija się tam model spod, spod dodatków. Tutaj właśnie jest ten, ten ma kanon. Czy jemu go rozłączyli go nawet na kolesia i książkę, czy on trzyma książkę już? Nie, tu jest książka. Nie jest osobno. <laughs> Kurde. Osiągają no, poziom Infinity, gdzie nie Infinity, tylko Malifo, gdzie jest głowa, oczy... Podbródek, no, uszy i dopiero to naklejasz na, na, na korpus. <laughs> tak. Trochę tam jest przegięcie. No jest, jest spoko, tak? Tak. Super są. Jak ktoś lubi termosy... O takie termosy nic nie robiłem właśnie. Ta. I to, to jest coś, co już kiedyś mówiłem, ja wiem o tym, ale <laughs> patrzę na niego, i mówię tak, no stary termos, no dobrze wygląda, o co ci chodzi. Do czasu, kiedy wyciągasz starego termosa, stawiasz go i tak... o Boże, to to jest. Stary, Czemu... stary, stary termosy nie zgadzają się na to anatomicznie. Musiałby tak być, nie? Tak, tak, tak. Hmm. Te się w miarę zgadzają, no bo tutaj głowa, no to tutaj gdzieś. Tutaj, tutaj mu się ręka kończy. Te na musimy pamiętać, że one są dużo wyższe. Kiedyś było tak, że na ramiennik, góra na ramiennika zgadzała się mniej więcej z tak. górą tutaj Armora. Więc mówię, te ręce pachy by musiał być na, na wysokości górze. Jeszcze wylewam. Tak? Oki doki. A to co, kolejne króty? Tak, to jak masz specjalne eventy, to takie będą te modeliki. Taki krót z karabinkiem. Hmm. I dziwny rycerz do Sigmara, Ale metal pomalowany. Znaczy, no ciekawy, jest taki ptaszkowy, nie? Z krukiem tutaj. Hełm ma też taki trochę i te, te, te naramienniki w stylu piór. I te takie Ale bardziej mi chodzi o to, że w Smary. Zobacz, piór. jest czarne, Jest metal. Jest trochę czarnego, trochę Jak, zielonego. Tak, wiesz, co Gleizy masz jakiś Akwamarynę uh -huh. i chyba fiolet tam niżej w zagłębieniu? Tak, tutaj fiolet, tutaj trochę czarnego. No. Super zrobione. I to podejrzewam, że jest to takie do osiągnięcia normalnie farbkami GW i bez żadnego... To jest taki trochę trumno metalik metal... Bo zobacz, to jest takie mocne rozjaśnienie, ale to jest, no, to jest zwykły metalik zrobiony. Mm -hmm. Ktoś tak pomieszał techniki. Ktoś umie, wie, jak robić się no metallic, metalik, metal i zrobił to zwykłymi turmetalikami. metalikami. Bo w sensie rozjaśnienia porobi. Super to wygląda. A model pewnie jest totalnie matowy, nie? Albo satana. Super. Malowanie super, malowanie... Do czego to jest w ogóle? Do, do Sigmara, do Freeguild, jako Aha. zamianka Archknighta. Cool. Czyli no Super, model. bardzo fajny model. E, no dobra, no, i tu masz Kolejne Houndy, pieski. I problem z Houndami był taki, że one były kiedyś metalowe i były tylko dwa wzory. Ich. I e, jak chciał, a można było mieć, m, pamiętam, że. Jak chciałeś je konwertować, musiałeś się nauczyć metalurgii. Pff. Co mnie martwi na tym obrazku, to to, że jest ich pięć. Mhm. Kiedyś one mogły być w oddziale po dwa. Później nagle, w, chyba w, właśnie w dziewiątej czy którejś edycji, nagle musisz mieć sześć. Kup więcej. No. I teraz masz pięć. Więc dziękuję, mogą podziękować wszyscy ci, którzy kup, sobie nadrukowali albo coś porobili i mają ich na przykład dwanaście. No stary, mamy dwa, ale ty? ty jakieś dziwne abstrakcyjne rzeczy mówisz. Oni robią modele, które chcą sprzedać. Wszystko inne mają w dupie. <laughs> ja wiem, ja wiem. wiem. Czekaj, chcę zobaczyć, jak już mam stary kodeks pod ręką. O, zobacz jak stary Krutox wyglądał. Znaczy, mi się podoba, ale no rozumiem, że to jest stary model. Tak, crudhunt. właśnie, czy w którym one miały? To są wespidy. o, to były takie, nie? Mm -hmm. Tacy kolesie. Sergeant nie pokazuje, ale to yy, tak na szybko mało istotne. Yy, kurczę, nie ma. Bardzo dobra zawartość dla naszych widzów. Tak, 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 na pewno. To jest to. Tej, nie ma crudhuntów tutaj. Są na obrazku, ale nie ma. Może, nie ma może zasad. jeszcze wtedy ich nie było po prostu. Ale model był, bo jest na obrazku, jest, jest model pokazany. Ale jazda. No. no trudno. No, <laughs> no te wyglądają. Y, kurthoundy krót, poprzednie wyglądają jak. Y, wiesz, pieski z, y, z Sosnowca, nie? Po prostu takie wychudzone. A, a te z Radomia. A te wyglądają jakby tak naprawdę się wypasły zdrowo na czymś. I te dradziki wszędzie mi się podobają takie te skoraliki i te, te koraliki. Co trochę nie mają sensu na psach, nie wiem, kto, kto by robił koraliki na psach. Ale no, wiesz, ale to są króty, jakby, które wyrosły na krótkany. Bo to tam tak, 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 jak tak mówiłem, tak. Że tam czy czym karmisz, to taki, taki zostaje chyba. To prawie tak jak u Squigów, ze Squigami też takie W zależności, go będziesz karmił, też będzie rósł w różne rzeczy. Specjalizował te. się. Tak. No. To jest w ogóle <laughs> dziwną, dziwną akcję Hunting hounds. Wiesz 12 od charakteru. Od, od, od a, zwiększają się. Mają, mają charakterystykę jeden do trzymania obiektywów. Ok, czyli mogą trzymać obiektywy. Nice. I też jest ich pięć Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Czyli muszą mieć kogoś, kto nimi kieruje. Tak, Tak, no bo inaczej są. Jak poksłokerzy, wy... czy tam inne tak. takie mindless. Dobrze, no i mamy znowu kolejnych krótów, To mamy kolejnego Shapera. Który wygląda e, skórzaną e, czopkę ma na głowie. Coś w Widać, że miał kontakt ze Space Wolfami herezyjnymi, bo oni też takie skórzane maski nosili. Coś musi być w tym. To kilka zasad: jakiś trial funding once per turn, kiedy przeciwnik wykona normal lub advance lub fallback move w 9 tego modelu, a ten model nie jest w engagement może, haha, może się do nich zbliżyć na, do 6. Okej. Okay. Okej. Okay. Tom. Na czym nóżkę trzymał tam? A nie wiem, na skałce na pewno. No, na mikroskopie. Na schodkach jakiś. Nie bądź e, w Łowczopowym apologetą. To, to jest to jest skałka. Po prostu na niej nie stał się o nią opadł. Musimy zrobić skałkę, ale szefie, kurde, no ile można? To Dzisiaj zrób... już 10 zrobię, zlituj. Się. Zrób skałkę, ale nie się o nią opiera. No dobra. Lone Spears. A, no i tu są jakieś. Ach, jaszczury, takie. Ale to tego nie widziałem. I mają te y, oszczepy trochę a, jak, tak, tak. jak ta miałe? kawaleria gwardii niedawno, nie? Tak, co y y No, Mongołowie w kosmosie, jak oni się nazywali. Nie Walhalan, tylko. No dobra, wiecie o co chodzi. Kawaleria do gwardii imperialnej, która wyszła niedawno. I ma na w lorze jest od dawn dawien dawna, i mają właśnie granaty na końcu tego. Taki trochę, a tak samobójczy, chyba że rzucasz. Jaszczury z krutami, no kurczę. Chyba przegapiłem to, ale co, to jest jeden taki koleś? <laughs> mm, nie wiem. No, ale taki nie, tankbuster. Piszą w pisze. liczbie mnogiej. Lone Spears ride strange chameleonic creatures called Kalamandras. To są Kam kalamandry. Nie salamandry, tylko kalamandry. <laughs> Salamandrów nie możesz okopyrightować. No ja wiem o tym, wiem to... Czekaj, to, czy to będzie coś, czy to będzie coś więcej na filmiku? No, co to zrobił Nie, to chciałem, to chciałem. Nie, to okej, fajnie. <laughs> czy to będzie właśnie, czy to jest pojedynczy Nie, no model? Podejrzewam, że oni raczej chyba. A ja podejrzewam, że jest jeden model, bo tak pokazali warianty, zawsze pokazują warianty, to jest jeden koleś. W sumie. Ale tu jest, patrz, trzymający taki, chyba że jest, może być takim kolesiem który rzuca to, albo snajperem jakimś takim. no widzisz, ten jest inny. To no ale tak, ale to jest snajper, to jest tak jakby alternatywa Ale ja szur był inny. Eee, tu jest taki. Ale tylko no. głowa się zmienia. Głowa się zmienia. Zobaczymy. No, może i tak. No. To jest tak jak z tym. Yy, Dobra, do... wyjdzie, to zobaczymy. Nie, <laughs> yeah, trzeba teraz spekulować. <laughs> A później odświeżymy stronę i na pewno wyszły 2-3 <laughs> dni Dobra, Shield Captain. <laughs> no. Co za gówno? <laughs> o Boże. Pamiętacie Ragnara Blackmana, Stary model, jak stoi z mieczem. No to ktoś bardzo mocno się zainspirował chyba. O mój Boże, jakie to jest słabe. I proporcje jakiejś z dupy, i poza. Ojej. No nie, 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 nie. Tak. W większości GW chwalę, że modele robią fajnie, to tutaj no zrobili gówno. Sorry. Pokraczny to jest strasznie. Jeszcze gdzieś tam chyba dalej jest obrazek, jak stoi z innymi kustodesami i widać, jak źle to wygląda w porównaństwie. No właśnie, stoku, nie? bo chciałem Weź powiedzieć, że... Czy on czas... Nie, zanim to daje. Czy on właśnie nie jest zrobiony, żeby pasował do Custodesów? No właśnie nie. No, właśnie to jest jego powiększony tak, tak, prawym. to, to otwórz grafikę w nowej karcie. Ctrl. Można przyzumować. No i Sary, no i masz zwykłych kastodesów fajnie dumnie stoją, nie? Tak, tak, tak. Proporcje, wszystko i ten jeden późwa. <laughs> Pokrakam. Wiesz, co, wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia samego modelu, tylko jego pozycji. Bo on nie jest jakoś dużo nie grubszy no, w pasie. Pewnie dałoby się go Tylko ułożyć tutaj się zrobił ten trójkąt taki, wiesz, gruby trójkąt się zrobił przez to, że ma niby trochę mu pozbyć się tych rzeczy z skro krocza. Control, shift, top. Pozbyć mu się tych rzeczy z krocza. That's what she said. To, to króty. Wiesz, jakbym się pozbyć tych rzeczy tutaj, to nagle, zobacz, bo ta wygląda jakby ta noga była taka super gruba, nie? Trochę też, trochę jakby tak. Jakby tego tak. się pozbyć, to on jest. Ta... No i ta szmata też zasłania i robić, że on jest taką. No ma ul... dziwną, Wygl... sylwetkę. Wygląda ogóle, jak lodówka nie? taka, nie? <słyska> ma, ma w proporcji lodówki. No, no, trochę tak. I ta tarcza. A w ogóle czemu ta szmata, którą? Tarcza trzymana tak w tą stronę też wygląda dosyć słabo, moim zdaniem. Dzidę też mógł troszkę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. On ma szmatę, ma płaszcz. Ten płaszcz mu się kończy na tym... On jest, czy... wiesz co, taki na bok pewnie. A, a nie jest tak wycięta chujowo po prostu? Że to Może, być może nie ogarnęli Photoshopa. Zobacz to grupowe. Na, na grupowym powinno być lepiej widać. Nie, nie no to... Nie, też... ma tu dziurę. Czyli ma tą płaszcz... Yy... Wiesz, to, to może być to samo zdjęcie wykorzystane w tym, bo to jest, fot to jest ta kolaż to jest. Może. No ja bym jednak wnioskował, że ustawili ich tu razem. Mimo wszystko. No po prostu ma asymetryczny płaszcz, tak. No, trudno. Tak. Musi, musi być tak, jak mówisz. Może ma taki. Aj, to jest w ogóle jedna główka włożona, widzisz? Tak, no w hełm. To jest chemie. Mhm. Co naprawdę nic nie naprawia. <laughs> Bo nie problem, problem nie jest w główce, nie? nie. A tutaj też. A czy główka tak. też na wesy mówi? <laughs> Napina się, aby kupy robił. Nie, no. nie to jest poze kwestia... też ma odpowiednie. Kwestia pomalowania oczywiście. Chem jest dużo fajniejszy. Chem ratuje dla mnie tą figurkę trochę. Bo, naprawdę robi Bo z... jest wykadrowane ujęcie, gdzie nie widać. Ja wiem, wiesz, wiem. To, to... wiem, wiem o czym mówić, ale troszeczkę. Nie no, fajniej w hełmie wygląda, to też prawda. tak? No, no nie, no tu, tu jak strzelasz, to trafiasz albo chybiasz. GW zazwyczaj mniej zanim trafia, ale tutaj kulą w płot poszło, nie? No i kodeksik do Adeptus Kasztodius. To zamkniemy, to zamkniemy. No i tutaj, tutaj proszę ciebie, zauważam pewną tendencję. No. Yy, bo masz wersję taką, no, typowo orkową tutaj, nie? Z tą metalową szczęką, ale ten to jest królboy. To jest morda król Boja. To nie jest morda typowego. Z orka. Tak? tak, to, to nie znaczy. jest morda typowego orka z 40 tak jaki znamy. To jest. To nie jest. Ta broda jest faktycznie dziwna. No, no jest w, i oczy trochę inne i wszystko trochę inne jest. Cię, to mogę pod... Muszę zrobić, że tak, tak? Wydaje mi się, że po prostu poleciało, wiesz, <laughs> Ty, masz rację. Nie zrozumiałem no to uwagi. No, no, no Estetyka królbojsowa zaczyna sobie, wiesz, przenikać moim zdaniem, tak? Co nie jest złe samo w sobie. Co kto bo, bo ja ci powiem szczerze, że yy, ze starych edycji yy, brody orkowe, takie, wiesz, takie szczyny. No wyglądają trochę jak już kurwa koślawo. No. To jest. Yy, ja wolę te brody. No. Żuchwy. Kwestia, oczywiście, preferencji indywidualnych. Tak? Znaczy, ja i tak będę robił z szczeną, nie, ale, mm. ale model ogólnie jest przekozak. Strasznie mi się model podoba. I szkoda tylko, że ten model wychodzi tylko i wyłącznie na razie w boksie. Ze stąpą. Nie wiem, czy słyszałem. Tak, to tam zaraz będzie. A będzie o tym, tak, tak? Tak. Moim zdaniem, jako Big Mac z przekozak po prostu. Fajna tutaj. Nie, no, manipulatory różne można, tak. można założyć. Jako broń jedną, jako broń drugą. Tu jakieś działko tak, custom Mega Blasta. Tutaj traktor coś tam pewnie. Traktor Blasta, no. <grafię> okay. Służy do rozwalania... Nawet, <grafię> nawet nie wiedziałem, widziałem <grafię> tylko zdjęcie jedno. Służy do rozwalania Ursusów. <grafię> boost o, szokbusta może. Ale to mnie cieszy bardzo, wiesz dlaczego? Bo to znaczy, że będą te bicy w tym tym. Wy można wykorzystać... Wyglądają animatywę. jak zupełnie inne bicy. To jest bardziej jak e, istniejący już ork. A nie, bo to ma na plecach, przepraszam, to ma na plecach, to nie jest. Czyli będziemy mógł mieć to działko albo to działko. To działko na no które... pewno to były plecy weź jeszcze przewidzić. Tak, bo zobaczmy, tutaj ma na plecach, widzisz? Tutaj widać. Aha. I tutaj, tutaj ma jakąś inną wersję, Aha. ale tu już ma z tym. tym, tym... No, 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 no. No faktycznie szukbusta. to są. Plecy. I też tak, 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 to są tak. plecy. No i... no i tak, no i kup, kup sobie wielkie pudło Battle force dla jednego charaktera albo poczekaj. No jaka będzie cena. Poczekaj pół roku. Potrzebujesz te modele? Mało maszorków. Ja potrzebuję tylko tego, tego modułu. No <coughs> właśnie. Znaczy wiesz, na no, no Allegro pewnie mroczny raj, czy ktoś rozbije to na czynniki pierwsze i będziesz mógł kupić samego, tak? Szczerze? Szczerze wątpię, że ktokolwiek będzie to robił. Dlatego, że boysów, to jest tak, dziesiątka bojsów, e, piątka tankbus, e, tych. E, Lutas luta Bernas. Luta Bernas, czyli jest dziesiątka Lutas Bernas, e, dziesiątka chłopaków, Trak e, i stąpa. Mhm. Stąpa jest droga, nie każdy ją kupuje. Jeden nowy model, tak. Ale jeśli kupisz ten box tylko po to, żeby go rozbić, to z tym utkniesz na wieki wieków Famem Z ciężarówką i z, z utasami. Ale, yy, stary, biorąc pod uwagę, zakładam, zakładam, że ten box yy, jakby będzie tańszy niż suma tych modeli kupowanych indywi indywidualnie, mm -hmm. więc Mroczny Raj, który, no, ja go najbardziej kojarzę, że mm -hmm. rozbija takie rzeczy, może jeszcze Morig, może jeszcze ktoś tam, może puścić po prostu te wypraski po cenie konkurencyjnej, czyli jak może. ktoś chce orków i ma na GW na przykład nie wiem, za 200 zł, a u Mrocznego Raju za nie 170, no to jest jakiś tam saving zawsze, tak? Dla mnie nieopłacalne. Ja wiem, jaki rynek no, jest nasycony tym. masz milion mogą... orków, jak ale ktoś ja wiem, jak ktoś może jest... wchodzić w orki. No tak, tak? To, to, to racja, ale wiem, jak rynek jest nasycony tym, nie? więc to... to, to... No... No, i to jest jedyny kodeks, który kupię do 10. edycji. No, bo to są orki. Ja mam orki od lat, mam wszystkie kodeksy. Chociażby dlatego, że nawet jeśli miałbym go nigdy nie otworzyć, to to jest kodeks, który idzie do kolekcji. Wszystkich orkowych kodeksów. No i może tał. Bo mam też wszystkie. Ja no, mam wszystkie Space Marinowe do 8. W 8. stwierdziłem, dobra. Wyszedł nie no, bo jak już dwa razy wydali kodeks w jednej edycji, to już było... właśnie, ile? właśnie chyba to przelało Czaregoryczy. goryczy. Jak już wyszedł. Drugi kodeks, bo w ósmej edycji sari, najpierw kupiłem indeks imperium, tak. żeby mieć lulsty do Marinsów. Potem kupiłem kodeks Marinsowy, jak wyszedł, a potem jeszcze nadal w ósmej edycji wypuścili kolejny, czyli trzeci bóg do tej samej armii w jednej edycji. Stwierdziłem. No, nope. wy, wypadam. Sobie, jak to tak? mówią? Fakt jest out. Czas <laughs> wysiąść z tej karuzeli, nie powiem czego, zanim mnie ona zje, tak? <laughs> O Kidoki, Kill Team. Co tam? Jeden artykuł, jaki mamy o Kill Teamie, niestety, w tym odcinku. No bo też no, nie wychodzi jakoś dużo newsów, ale będziemy mówić o Kill Teamie dużo więcej za jakiś czas. Yy, mamy Kill Team, który odbywa się w nocy, ewidentnie, <laughs> bo są Night Nightlordzi i Mroczne Elfy. Nawet nazywa się Nightmare. No i słuchaj, no i mamy. Yy, Upgrade pack. Zresztą chyba już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, bo były zajawkowane te modele. To jest fajna rzecz, bo to jest upgrade pack, który sprawia, że modele bazowe wyglądają zupełnie inaczej. Ciężko, jakby rozpoznać y, zwykłych CSM-ów z 2019, mhm. tak bardzo ten upgrade pack zmienia charakter tych modeli, tak? Masz tyle fajnych rzeczy, hełmy, y, nakładki jakieś tak, bicy, nie bitsy. Ja zapytam Spoko, tylko, bo ja nie robię. pamiętam tej rozmowy, ale mm, pamiętam, Wiesz, że pamiętam, że mówiliśmy o... Konrad Kers Junior nawet jest i fryzurkę ma odpowiednią Skąd wiem, że to jest upgrade pack, a nie po prostu nowe modele całkowicie? Było opisane w artykule. Aha. No to jak się przyjrzysz, to poznasz, że nóżki są te same, bo pamiętam, bo mm -hmm. używałem bitów, jak World Eaterów konstruowałem. Okay. No ja nie składałem. E, nóżki tutaj to 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 ten taki wiesz, mm -hmm. armor na jajeczny, ale na przykład to jest naklejony. Cały ten fartuch skórzany na tym kolejcu to jest naklejony bit na, na bazowego bazowe. Cieniurki ten bit musi być tak naprawdę, nie? Bo tak jest dosyć cienką warstwę, no. Pewnie tak. No i jest, wiesz, jest pewnie w instrukcji odpowiednio prostu, na co, na który konkretny tors to pasuje, tak? Nie, nie to albo klata. Może być sad, cała, może cały być przód, przód torsu no. y, razem z tak. Tak, tak, tak raczej tak. bym w tą stronę, bo to jest za może, może, też być tak, może być. Za to jest. Tak samo jak tutaj, wiesz, może być, to może być akurat wklejone, nie? Do tych konkretnych murzek, pasuje się, pasowuje. Natomiast tamto ewidentnie... Wiesz co, to jest, sary, to jest normalne, mhm. to jest normalne. W, tu jakby od pasa w dół nic nie jest zmienione, mi się hmm. wydaje, tylko po prostu szmatka jest pomalowana, żeby wyglądała jak skóra. A, może być, no. Bo co na bazie to była Masz po prostu, rację. wiesz, czerwona szmatka na Black, Black Legionie, czy tam, co tam, nie? Tu możesz mieć rację. No, taka szmatka jak to, nie? Dokładnie. Tak, 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 No, ale robi robotę. Robi, ja, ja się dam nabrać. Oczywiście. Jedziesz z Rakart Fleshem, głoszujesz to tam, tym, Rycland flash Shade'em, highlightujesz i wygląda jak skóra, tak? Mhm. Ja się dam nabrać. Super, nie, w ogóle... Fajne, fajne, no jak, jak dla fana Nightlordu to jest super. No i masz mędrejki, które nic dla mnie nie robią, te modele, szczerze mówiąc. Zresztą w ogóle Dark Eldar... Znaczy, trupsy mają fajne. Jednego trupsa sobie pomalowałem. Jakoś, nie w roku czy dwa lata temu. Fajną, szybką metodę, trochę slapchopową do niego Aha. zrobiłem i dał fajny efekt, ale jakbym miał całą armię, to... Czart nie Średnio, tak. No co, no, kolesie, no... no typowe, jak się nazywa, Draw, tak? Fantazy? Nocne elfy. Draw? Nie wiem. Nie, nie pisane. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie, no to, to, są, to są po prostu elfy z czarną skórą, y, które lubią noc i nie lubią być Śniegu, grzeczne. grzeczne. Nie lubią być grzeczne. <laughs> Wkładają palce w gniazdka i takie tam. <laughs> no, no, no. <laughs> e, Oj, no, fajny, fajny terenik, podoba mi się. To się bardzo cieszę, bo ja kupuję te, zamówiłem ten box. <laughs> dlatego że e, to jest mój plan na wciągnięcie winca w Kiltima. Chciałem kupić ten box, pomalować mu go, możemy razem go pomalować, na przykład ja poskładam, ty coś tam też do, do, dorobisz I, i dać mu, żeby mógł, mógł zagrać swoimi Nightlordami w Kiltima. Zwłaszcza, że już na tyle ogarniamy Kiltima, że możemy komuś zrobić demo. Może możemy go nauczyć. No, no. Plan <laughs> jest dobry jak najbardziej. A najpierw. nawet jeśli go nauczymy, to nauczymy go równie źle jak my gramy. <laughs> tak. Ale mamy plan odnośnie kiltima, także później mam powiem. Ciekawy motyw zrobili na podstawkach, zauważ, że yy są, są bardzo minimalistyczne hmm. i że są jakieś tam, wiesz, paprochy, na których oni stoją, ale reszta to jest krew. Albo przynajmniej mi się wydaje, że w założeniu no? ma być krew, nie? Może być, albo jakiś, zależy gdzie tam się to odbywa, a jak oni mają, też mamy tak samo. Też to samo, tak. Bo, może być też coś związanego z tym terenem. Widzisz też takie czerwone No, no Nie, tak, jest. no może tak. może Tak Tak, tak. to zauważyłem. Ja bym interpretował, wiesz, no jak widzę Nightlordów, to no pewnie kogoś, pewnie <g atheist> to, to kogoś okroili, tak? A, a, a ci go zjedli, nie? No to. Ci zjedli resztki. Fajny kawałek no terenu. Nie cieszę jak duże to jest, ale jeśli tu może wejść model, no to całkiem spory. Jeśli tu może wejść model. Ja myślę, że tu masz 3-4 sale w wysokości. 3, sale w wysokości. Ja, w że to? Tak bym wnioskował. Tak. Może być, bo to par są rury, to są te rury tak jakby mm -hmm. do promicjum pipes, więc no, to musi no, no. być, to jest gdzieś takie duże, 20 metrów, no to może być, masz rację, no, może być za 3-4 cale, tutaj może być za 4 nawet, nie. Mm -hmm. e, no to fajnie, Je, tylko teraz pytanie, czy to jest w tym pudełku? Y, no jak dali zajawkę razem z tym, no, to nie my się tak. No, Okej, okay, tak, jest w tym pudełku. Wiesz, pewnie to coś daje, jak go zdobędziesz, to coś daje. Tak, nie no, oczywiście, to to że dobierzesz. tak, ale fajnie, bo możesz sobie dorzucić do zestawu, nie. Czekaj, może zobaczymy ten filmik. Oglądasz ten filmik. Mm -mm. Cicho, 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 cicho. Zobaczymy, co tam się dzieje. Eee, właśnie czy są. Beware the shade be... shadows. Uważaj na cienie. No, tak, duże jest. no Zobacz, tutaj jest, tutaj. Cholercie. Tutaj stoją na tym. Mm -hmm. Także masz rację. To jest takie dosyć duże. A, to jest tak duże, że te beczki z poprzednich zestawów pasują na tą nakładkę. Mm -hmm. Są podstawowe Mandrejki. O, spore, kurczę, fajne. Taki no. Centerpiece. I pasuje do tych zestawów, co teraz wyszły. Ehm, nie wiem, do czego to wyszło. Taki zestaw, że są po środku, jest toksyczna przestrzeń. Ehm, jest masa takich. Właśnie nie wiem, czy to nie w wie... którymś kill teamowym, tak? Tak, to nie w tym ostatnim, który ja mam, tylko że ja nie, nie wiem, nie ogarniam tego. Acz znaczy, pamiętaj, tak, możemy tą akcję właśnie z Nightlordami dla Winca zrobić, nie. natomiast dla siebie bym bym tego boksa nie kupił, właśnie przez tych Mandrejków. Ja nie biorę, ile... ja nie biorę dla siebie, yy, zrzucam się ze śniegiem, nie? A, no to jak... I śniegu no, sobie bierzemy na ryków ja biorę całą resztę. Na, na dwóch to jest opcja, nie tam się składamy, wiesz, pewnie jakieś tam 60%, 40% i. Do tego też możemy dojść później z moim jakby postanowieniem niekupowania mm. i całkiem dobrze się tego trzymam już ze dwa lata. Ale jak kiedyś skasuję backlog i sobie mm. właśnie bez wyrzutu sumienia będę coś kupował, to nie wykluczam, że właśnie ten kill team jako wiesz. Jak będzie po prostu, jako indywidualny kill team w pudle, mm. nie ten za tam nie 180? Teraz czy 200 kosztują? Te nie, kill teamy tak, pojedyncze. Dobra, ale teraz, wydaje mi się, że będzie następny news z Sigmara. No tak, dobrze, tak. To nie już do. Nie z Old Worldu, z Sigmara. Sigmara Ma, jeszcze, mamy tak. jakieś, mamy jakieś Coś jakieś? tam małego okay. będzie do Old Worldu. Później. Dobrze, więc mamy tutaj kilka nowych modeli. Chief Loitek? Chief Loitek? No, ja, to, to jest, jest 18 grudnia, w ogóle nie pamiętam. Pani dyspozycyjna Neferaty. Nawiasem mówiąc. Ciekawostka średnio powiązana z tym, ostatnio skleiłem neferatę. Kiedyś dawno temu robiłem sobie arkana czarnego, czyli tego mortarchę, już nie pamiętam czego. Krwi, śmierci i czegoś tam. Aha. I on jest na takim tym jebitnym smoko-szkielecie, stworze Aha. takim. I to jest pudło, z którego możesz trzy warianty zrobić. Możesz zrobić arkana czarnego, Aha. możesz zrobić któregoś von Karsteina, nie wiem, Konrada. Którego? Któregoś tam. No? I neferatę. Mm -hmm. I każdy ma inne siodło, inaczej na tym stworze siedzi, i głowę mm -hmm. ma tą stwór inną, i tak dalej. No i zrobiłem Markana i zostałem bicy po prostu skleiłem sobie tą neferatę. Ona tak, jak dawniej damy siadały na końcu Boczkiem. Tak, tak boczkiem mm -hmm. i ma taką suknię wielką, tutaj jakieś tam broni, i tak dalej. Ten von Karstein, oczywiście, jadę ci w pierdoli w taki pozie. <laughs> I myślę, czy jakoś, nie wiem jako taką sceniczną, zrobić coś z nich, że siedzą na czymś, nie wiem, na, na skale jakiejś, czy na zamku jakimś, czy coś takiego. Na, coś bym z nimi zrobił, bo są sklejeni, są fajni, fajnie by było ich pomalować, tylko nie mam rumaka odpowiednio dużego, na którym można by ich posadzić. I posadzić Chyba, że a... na przykład jakiegoś, wiesz, chaosowego konia dużego, albo wampirzego konia. Możesz tak zrobić śmieszną dioramkę. Tak. <noise> teraz na to wpadł <noise> Konik na biegunach. <noise> a to drugi, drugi pomysł właśnie. <noise> Zrobiłem Zrobić pierwszą diamkę. Że jest takie, wiesz, dwa, dwie kolumny takiego super wysokiego muru, mostu i ona siedzi na barierce, a on w tej pozycji jest tak delikatnie przechylony, jakby się właśnie wypierdalał za, za barierkę. pasował, A drugie to, że posadzić ich na huśtawce. To jest opcja. I o w tym momencie wiesz, też, ona usiadła na tej huśtawce, on zrobił. <noise> jak to pamiętasz, to jest... jak się siadał na huztawce na tym miejscu. No, Siso się, no, no. się to nazywa po polsku po yy, Równoważna, jakoś tak. Się tak, tak, pod... I że można było, jak, jak się chciał, to mogłeś tak się odbić do góry i wtedy tamta osoba jeb na tak, ziemię, tak. albo można było tak w walnąć ziemię i tamta ta osoba podskakiwała. A łama dupa. No. <noise> yy, jest to jakaś opcja tak. tylko <noise> dużo takie wiesz, dwie kolumny, kawałek mostu i le... <noise> Spadł. Nie no przejmę na frenie czy na rocznym raju nie ma jakichś takich dużych koniów jakichś takich. Ale to jest fajne. I Wiesz to, co, jej hełm przypomina mi szpadel Gorslava. Z... Też, ale przypomina też chyba. Deferata też ma coś dużego na głowie. Nie wiem, mm. taki, ten taki rozchodzący się kapelusz czy co, ale powiedzmy, że widocznie te panie lubią duże nakrycia głowy. Tak? No, no, fajny model, fajny. No, no, fajna taka no, masuki, no, Wychudzona wampirzyca. To tak, jest, tak. ten model, nie wiem co to jest za model. Ehm, teraz wyszedł jakiś taki um, wielki, taki koleś. Ja mówiłem o tym, fajna, że wspominam o tym modelu, że. Ehm, Games Workshop umie wypuszczać modele do grania, ale niektóre z tych modeli są takimi modelami, że są displayowymi takimi. Mm -hmm. To jakiś chyba do właśnie Care City czy do czegoś wyszedł taki model. E, takiego A wielkiego... to ten, do, do Flashiterów, tak. Możliwe. To, no, taki tak, tak, tak. I to jest taki sam model. Do Te, tej samej taki. Mm... Grandziel, nie wiem jak to się nazywa po polsku powiedzieć. Taki, tak, ma taką prezencję. Ma taką prezencję, tak. że to jest model, który jakbyś tak obciął i wstawił go na plinta. No tak, jak najbardziej, nie? jak najbardziej. Tak, tak. Po prostu jakaś laseczka trzyma sobie. Tylko tamten bl... jest dużo większy od niego. No tak, tak, tak. Ale, ale to... tak no, no... Super to wygląda. No fajny, I w ogóle tutaj. Wąż, wąż też jest fajnie. fajnie zmieścili na podstawku, nie? Tak, tak. Dobra, to jakieś tam rzeczy. A i tutaj ona jest z obstawą. Tak, wilczki, tak. nietoperki. Możemy powiększyć po prostu. Nie te parki chyba stare są, nie? To nie jest nic nowego. Wilczki mogą. Znaczy, być To nie są te stare, stare, bo te stare, stare były strasznie derpi. Tylko to są takie, które tam, no, od sadzikiem kilka wyszły, nie? nie? jakieś takie sportowe. Super. No. super. Fajne. A to tu jest ten Fire Slayer, to, ale to już go. W sumie, Aha, no, tak to mówiliśmy. To, tak, tak wcześniej. To. Jakbyśmy różnie, różnymi kategoriami. Dobra, co tutaj jest? No tu jest kobitka Aha. która, No nie, nie, wiem, czy coś widzi. A to, to... To już star model jest mi się wydaje, tak, bo wydaje mi się, że to już było kiedyś. Revealed no, at LVO, więc... Hmm. Ale mi się ten koncept, mi te, te nogi na chyba tym tym. wiem z czym ci się kojarzy, z postacią do tych sylwanetów, która też siedziała na czymś wysokim chyba może, i może. też miała jakieś tam skrzydła coś tam. Może, może, może. No. Zawsze mi się te kruczki podobają, mam, mam kruczka, która trzyma, który trzyma klucz z Kirk City. I tutaj widzimy kolejny, kolejną kolejną okazję dla kruczka. I tam przy tym rycerzu tym ptasz, mm -hmm. ptasim, z ptasim hełmem też były kruki. Może te krucze to. Y, krucze. Może te kruki to jakieś kody. Nie wiem słuchaj, robi, jak wiesz. No. Y no. Oczywiście postać dostępna w pudle z, <grych> y resztą armii, tak? To jest. Y no Dark Elfy. Nie jest dostępna sama? Może, no, może tylko wtedy była dostępna, a teraz wszystko jest tak, To jest dopiero na LVO ujawnione, więc. A, pewnie, bo to jest jakoś teraz. Raz... Jest, a, to jest styczeń, czyli to tak. jest. Pewnie jeszcze sprzedaży nie ma. Aha. Nie, no, no, jest okej. Okay, no. Jak ktoś gra tą armią, to może się spodobać. Pewnie ma fajne rulesy. Hmm. Nie, 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 nie robi nic dla mnie ten model, powiem Ci szczerze. Też średnio. Może wiesz, może z headswapem swapem na przykład, żeby nie było tego. Tej burzy włosów. No nie no, ta, ta burza włosów musi być, bo tutaj jest na arcie, taka, nie? Ale no tak, ogóle... ale jeżeli by chciał zrobić coś kompletnie innego, po prostu, wiesz. Nie? Zupełnie nic nic dla mnie to nie robi. Nie, nie, nie drgnęła mi kuśka na, na widok tego modelu. Dobra, tu mamy jakieś. Bandę łowców przygód, jakiś tam. Witch Hunter chyba. Przygód? No, łowców przygód? No tak, no, no masz jeszcze stronkasta, masz jeszcze ko tam kobitkę z dwoma tymi. flintami Gun Gunslinger, tak? Z dwoma pistoletami skałkowymi. Tutaj o, Co ma z okiem? On czy ona? Ona, cokolwiek, wygląda jak takie oko. No jest pomalowana tak to... sobie. No. Troszkę, troszkę za blisko brwi to oko. Tak, no, bo to jest jeszcze z powieka, mi się wydaje, no. ale to jest źle zrobione. Tak... No tak średnio. No. Ale model tak, tak. sam w sobie fajny, że tak wiesz. Widać, że rozkręca o, nie, tą linę, żeby tak, gdzieś tak. tam skoczyć. nie? Tutaj powinna być teraz takie, tak, te, takie model takiego małego dziecka, które stało nabity, i wtedy to oko miałby sens. Jezus, o co zahaczyłam? O Boże, o kurwa. Boże, o kurwa. No tutaj to w sumie bardzo fajny materiał fajne. do konwersji na Rogue Traderkę na przykład mm -hmm. albo do Nekromundy. Tak. Pici tak, 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 mówi, tak. że każdy model to jest model do Nekromundy. No, no nie każdy. Nie każdy, ale tak. Bo dużo modeli ma. No fajny ten łysy kot, też nie? Ten. No. no i masz Stormcasta z y, tym Kto? gryfhoundem tak? Tak. Panie? Trochę mu charakteru dodaje, no dwa leciki z tym. Nie? Ale nawet bez tego, no, no, fajnie taka, przypominam mojego dyrektora mojej szkoły. Też miałem, nieżyjącego już niestety, też brodę miał. Tak jak wszystkie nowe Stormcasty, ten też mi się podoba, no. co tu będę ukrywał. Nie? Ten to te popitala z lampką. To też jest jakby materiał, jakbyś chciał dioramkę na Golden Demona robić, to, to są modele wręcz, powiedziałbym, stworzone, żeby jakieś bo klimatyczne światło zrobić. OSL tak. może zrobić, nie? Oczywiście. Niech idzie w ciemnościach. Ja, ja, ja go widzę, jak ktoś by zrobił na przykład taki, jak to się mówi, force perspective, że taki w takim tunelu, tak jakby, tylko że widzisz go od przodu, nie? Widzisz mhm. go od przodu i tutaj, tam widzisz ciemność w tunelu, w takiej tubie, a on stoi on, on idzie do przodu i jest oświetlony, tak wszystko, tylko że pomalowano, oczywiście, mhm. nie LED. Mhm. No i No ta też fajna taka, rozrabiaka, widać. No mają dużo charakteru te modele i są, to jest, to jest ta fajna I, estetyka. Podejrzewam, że ten sam designer, albo zespół designerów, co pracowali nad modelami do kersi na przykład, nie? już tak. powiedzieć, że y, ślady wydruku, ale to są woda chyba w kołurze jakieś. Chyba ma być, tak, fale jakieś. Że woda w kołurze takie, takie, bo to kamyczek jakiś tam. No i tutaj mamy detale, o tym chudy piesek, kotek. Mhm. Nie no, no. Kalisym Ha czyli jakaś książka na jest w tym postaci. Tak. Ale to jest w ogóle bardzo fajny, y, jeśli, to, jeśli to jest y, jak, jakiś trend, że jest książka i są modele. Tak. Bardzo fajne. Tylko jeszcze bym chciał, żeby wypuszczali modele, na przykład do starych książek, nie wiem, Keynut, tak. E, no okej. Okay, no starych książek nie sprzedadzą drugi raz. Więc weźmy pod uwagę, wiesz, wydają nową książkę, masz książkę i masz model. No robią reprinty stare, no nie wiem. I... Tani Tversen only robi reprint. I wtedy wyszły modele. Normalnie było pudło Tak, 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 wiesz, tak, tak, tak. całego oddziału. Nie? Chyba nawet mam to pudło. Eee, ale ogólnie bardzo, bardzo fajny koncept, bo, hmm. no. Oczywiście, fajnie jak Lord towarzyszy modelom, też. Teraz też, wyobraź też sobie, jaki możesz komuś fajny prezent zrobić, nie? Kup... Kup... Książkę, Książkę i modele. Książkę i od razu modelem mu kupujesz, hmm. dajesz, nie? Załóżmy, jeszcze mu pomalujesz te modele. Dobra, to mamy coś jeszcze... A to eventowe, to też już A, mówiliśmy o Tak, to już było, tak. Ciach. Off-bound. No i tutaj banda jest wczoraj. Darkoad, bardzo fajna banda. Och, Jezus Maria, no. Ogólnie Ogólnie ty dają radę. No jeszcze nie, chyba nie było modelu Darko, bo była banda do Underworld'ów jedna albo dwie nawet chyba. Mm. Bo Darkow to co to jest ogólnie? To, to jest są tacy frakcja znawcy chaosu, którzy w jeszcze im nie odjebało całkiem na głowę, tylko właśnie kodeks honorowy, tutaj jestem wojownikiem, aha, aha. konanym barbarzyństwem. Czy to jest do Sigmara tak normalnie? A, on ma, tak, tak, tak. tak. Używaj oczu. No fajni, fajni są. No, no. To jest pewnie szefu, tak. Te Dark Owlfy, tak jak oglądałem to, tak mi się przypomniałem, że jest taki system jak saga, nie? Oczywiście. <grym> i tak. Stary, saga powiedziałbym, że ma wspólne mianowniki z One Page Rulesem, z tego co mi hmm. opisałeś, bo też jest mega uproszczone. Hmm. I są rulesy, które można przyłożyć do wszystkiego. Praktycznie. Ole, czat! No to... Ja tu widzę bardzo inspirację, wiesz czym? Panią Kowal z Mandalorianina. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. This is the way. No. <laughs> This is the way i I am the law w jednym. Trochę tak. No. helm wydaje mi się jest inspirowany no nie, Kowalką. No, nie. Szata tutaj, no wszystko, wiesz. No, ona jest jakąś Kowalką, no musi być jakaś Kowalka. To, to chyba chłopak akurat jest. Może. No, może być tak, no. no. Ale czad, tak czy inaczej. Nie, no fajne, fajne, no. No, A tu, tu o, jakiś głowy, coś, coś dziwnego z dziobem. A to nie jakiś szaman, po prostu takiś chudy łepek, który nosi... wiesz No ja tu mutacje chaosu jakiś widzę, jeżeli no. to było człowiekiem kiedyś, nie? Może. No bo przebrane, wiesz, jak to czasami szamani się przebierali, nie? No. Tu z tego co tam w opisie jest to hmm. chyba jest córka tego szefa. I w ogóle właśnie oni byli w odcinku Hammer and Bolter, więc jak masz Warhammer Plusa, to są już odcinek o nich obejrzeć, nie? Fajny, fajny model konnej łuczniczki, naprawdę hmm. wiesz. Jakby wyjmując z kontekstu, no może nie jestem fanem fryzury, powiedzmy. No ale to się trochę trzyma sztu, się tego trochę. Całkiem. sztucznie wygląda, ale poza tym super. I koń super, i jeździec super, i czyni, tak. czyni. Koń, koń nie jest jakby, ma ozdoby, tak. Masz te plemienne jakieś, te kamyczki runiczne jakieś. Ale ma to sens. No ma to sens i nie, nie przekrzykuje tego konia. Na zasadzie tak? nie, nie, ob, nie, nie narzucę tego konia, że go obciążę dodatkowo, ale to są moje runy szczęścia i powodzenia i nie dostania w rybku na, 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 pewnem. Nadal jeszcze I, widać, że to jest koń po prawej. Tak, tak. <laughs> Oczywiście zasłonię mu twarz i zasłonię mu od duchodnięcie gdzieś Powiem po tak, serce. jeżeli dojadę do tak dalekiego y, skasowania backlogu, że będę się czuł komfortowo z kupowaniem modeli, to ta banda będzie wysoko na, y, na priorytetach. Jeżeli jeszcze będzie sprzedaży, Bogiewu teraz bardzo lubi robić rzeczy, no nie, niewypowiedziane limitki, tak to nie. Znaczy serio, to nie to, że y, zapowiadają, że to jest limitka, tylko po prostu jest, y, jak to się mówi na… Limited trend? Nie, 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 nie. Temporarily unavailable, albo coś takiego, nie? Aż zdecyduje się, że Aż za, nie box. wiem, ileś miesięcy Ale znajdą sz... w szufladzie stare wypraski i jednak puszczę. Szkoda, tak? że to jest do Sigmara jakaś banda, a nie do e, jakiegoś właśnie... E, Underwolca? Tak? czy... nie, nie Underwolca. No, Ale Sary jest duża szansa, że będą mieli rules do Warcraja. No, byłoby fajnie, bo to no, jest, to jest, to jest to bardzo fajne. Nawet bym traktował jako zobacz, pewnik. miałbyś zajebistą rzecz. Patrz, masz kolesia... Koleś u do Bicia, się, poleć, tak. masz tanka, który podejdzie i pieprznie raz, no może zginąć hmm. łatwo, bo... Masz szamana, który rzuca czary. Tak? I masz kogoś, po pieprza po mapie. Tak. Pamiętasz, tak. jak żeśmy grali przeciwko twoim... Y, s, 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 no, no tak, na znaczy, no, Stormkaści mają bardzo przerobione, workary, Gobliny się mało ruszają. moje gobliny popitala po całej mapie? Masz model, tak. który popitala. I jeszcze masz... strzela, czyli atakuje tak. na odległość. Tak. Masz model, który coś wyczaruje, masz model, który coś y, y, będzie tankował, masz laskę, która tam na odległość może fajna, wielofunkcyjna bala. Tak, różnoraka taka, eklektyczna. Tak, użyję mordernych słowa. Git. Moi drodzy, to jest tyle z Sigmara. Robimy chwilę przerwy i wracamy do was. W herezji Chorusa mamy troszeczkę nowości. Kilkanaście artykułów jest także. No. Sporo. I Upgrade y mamy... Bloody Angeli. I tu już mamy ten Mark 3, nie? Ten, co tak wyszedł, co mi się hełmy średnio, średnio podobają, szczerze mówiąc? To, to, to z tą szpicą. Szpic znaczy, no jak nie chodzi o szpicę, chodzi o samą wiesz, mordę tego hełmu. Mark 3 z Prospero, mhm. czyli z tego pudła tam nie, 2016 chyba. Mhm. Dużo bardziej mi się podobał niż ten, nie, nie rozumiem dlaczego nie mogli po prostu podbić proporcji tamtego Mark III, zwłaszcza, że to już było w erze projektowania na kąpie, więc mieli te pliki. Zwłaszcza, że główki raczej się nie zmieniają, jeśli robisz true scale, bo główki zostają te same no, raczej. Powinny, a tutaj, znaczy są, są stare arty yy, herezyjne, gdzie Mark III rzeczywiście wygląda bardziej tak. Jest stare pudło Armor 3D gdzie były wszystkie marki Armora po kolei i głowa faktycznie or Mark III wyglądała bardziej jak ta. Ale te w Prospero były na tyle super, takie rycerskie mhm. te hełmy, że mogli przy tym zostać. Jeżeli bym kiedyś chciał na przykład ten nowy Mark III dla proporcji zrobić, to myślę, że dokupiłbym plecaki i głowy ze starego Mark III z Prospero, żeby... Te plecaki jakieś tak. kiepskie są? Nie Też bardziej mi się podobają tamte, jeśli chodzi o Dobrze, proporcje podoba. i tak dalej. Ten trim mi się podoba, ładnie rozumiem. No trim na Mark III występuje, tak, jak najbardziej no. Na tamtym też był. No i tu masz typowo Blood angelowy Assault Canon, który oni, oni chyba i imperialfiści mogą brać i chyba... Bardzo mi się podoba, więcej. te ornamenty mi się podobają tej. No tak, no masz te, te takie typowo Blood Angel'owe ozdóbki, nie? <laughs> to jest do pojazdu? Bal Predatora sobie możesz zrobić, tak, z podwójnym Assault Canonem. Na pintlu masz Assault Canon. No spoko, nie? Mhm. Tak, żeby przykleić do tego, do wejścia. <laughs> OK. Aha, bo to jest, to jest, to to jest, mounted, to jest wieżyczka. Zamiast głównego działania. Tak? głównego mi zajęło zanim mhm. skleiłem sobie elementy. No Spoko sprawa. sprawa, że że te że wychodzą, to jest, to, 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 no to zawsze jest, plus, nie? to jest, to jest, to jest, jest, tu, Fajnie, że wychodzą. Aż wyszło poza. No, tak. po za... Można by się było wspierać, że rzeczy takie właśnie jak upgrade paki, czy chociaż po jednym charakterze, to powinien każdy legion dostać na starcie albo w jakąś w miarę blisko startu. Natomiast masz już, nie wiem, 27. postać do synów Horusa, zaraz będziemy omawiać, ty, ty Baltmar. A Iron Warriorzy, gracze Iron Warrior, Warriorów nawet nie mają nadal dedykowanego zwykłego wiesz centuriona tam, Warp Smitha, Iron Smitha czy jak to się nazywa. ja, to ja powtórzę. Po prostu nie mają modelu, muszą sobie kitbashować. baszować. Tak? Ja powtórzę to jeszcze raz, dlatego taki człowiek jak Eric Festa drukuje sobie na schodzące. Stronę... No jasne, ale to trzeba w tym siedzieć, żeby wiedzieć i dostać się do tego i kupić i tak dalej. Koleś, teraz, koleś już parę temu drukował na takim poziomie, że to się w głowie nie mieściło, a teraz jeszcze dokupił drukarki 12K, mm. które mają taką rozdzielczość, że też po prostu sześć no 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 razy większe niż to, co ja mam. I to, co on robi, to jest po prostu no nieodróżnialne. Pewnie, nie? bardzo, fajnie, bardzo fajnie, że jakby ktoś wypełnia tą niszę rynkową. Mm. Nie? No i tak, no i zajawka pudła Solar Auxilia, Armia Solar Auxilia, no, czeka, jest, czyli elitarna... Spójne. No bo w, masz Imperial Army jakby w, y, w czasach herezji. Nie, nie to wiem, jest... wiem. Jak patrzę, że to jest mniej niż w zestawie, niż w starterze. W sensie masz. A, bo to jest. O Jezus. To jest herezja, nie region. Nie, to, region. Jest... Nie, to, to, jest, to jest herezja. Tak, to jest... Co i tak mało dali? To jest 28 mm. jeszcze tak, 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 patrzę... z uspokojeniem. Nie zależy, że to są nie na tych podstawkach piechota. Jest nie tak, mówię, co jest? No, 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 tak no. mało dali tego. Tak? Nie wiem, to, to jest, tak na razie jest... dużo dali. Są tak, dwa no. czołgi ten nowy walker śmieszny mm -hmm. i no, tam z 30 ludków będzie, nie? 20, i to w 20. 20 osobowe albo jeden unit 20. Nie, jeden unit 20 i ten komandsko tak jakby. Tak, tak, tak. Eee... dwa czołgi w tym liman raz, tak? To jest liman wiem, i... Malkado, Malkado chyba chyba, tak, tak się powiedzieć. I ciężki sentinel. Sentinele y też są, mówimy, bo będą artykuły Aha. osobne o nich. Okay. No, no dobra. tutaj masz komand skład. Powiedzmy, że fajnie zachowana estetyka żywicznego Solara Auxilia, które było z Forge World'u. A nie dostępne. widziałem szczerze. Było, to już no, ładne parę lat temu. Halcot, halcot. To co? Ten taką Fajne, chude te lasgany. Takie Aha, unikalny faktycznie. styl lasgana, powiedzmy, nie? I szpiczasty bagnet. W przeciwieństwie do tępego bagnetu? Nie no, miałeś bagnety, które wyglądały jak noże, noże po prostu, a miałeś takie typowo, typowo no jest, do dźgania. Tak? To jest ice pick po prostu, nie? No, taki coś, coś, coś to, to chyba bardziej taki sobie. niemiecki styl, nie? Bo noże to są nasi, takie nasi też mieli tak? takie bagnety. Bo Amerykanie tak. mieli noże po prostu do swoje bajonety, nie? Raczej no chyba tak. Przyczepiane. Miały tak specjalne te wszystkie takie zmocowanie na nożu, żeby mhm. się zaczepiało. Ale to pewnie ktoś od historyk, historyków nas poprawi, mnie poprawi. Bo, to, bo tutaj zwisają takie patyczki, nie? Mhm, mh. No w tej sky Wydaje mi się, że krigi też mieli ten wzór, właśnie takie dźgane, tak? bo to i, to i to jest inspirowane trochę pieszową Ja myśli, wolę, Ja wiem, no. że szpadel po prostu łapali też razem. Czuję <laughs> łopatę pod te... nie mogę oprzeć od razu. Tak, służy od razu jako dwójnik do snajperowania. Tak? Ale jak są te saperki takie, co się składa i tak, wiesz, na, na, na końcu dyszla się tak składa, no, no, no. to takie poziomo, znaczy Często. pionowo. Duże. Nie, no fajne, znaczy, no fajne, fajne modele. Jak ktoś lubi Solar Auxiliano, to, to spoko. Zresztą stary, możesz to kupić i tego używać jako i swoje Astra Militarum do 40. Po prostu unikalny regiment. Tak? Jako weteranów na przykład. Na przecież, to, tak. to, to, to nikt, ci, nikt ci nie powie źle. Nie? Uzbrojenie jest raczej takie samo. A w gwarku tym bardziej, bo już 10 tysięcy lat żyją. Więc nie 13, o, o. Nie, nie 13 godzin. To tylko... dobre, dobre rejczuwy nad treatments mieli, tak. jeżeli żyją dłużej niż najstarszy Space I Marine Dante. Mają rękawiczki, mają hełmy. Nie wiesz, jak wyglądają pod spodem. W sumie to, to poz... mogą być szkielety. Otworzysz, a tam pioch, nie? O, oboje, oh o, oh la boga. wysypasz. moje stare kości. No o, tu i widać, tak. tak. No, tu masz, Ale ładna e... główka, ej. Bardzo ładna główka. Fajnie pomalowane, nie? Mhm. Bo to są, jeżeli dobrze pamiętam, to są takie w miarę elitarne oddziały Imperial Army. tak? Czy takie... on ma włosy dookoła? Tak, no musi, kiesiejący pan. To zajebiste. No, z Volkite pistoletem, tu masz od Voxu kolesia. Czyli tamte wieżej to nie był Command Squad, tylko chyba zwykły unit, wiesz? Wydaje mi się. To była, to była zwykła piechota. <laughs> po prostu ze sondarem, tak, mhm. tak, tak. A tu masz. To, to jest ten komandosko, tak. Ten jest jakiś od koordynowania tam. Ostrzału <laughs> orbitalnego czy coś. Tak. Sztandarowy. O, ze szpadą. Szkoda, że taki, kurde, kiepski kąt zrobili, bo sztandarek wygląda tam w bieda, ale to szp e szpady, jak to się nazywa? Nie, taki... szabla, szabla, bardziej szabla. Szabla, o właśnie. Te te, z tą taką, wiesz, gardą dużą. Tak. Tu jest taki <suszy> zwyklaczek, <suszy> tu jest szefu, tu jest właśnie komunikacja, vox, voxcaster jakiś. <suszy> 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 tu jest jakiś nawigator, tak jak mówisz, od bombardowań, tu jest jakiś zwyklak, który też trzyma. No, spoko. Czyli czekaj, jest raz, dwa, trzy, Pięć. cztery, pięciu, pięciu. Co to jest? Drakosan Armored Transport. Tak? Aha, czyli jeszcze. Czyli może on Na podwozie w... chyba wydaje mi się Malkadora robią. Tak, wydaje tak, też. E, czyli może zakładam, że może 20 zabrać. E, this reliable beast can carry 20 troopers in its heavily armored hold while mounting a wide array mm. of weapons to support them when they disembark. No tak, 20. A, tutaj jest napisane. Mhm. Mm Super. Nowy Flamerek. czy opcje auto, na pintu. Autokannon yy, yy, Heavy Stabber, no. mm -hmm. tak, 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 No i Heavy Sentinel. Tak, i Sari, on, on, jest, on jest pokraczny. Podoba mi się w tej pokraczności, a wiesz, co mi się najbardziej podoba? Czekaj, zgadnę. Czekaj, że, czekaj, czekaj, no. czekaj, czekaj, Co tobie się, się może podobać mm -hmm. w nim? Um, kurde. Zgryźliwemu mm. fanowi starego Warhammera. że ma nóżki ze starego, klasycznego Sentinela, a nie z tego nowego, brzydkiego. Nie takie pozaokrąglane mm -hmm, troszeczkę. Mm -hmm. Faktycznie, zapomniałem, że te nowe mają takie pozaokrąglane. No, mm -hmm. no, no, tak. Takie bardziej klasyczne jest i bardziej wygląda, wygląda jak opancerzone pudło po prostu, jak opancerzony... Mm -hmm. Ser, no jak postawisz Kałowlach. go obok tego klasycznego Sentinela plastikowego, tak? No masz ich trochę, Bo nie? nie mówię o tym z rock Trader'a, tak. Ale postawisz go tego zwykłego, no to to jest, widać, że to jest z tej samej fabryki. W tak? roku Trader'ze też to był jakiś Sentinel? No jeżeli dobrze pamiętam, to pierwsze Sentinele, jakie były, to były takie. Aha, z, Traydera, y, myślałem, że z gry... Mega pokraczne, jak pierwsze dreadnoty. Nie? Tak, 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 nie, myślałem, że mówisz o tej, boże, tej grze Rock nie, 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 mówię o pierwszej edycji czterdziestki. No. no to nie, no tam to. No tam zupełnie inna estetyka była, tak. Mi się podoba, że to jest, wygląda trochę jak z takiego właśnie dasta, Scythe. Trochę. Tak przód jak... ma trochę jak Dreadnought, no, ten tak. sarkofag, nie? Taki, no bo pewnie tak jest otwierany, to tu się otwiera pewnie, nie? Zobacz, tu masz pewnie. zawias. No jest, widać, że jest opancerzony i ma lepsze uzbrojenie, tak? Bo tu i ma katiusze, tak? Jedyna. o, o, o kurde. Multilaser, żył, na nerw... żył, żyłkę trafiłeś. Tak, na nerw się jakoś, o, ja. No jest, jest coś takiego w łokciu, że jak dobrze trafisz, nie, to... Tutaj gdzieś. To... Jedyne co mi brakuje, może myszką pokażę, to jedyne, co mi brakuje, to jakiejś takiej, nie wiem, że to głupie. Jeszcze jakaś broń tutaj? Nie, drabinki jakiejś takiej no bo Dobra, o ten po dość... nogach się wspina, no spoko. Albo po prostu robi taki przysiad, nie? Albo przysiad robi, no dokładnie. Mi się podoba. Wiem, bardzo, że internety, no internety go zjechały, że jest brzydki, a mi się podoba. Nie, nie, nie. I on ma swój urok, ale to jest taki urok właśnie takich starych. Ym, 40. Starych, po prostu, po starych. prostu ma klimat 40. No. W przeciwieństwie do moim zdaniem nowego Sentinela do 40. który jest zbyt obły, tak? No, za bardzo streamlined. No, no, i, tu mamy no i Liman i Raz fajny z dodatkowymi ozdobami, trimami, jakimiś, wiesz, tak? Wiesz, co jedna rzecz mi się nie podoba w tych malowaniach, <coughs> nawet tego. Ym, no czołgi nie są tak malowane. no. Nikt nie ma Ale, ale, to, jest, na ale to jest 40. To nie jest Bolt, tak? To nie jest Bolt, gdzie w rzeczywistości żołnierz dostawał, wiesz, spray gun z kompresorem i wszystko walił wszystko, łącznie z, czasami z gąsienicami, ze wszystkim na olive drab. Tak. Tylko to jest 40, która ma być flash i że jedziemy ci wpierdolić with style. <laughs> Tak, no to, to masz rację, ale trochę mi się to gryzie, nie? takie otrimek. kto by to siedział... To, to, to ma ci pokazać, że po pierwsze, to jest elitarna armia, że nie ma zwykłego, tak nie mm. kadia na przykład mm. ma w kamuflażu, tylko to jest elitarna armia i że to są starsze rzeczy, tak? bardziej zdobne, barokowe, trochę takie... Mm. No to, tak, zgadzam się, zgadzam się, tylko po prostu mówię, no, że tak trochę mi to, o. storm, se, storm, coś tam... Sections. No to taki oddział ze special chyba, nie? Tu wolkajty mają. Ta. I też taką mam tę <coughs> też takie troszkę inne. No tak, jak, to jak, to to jak spawalnicze, tak, to jest To jest to samo. tak. To mi się wydaje, że to jest chyba oddział, I, możliwość złożenia ich inaczej. Możliwe, no. No wygląda dokładnie tak samo. Tylko Te łebki mają inne i broń oczywiście. Spoko. I tu co to? inne waria wariant A, broni. Tak, faktycznie. O! Jakieś wolkajtowe coś? Chyba tak. Poniżej plazmowe coś. Tam. Tu no i ten pintl. A tu masz tego, markadora wreszcie. No. Podoba mi się w nich e, ten daszek, który jest tak delikatnie schylony, wygląda jak taka główka, taka jak czapka, uh -huh. nie? Albo brew taka, że jest e -brew, <brew. trochę. Tak, nie? tak, tak. Jadę ci wpierdolić się ze swoim wielkim nosem i tak. spuszczonymi tak. brwiami. Taki orzeł trochę, tak? To, trochę tak jest z klimatu oruwa. Um. Jest drapieżny, no. tak. No to różne bronie. Malkadory, no też fajnie, że wyjdą w plastiku, a nie tak jak w żywicy, że musiałeś godzinę moczyć we wrzątku, żeby się naprostował w ogóle, żeby części pasowały. Chyba, się chyba tak. że kupiłeś Chińczyka, to wtedy nie musiałeś się był, <laughs> Tak, Chińczyk był tańszy i prostszy. Nie? Ktoś ostatnio teraz zamawiał z naszej tam y, o, o, okolic i mówi, że no kurde, wszystko idealnie, nie? bo Chińczyk. A model... Cera, no ja nie mam doświadczenia z żywicznymi czołgami zbytnio, z forza. Hmm. Mam doświadczenie z Deimos Rhinosem. Deimos Rhino Rhinos to był po prostu inne ściany boczne i tam chyba płyta przednia mm -hmm. dla typowego plastikowego Rhinosa. Mm -hmm. No i to co prawda miałem od Hinola, ale zauważyłem, jak to może wyglądać w Forge. Tak, że masz. Pff, pff, tak. No Nagrzewasz, gniesz, po prostu dop dopóki nie będziesz mógł zmontować. Shattered Legends and Black Shields. Tak, yy, nowy Black Book. Jak widać, dosyć gruby do Fenezji. No, tak. Pierwszy od chyba iluś lat. Yy, no i tak, no i ma się skupiać na. Fajnie, ten Maka z Outer Circle ileś tam nie wiem, rok dwa lata temu mówił, że no, następny Black powinien być o tym i o tym. Och, ty Wypuści... No. Prądy, prądy stępujące. Źle siedzę coś. No. Yy, I okazało się, że Bóg, który wyszedł, jest dokładnie tym, co Maka sugerował. Człowiek skancelowany przez GWU w ogóle wiesz. Dlaczego jest skancelowany? Co? No bo jest toksyk. No w jaki sposób GWU się odniosło do niego? Że jest... yy, oficjalnego odniesienia nie było, ale były jakby wypowiedzi pojedynczych ludzi. Nawet Piciego gdzieś w którymś hmm. momencie, że no, pewne kanały są ignorowane, łamane przez pomijane, ponieważ za bardzo toksyk content i w ogóle nie. Gdzie koleś... Owszem, ma pewne, pewne zagrywki, które mnie rażą. Na przykład. Eee, pra, prawakowanie troszkę w pewnych sprawach. A, eee, już nawet niekoniecznie jest związane z 40, tylko takich światopoglądowych. Natomiast A, jeśli chodzi o, o, o wypowiadanie się na temat herezji, no to no niestety jest ekspertem i z większością jego opinii się zgadzam, nie? No Jeszcze nie było tak, żeby wszyscy na świecie się z nami zgadzali. No, trzeba też trochę no, przynajmniej wiedzieć, co mówią ci, z którymi się nie zgadzasz, tak? nie no, mają czasami racji nie? No w niektórych sprawach hmm. mogą mieć. Fajnie pomalowanie. Fajnie pomalowanie na Black Shieldów, tak? No. Czyli kolesi, którzy gdzieś tam w jakimś Legionie byli, ale stwierdzili, że mają to w dupie i robią po swojemu, tak? Tutaj akurat widać… No, A to byli lojali, lojaliści, którzy… I tacy, i tacy. Czyli po prostu stwierdzili, to są kolesie, że... którzy już jakby nie mają lojalności wobec swojego Legionu, któremu służyli, mm. niezależnie, czy to był lojalistyczny, mm -hmm. czy nie lojalistyczny. I stwierdzili, że w realiach herezji będą robić coś, co sami sobie wymyślili. Albo bić złych, albo bić dobrych, albo bić wszystkich. Bić po prostu dobrych. ci, z którymi on, oni się nie zgadzają. Taka, taka anarchia trochę. Tak, to tak. tak. Czyli... no, masz, widzisz, ten, ten koleżka i ten koleżka mają hełmy World eaterów. To są ci te łóżka dojątko. takie typowo z upgrade paka World Eaterowego. To jakiś Guard mógłby być. Mógłby być jak najbardziej. Może, wiesz, to byli tak. jacyś, Sary Black Shield też mogą być z klejką. Z różnych, także ten był kiedyś World Eaterem, ale odszedł. Mhm. Ten był czymś tam i wiesz, połączyli siły, bo takich nawet się nie lubią prywatnie, ale walczą razem, no bo convenience, tak. Fajne, no to jest fajna opcja. Czy jak Black, chcesz... Black Shield są odzwierciedleni w zasadach herezyjnych? Tak. Że możesz na przykład sobie grać i jesteś ani taki, ani taki tak. i decydujesz przed znaczy, Wydaje mi się, że na Alpha Legion ma coś takiego. do danej bitwy musisz wybrać Tak, ja wiem, wiem. Nie? Właśnie o to mi chodzi, że Alfa Legion chyba ma coś takiego, że muszę przed grą zdecydować, czy jestem tą bardziej realistyczną czy bardziej Wydaje kalitynską. mi się, że każdy Legion że, każdy Legion, że przy każdym Legionie możesz wybrać A, okay. alignment. Już nie pamiętam. No też, stary, nawet nie, White Scars byli tacy, którzy zdradzili, nie? I potem byli tymi Sagi Armazan, czyli za karę ich wysłał, że macie iść i bić heretyków tak długo, aż was nie zabiją. Bo stanęli po stronie Hurusa myślę, że Chorus jest fajny, nie? <grym> Ma fajny motor. <grym> no, Jacka Taj ma fajniejszy z <grym> Ale Nie wiem, nie Ale jak jeszcze wrócę do, do, do White Scarsów y, i do herezji, y, czytałeś y, Saturnine? Nie. nie jest... Wiesz, co ostatnie, co, to jak szturmowali jakąś bramę? To chyba była druga książka mm -hmm. Siege of Stwierdziłem, że dobra. Bitwa, jedna, jedna, okej, okay, najważniejsza bitwa herezji, ale rozciągać się na tyle książek, sorry, mnie to nudzi, nie? Po prostu. Wiesz, co nie też na początku czytałem. A wszystko z herezji wcześniej przeczytałem, wszystkie tam nie wiem, 50 czy ile było książek, przeczytałem, wszystko mam przeczytać. Solar War, The Less Dead i The First Wall. To jest o tym, o czym To chyba się. na First Wallu się wysypało. To jest książka no. I... Zwróćcie uwagę, dlatego miałem przerwę dosyć długą w tych książkach, bo z Saturnalia zacząłem, mówię, FAK, znowu, znowu o tym gadałem, po ja pierdykam. No. Widzimy ich tysiące przed nami, wyszli, zostali zmasakrowani, zginęło 600. No. nie taka masakra w sumie, nie? Jak mówimy o tej skali takiej heretycznej. No, ale jest tam zajebiście opisane, jak przyciągają i wiesz, przyciągają, Devgard akurat, gdzieś tam, tam gdzieś się zwala i Neverborni, i się zwalają na na, 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 Boże, na, 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 na umocnienia. Nie tylko po to, żeby y, Jagatai Khan ze swoimi koresiami stwierdza, że już nie będzie siedział na dupie i robi nie, 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 wypad. Tak? Nie, nie To było, wiesz, wszystko zamierzone i po prostu jest fajnie opisane przez kilkanaście stron. To, to, to jest właśnie ten problem, że to przez kilkanaście stron jest opisywane. Ale jest, czuć taką epickość, jak oni się wpierdalają po prostu w nich i przelatują przez ich w, 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 taką, jak się mówi, falangę, tak? Że w tą, tą, tą linię uderzenia. Mhm. Przebijają się na drugą stronę Znajdują się za linią wroga, w, wiesz, w sensie, na, na, na motorkach. Motorach, no. Przebijają się przez nich, wiesz, masakrując ich totalnie, że jest opisywane, jak te motory jadą i te motory rozpieprzają kolesi. Kolesi nawet nie muszą nic robić. Włańcucharzy nie muszą praktycznie nic zrobić. Z impetem po prostu tak się przebijają, to się nikt nie dokręcają. Trochę taki, wiesz, Akira vibe jest nie? że motory, o czarnik. Ja bym nie? powiedział Husaria Wajp. <śm> no, no, no tak, tak, ale mi się kojarzy, wiesz, z czymś takim cyberpunkowym, nie? No. E, I znajdują się po drugiej stronie i jest fajnie opisane jak wiesz, no, trochę takie, tak, tak, tak mimicznie, że siedzą tam, wiesz, ładują broń, ta druga, druga linia ataku jak... Ja tu się stoją z zawrotka i z powrotem. Nie? Zajebiście jest to pisane. Powiem ci szczerze, jest, to jest jeden taki highlight tej książki dla mnie. Nie? No, pewnie kiedyś wrócę i tam do końca. No, umówmy się, wszyscy wiemy, że Sanguiniusowi łamie nogi i potem umiera. Yy, wszyscy znamy tą historię. Imperator no? zabija Horusa i przychodzi Rogaldorn i płacze. No, no. Ale wiesz co, wydaje mi się, że wartością dodaną tych książek jest to, że cała ta otoczka, jak oni... Yy, Sposób myślenia, że oni są, nie, nie są aż tacy, e, wiesz, nie, nie. wyidealizowani. Tak, tak, tak. Mm. Że... Nie, no dobra. A, słuchaj, a jest <coughs> na przykład, nie wiem, no, pytam o potencjalny spoiler. Bo na przykład było. Nie... Ta książka ma kilka lat. Spoiler z Okej, no. Okay, no. <coughs> było, było niespodzianką w którejś tam książce herezji, już nie pamiętam której, no. że y, Alfa Legion przypuścił skryty atak na Terrę i bił się Rogaldorn, który nie wylatywał poza Terrę, tak? Mm. Bił się już, nie pamiętam, z Omegonem albo Alfariusem, który z tych dwóch. I go zabił. Więc to była. Primarcha zabija Primarchę, mm. o czym dotychczas nie było wiadomo, tak? Aha. Po prostu zostało to dołożone, tak? Oczy, oczywiście to jest Alfa Legion, więc nie wiadomo, czy nie zabił szeregowego, wiesz, Alfa Legionisty przebrano. No ale powiedzmy, że to był, to był twist, którego nikt się nie spodziewał, tak? Mm. Jest coś takiego w Siege of Terra? Że na przykład nie wiem Guliman tunelem podprzestrzennym dostał się na terre, ale nie wiem, odbił się od y, złotego tronu i musiał wrócić. Nie wiem. Czy, czy, jest tam, czy mogę się spodziewać czegokolwiek, co mnie zaskoczy? Jedna rzecz, którą możecie zaskoczyć, bo nie wszyscy o tym chyba wiedzą, jest trochę wyjaśnione powstanie Perpetuali. Okay. I Może nie tak, że wyjaśnione, ale zaspoiluję. Jeśli nie chcecie spoilerów... Z... Pewnie z... jak Malkador siedział na tronie, nie, to nie, nie, uruchomił nie, 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 coś. Nie. Nie, 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 nie. Jest bardzo fajnie jest No cała... bo Perpetuale w tym momencie już istnieją od dawna. O, perpetuale są przed prymarchami. No okay. tak, tak. tak. E, dobra, jak ktoś nie chce spoilerów... To przywinie sobie aż yy, może czekaj wezmę yy, nie podaj mi ma yy, no, pomysł tu mam obwoluta bo czytam, tam do obwoluty mhm. więc tu jest obwoluta jak przestanie wisieć obwoluta to znaczy że nie ma już na, mi na miniaturce sobie zróbcie polgład tak. i y jest bardzo długi wątek gdzie y John Grammaticus, mhm. perpetual mhm. odwiedza RD czyli matkę Prymarchów. Tak, to co wprowadzili tam w parę książek. Tak, matkę prymarchów. Ona nie jest matką, matką, ona ich nie urodziła. Ona no, brała udział w projekcie tak, genetycznym. Z p, imperatorem, mhm. który też jest perpetualem. Nie. Jest, jest, jest to stuprocentowo powiedziane. Tak, jest powiedziane, że my, perpetuale, okay. my jako Czyli to ludzie jest tego. Silny hint, że imperator wrócił, też jest. Po prostu go dobiją. I on I wróci. wróci tak? Teraz po prostu nie pozwalają mu umrzeć, nie? Bo... Albo nadal, albo orki tak silnie wierzą, że, że, że tak. żyje. Więc on mówi, kurwa, dajcie mi umrzeć. Zresztą to są hinty, bo też było coś, że po pierwsze, Złoty Tron zawiera kseno mm -hmm. po drugie, ta technologia zaczyna się psuć. I jacyś tam mm -hmm. Terra prowadzili pertraktacje z Dark Eldarami z komorak, żeby części zamienne, mm -hmm. to sprowadzić. Zostało to wykryte, zostali zabici. Mm -hmm. No Absolutnie. ale jest hint, że tron, nawet jeżeli go nie dobiją sami z siebie, mm -hmm. to tron po prostu sfajluje i on umrze. Tak? Więc możemy się spodziewać za ileś lat. Jest bardzo, to jeszcze wrócę do tego, jest tak bardzo i fajna tak? i dużo wyjaśniająca moim zdaniem cały... No właśnie, Gramatikus z Erdą, tak? Gramatikus z Erdą i... Erda, która jest, mieszka na Terze, mhm. niedaleko pałacu. Ona, ona też jest perpetualką? Tak, jest perpetualką. Okay. Mówi, właśnie opisuje, że my perpetuale, to my zawsze mamy taką chęć zmieniania świata i wyprowadzania go, nie? ale w momencie, kiedy imperator, bo nazywał się imperatorem, zanim był imperatorem, a ja go znam jako, nie pamiętam, to jest takie jakieś zwykłe kurwa imię, nie? Stefana. Nie, jakieś takie zwykłe jakieś tam, no wiesz, takie ich czterdzieskowe, trzydziestkowe imię, takie dziwne, ale takie zwykłe imię, no Może takie jakieś tam Scotty, kurwa, i ja go znam jako takiego, ale ty możesz go znać pod innym imieniem, nie, no bo mm. perpetual, jasno, wiadomka. że on miał zawsze takie zapędy i my żeśmy się od niego odwrócili, niestety my, perpetuale, którzyśmy się od niego odwrócili w pewnym momencie, musieliśmy uciekać i jest, na, jest w 100 powiedziane, ja wzięłam jego synów i rzuciłam ich... Czyli, że ona odpowiada za to, że nie chaos, bo, tylko Nie, ona i... bo ja miałam dość tego i nie, nie bałam się tego, gdzie to idzie. Mm -hmm. I to jest takie dla mnie, czytam to jak Czekaj, 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 czekaj. Czeka. To nie było nigdzie no w no To ja? jest dla mnie nowość, okej. Okay. Zawsze znaczy było mówione, że to machinacje Bogu <coughs> chaosu. Tak, że, to, że to chaos wziął i tak, uh, 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 wiesz, no. yy, jakiś tam dowcip chaosu w ten sposób <noise> zrobiony. Nie, nie. To jest napisane, że ja rozrzuciłem… czy ona wzięła to pod wpływem chaosu, czy zrobiła? Jeszcze tego nie jest wyjaśnione nic, Może być. Jest to pod koniec książki, co prawda, ale. Nie, 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 nie ma tu nic powiedziane. Jest napisane, że ona bała się dokąd do, do, do on zmierza. Mhm. Zanim go jeszcze zostawiła, wystrzeliła ich w różne no, okay, miejsca. Okay. I, I stworzyliśmy teraz szelem, nie pamiętam dokładnie czy 24, czy 26 synów. O Boże, Czyli już nie tylko dwa legiony zaginione. To... A czy inaczej, primarchów mogło być 26, tak jak mówisz, a legionów mogło być 20. No. i co jest jeszcze ciekawe, oh, yes, że. Yes. Belisarius Cole jest zaginionym Primarką <laughs> Belial. Że albo Be Belial, zależy. <laughs> jeszcze jedna rzecz, która mnie zaciekawa... i Tom Bombadil jest w Primarką. <laughs> Trafił, trafił, na, wiesz, planetę. Nie, y, jednym z nieudanych firmarchów jest ten y, Troll Jack Norris. Jest ten troll z wacy Pierścieni, który jest trochę inteligentny. A. Jak to by jakby jakąś komształd jak, jakąś nazwę, no, chyba. no, no, no. Y, jak się jakoś nazywał? W Nie, to z tego, ze świata dysku. Ten, nie, 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 yy, to było w... kamienny, co był w Nocnej Gwardii. Tak, ta, wiem o tym, ale był jakiś, ale on tylko jak, miał, zim, jak miał zimny chem założył. <grym> tak, <grym> jak w chłodni był, to zaczął myśleć. <grym> tak, 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 tak. <grym> dokładnie. Ale nie, nie, tam jeszcze jest jedna bardzo fajna rzecz poruszona, no bo chłopaki zresztą, jak rozmawiałem ostatnio z kimś odnośnie o perpetuali, i zadali mi pytanie, bo ty wiesz, jak to jest. Ja mówię tak, no okay, dobra, no spróbujemy. Czy perpetuale umierają, w sensie tak jak... Yy... Tak, i odradzają się w nowym ciele. Tak, ale mhm. no i teraz, a, też tak zawsze myślałem, mhm. też tak zawsze myślałem, że umierają, no to nie są tak jak nieśmiertelny z Krzysztofem um, Nie Musisz ten... głowę uciąć, żeby tak, ten... się nie Tak, i wtedy się nie odradza, po prostu nieśmiertelny, jak tutaj go potniesz, potniesz na kawałki, to on się odrośnie i tak dalej, ale nigdy głowa. Mhm. Ale jak jest z perpetualami? No i na podstawie książek, które są tego Gobo Demise i tak dalej, e, który gdzie Red Gobo też jest perpetualem, ale orkowym, może to jest co tak, innego. Tak, ale właśnie, właśnie, właśnie czekaj, mm. bo to jest... Kurczę, Red Gobo jest, to jest dla mnie nowe. Ale jest perpetuale i teraz słuchaj, i tak, jest dokładnie tak, jak ty mówisz, że odradza się w nowym ciele. Mm -hmm. Bo w tych książkach on umiera kilka razy. Mm -hmm. W jednej szczególnie... No, sorry, no wulkan spadł z orbity na i się mm -hmm. generalnie spalił cały pod wpływem tarcia plazmy, mm -hmm. tak, więc no... I jest wyjaśnione, że Red Gobo jest zgniatany. Jakiś tam Warbot już szkurwił na niego, depnął go, nie ma, nie ma Red Gobo, nie? I nagle jest, wiesz, tak jak to w książkach, trzecie paragrafy, jest ta dłuższa przerwa, i nagle jakiś tam, wiesz, beat sobie coś tam robi, nagrabi, uuu! Co ja tu robię? Zobacz, Squigbeat się ograbi. No okay. Nie, nie, no jakiś tam jakimś grot, nie, bo nagle. o, Dobra. Jestem, nie? Rozumiesz? Jego świadomość przechodzi w innego, innego grota. A tu, przy Johnnie Gramatikusie, jest. Taka jakaś... Ja mam takie... Czy ma tą, tą samą mordę zawsze? Tak, tak że wiesz, No to może po prostu odradza się. No bo ja zakładam, że odradza się jakby łona matki. I że samowlaka zaczyna cały to wszystko, tak? Może. To nie, nie jest to tu wyjaśnione. Nie jest to tu wyjaśnione, jak się odradzają, ale jest napisane, że, no, że Erda wie, jak on wygląda. Mhm. Ona wie, jak go wygląda, bo ona go ośledzi, i tam mhm. jego, jej ludzie go śledzą przez ileś tam no, 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 no. dziesiątki lat, tysięcy lat. nie no Bo ona. Wie, Imperator przez kilka tysięcy lat dochodził do władzy, no, i tak dalej. Nie? No, no, no. Oczywiście, no i też trzeba to jakoś wyjaśnić ludziom, nie? że to jest inny koleś, nie? bo to też ma to sens jakiś, nie? ale nie ma tego no, czy wprost. Przy takim ogromie ludzkości, no to z loterii genetycznej masz, że na planecie tej i tej urodzi się dwóch ludzi, którzy wyglądają identycznie. No ale tak? są u władzy i mają taką samą charyzmę, i tak no, nie, samo. Nie, no niekoniecznie, ale no nie każdy perpetual zawsze dochodził do jakiegoś stanowiska władzy. Tam było, że któryś, <coughs> nie Grammaticus, tylko ten drugi, Olanius Paius, tak który jest w tej książce, był no, mm. też, też perpetual ważny, mm. że był na przykład nie wiem, rolnikiem i mm. przeżył całe życie jedno jako rolnik na spokojnej mm. planecie i było zajebiście, miał piernozrane dzieci i wszystko było fajnie, na przykład, mm. tak? Więc no... nie wiem, w każdym razie jest, moim zdaniem te książki są warte dla takich smaczków, które tam wyciągasz sobie. No, I jest na przykład, no kiedyś w roluce to jest, powiem, jest coś na... takiego, że na przykład nie wiem, e, teraz już nie pamiętam, czy Dorn czy, e, czy Sanguinius stoi na murze? <laughs> Jest to w ogóle fajna rozmowa z Malkadorem. Jak Malkador już wchodził na, na murek i tak mówi, e, jeba to, nie? E, Malkador? Nie, nie Malkador no. chyba. Nieważne, jakaś z głównych postaci. wyleciał mm -hmm. mi teraz z głowy, kto, kto, kto to był. No, każdy chciał się, chciał się ofnąć, nie? Stoi już i, i Dorn do niego przychodzi i mówi tak: Nie miałeś zamiaru rozkakać, nie? No tak, coś tam i... Chyba to czytaje, coś mi się kojarzy. No może możliwe, to, to jest w połowie tego akurat Tornana. Eee, I pyta się go, czy nie chciał skoczyć i tak dalej. I lubię takie smaczki, że no dobra, no to przekonał go tam, że nie jesteś no, potrzebny, no, no, ja go ci no, no, potrzebuję no, no, i tak no, dalej. No. no to widzimy się na dole. Weź schody. <laughs> Jak ja to mówię? Kurde, wiesz, było, było późno, ale tak się śmiałem Taki smaczek, taki no, lubię to. Znak dobrego pisarza. Koniec. Dobra, yy... skończyliśmy spoilować Koniec spoilerów. Przełączamy się na... Wracamy do tematu. Potencjalnie spoilować, bo... No, no, ta, no pewnie wielu z Was już czytało, tak? Nie, albo nie. To I Was może to zachęcić. No dobra, i teraz mamy kolejną mutację Sentinela, która <coughs> też ma tradycyjne nóżki i też mi się podoba. Natomiast góra, no widać, że mocno inspirowana... Y y to były ATRT chyba. ATRT, tak. Old Recon Transport. Recon, 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 no. Klony z. Um, ja czy czy one sobie wcześniej? Już było? W trzecim no. epizodzie tu chodziły takimi po nie, już po kaszyku, czy po którejś tam. A to planecie. nie było wcześniej gdzieś. A nie, no bo lub są wcześniej, nie? No, to... no 2005 rok, nie? Zemstasitów. Ale powiedzmy, że koncept Walkera, no to jest dużo starszy. No, no tak. oczywiście. Nie? I jest to jest to chyba dobra Troszkę jest taki, no klapnięty nisko, ale nie przeszkadza Rico, mi to. Tak? jest? Ma być, ma być no, niski, tak? Tak, nie, nie wychylać się. Jak dla mnie jest spoko. Ponownie, model, który internety raczej zjechały, a mi się podoba, nie? Nie wiem, nie wiem, co tu jechać. Model jak model, po prostu możesz nie kupować. Druknij sobie. Strasznie nie lubię, znaczy, okej, okay, jak jest model, który jest kluczowym modelem i fajnie mieć na przykład chociaż jeden taki, na przykład twojego głównego bosa jest pieprzony. to okej, okay, mo można sobie go zjechać, ale taki? Druknij sobie inny po prostu. Albo wydrukuj ten, czy yy, złóż ten i włóż w niego normalne działko i będziesz miał to samo. Będzie bardziej opancerzony. Ten fajny. No podoba mi się, że jest taki opancerzony lekko. Spoko jest. Tylko jako na rikon, to tak trochę <laughs> rikonuje trochę mało przez tą szparkę. <laughs> Chyba, że ktoś tam czas się wychylę. Może ma czułe czujniki. Tutaj ma, zobaczyć. Czułe czujniki, mówisz? Kamer, kamerkę <laughs> ma, czy tam coś tam, to czerwone. No, ma na sensory jakieś. Dobra, wejdźmy dalej. No spoko, model, Dam mnie... OK. No i kolejny z, przyznam, z bardzo minimalistyczną skałką. Minimalistyczną, ale no. on przynosi nam y, ten, nażarcie do samochodu, na, na tej. <laughs> no, Gra na tablecie w ten, Siege of Terra, czy jak to się nazywa ta gra. Było, był ten klikacz kiblowy, taki herezyjny, Dropasol. o, Dropasol Drop to się nazywał. Przyciskowe Dropasolta, tak. I tam tak. można było coś. brać Siege Breakera jako swoją postać i Siege Breaker miał młot i ten Siege Breaker też ma młot, fajna ciągłość, powiedzmy. Znaczy, nie powiem, model mi się podoba, jest ładny, ma fajne elementy, jest spoko. Na pewno jest monopous, więc no pewnie trudno skonwertować, ale ok, spoko. To jest wyspecjalizowany Centurion. Natomiast co mi się w tym modelu nie podoba? Miliardowy model do yy, Synów Horusa. Kolejny, no, no, no. no, bo no. to jest imienny Tybalt Mart. Tak? No. Kolejny model, tak. Znaczy, Ładny, ale kolejny. przy, przy troszkę działaniu, wiesz, zmarzysz mu to oko Horusa, zmarzysz mu tam parę rzeczy i powiedzmy, że to może być zwykły switchbreaker. Tak? A gdzie ma w, w, wyciśnięte Horusa? Na plecaszku miał i na klamrze od pasa. A to nie jest kalkomania? Wygląda mi na kalkomanie. Nie, nie to jest kołkowanie na... na pewno. No tak, to jest. Ale... Klamra od pasa na pewno. No. To to jest akurat łatwe, bo ta... wiesz co, tak. Jest to taka propa, jeszcze mi się teraz przypomniałam potencjalnego konwertowania tych wszystkich plastików. Czekaj, bo ja nie pierniczę głupot, czy może to jest po prostu generikowy switchbreaker? Tak, taj mar będzie chyba w innym artykule. Okay. Popierniczyłem, sorry. Dobra. Nie tylko ja popełniam błędy. Czyli dobra, czyli to jest jednak generikowy switchbreaker. Czyli tu muszą że, być kalkomanie no, albo jakieś no, takie... chyba tak, no. Chociaż błyszczy się jakby było farbą pomalowane, nie? No, trochę tak. No, ale mogę już być namalowane, nie? Nożyk soniczny. Słyszałeś o takim czymś? Przede jest... nożyk masz taki jak jak acto I, tak? i on robi i potem widziałem jak, jak... Nie, bo chodzi mi o to, że jak masz piłką, nie, nie, nie wszystkie miejsca wiedziesz nie? Mm -hmm. Nożyk, jak będziesz chciał tak delikatnie, no to się nachapiesz po prostu, narobisz się tych, mm -hmm. tych małych cięć. I w końcu puścisz i robisz będziesz miał takie cięcia jakie ja na, na palcach. Zastanawiam się, czy, Sonic, czy nożyk soniczny by nie był dobry, że wiesz, przykładasz i on sobie tnie. Może, i ale brzmi, brzmi jak kolejny pomysł zjechany ze Star Wars, bo tam są wibroostrze. No, ten, to chyba raczej są z noży, z, 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 z noży soniczne Tylko że ja patrzyłem ostatnio na Amazonie na to i kosztują po 300-400 zł takie noże, więc to muszą być jakieś kurde, jak ktoś ma, jak ktoś wie, gdzie można kupić jakiś tani nożyk soniczny, który jeszcze działa nie jest chińskim gównem, które po prostu będzie mi bzyczało, że udaje, że coś robi, a ja będę musiał pchać go mocno, to dajcie mi znać, bo jakoś wydawanie 300 zł na nożyk nie uśmiecha mi się, ale już 150 bym w stanie wydać, jeśli miałoby to przykładami tniemi po prostu, nie? Mhm. Bo wtedy wiesz, możesz wjechać pod rękę, odciąć rękę, nie? I naciąć gdzieś tam jakiś, wiesz, manipulować sobie, żeby nie bez tego wkładania siły. Okej. Okay. Har. Har. Charakter do Black Shieldów. Koleś, Koleś który był world literem, ale przez to, że był gdzieś tam na Erasmusie, to akurat mu nie wszczepili. Jeszcze przez sekundę pomyślałem, nie znam tej planety. Wiem <noise> <noise> taki. A, Erasmus. Jest, wiesz, ze ze, starego, ze starej rekrutacji, czyli z ziemi jest, mm -hmm. z derry. E, I jak wszczepiali Butcher Snails, mm -hmm. to jego akurat nie było. Chory Ominęła go ta przyjemność wątpliwa. No i potem jak zobaczył, wrócił z tego Erasmusa, zobaczył, co się dzieje z World Eaterami, że stwierdził, dobra, chuj z tym. E, widać jeszcze elementy, tak, że ma kawałek tej takiej paszczy na, na ramienniku, ma na plecaku. A, tutaj ma, faktycznie, no. Tu. Że to był kiedyś, wiesz, World Eater. No ale założył Ta, swoją bandę Black Shieldów i stwierdził, że jego główny cel to jest zabić Horusa. Mam wszystko inne w dupie, ale zabiję chorusa. I jest gdzieś tam, chyba nie wiem... Wciąż... czy czemu ma na bucie nawet taką paszczę? No hmm. zobacz, to jest takie To No coś w, coś w ten desej. No. Yy, no. i jest po prostu, wiesz, mi się model podoba, jest fajny i fajne ma na przykład te, wiesz, nity, Pęk... nity są kwadratowe. I pęknięcia takie. I ma pęknięcia. armor wyraźnie, nie ma dostępu do, wiesz, tych priestów, którzy by mu ponaprawiali, tak, czy tam... A nie ma takiej grubej warstwy olejku która by się utrzymała no właśnie mógł, mógł sarą metodą wiesz druciarzy wziąć szpachle włókno szklane i za tego byś zrobił ja bym zrobił tak żeby był ten model a tutaj takie są takie malutkie groty z spalnikiem on, on biegnie oni naprawiają tak tak tak, tak dokładnie Znaczy nie no, no podoba mi się jak szka, jak na modelach na królowych rzątam tak gdzie sobie gdzieś tam sobie no dobra, żarty. Nie, no spoko. Nie I dobrałem, ma tak. prawdziwy Mark V armor, tak? Czyli ma y, lekko szpiczasty na kolannik. Hmm, te takie, te grille na udach. Hmm. A, to, to Klatę, tak. wiesz. To nie są grille, to są trytytki ktoś zrobił. No, czy? trytytki, no. Jest... Wreszcie prawdziwy Mark V Armor. Herez i Armor A propos trytytek. Nie oglądasz pewnie mojego podsumowania miesiąca z lutego. Nie, któryś tygodniu widziałem, ale nie, ty, na... miesiąca. jest jeden, jeden koleś, który robił, nie pamiętam jakie modele już. Tak? mi co to za modele robił. Ale chyba jakiś Space Marinów albo coś do nekromundy. I na podstawku centralnie wziął trytytkę, bo przycinam, tylko troszeczkę mógłby to zrobić lepiej. I zrobił z tego jakiś bieżnik, tak? Coś nie, zrobił to, tak? tak, wiesz, po prostu jakbyś. No techniczną podłogę, jakby tak. Jakby. Aha, aha, aha. Ja tak patrzę, co to jest? nagle. To jest fajny pomysł. Tylko, że jakby zrobił tak, wiesz, że do brzegu podstawki doszedł i na brzegu podstawki ściął, mm -hmm. właśnie że na przykład morzykiem sonicznym, <laughs> żeby było równo, to bym to by nie sprzedał. Znaczy, kupiłby mnie i bym nie, nie uwierzył, jeszcze jakby wypełnił gdzieś jakąś pastą, mm -hmm. ale że tak ściął je tak równo i one tak nie dochodziły do końca podstawki, to było widać. No, w sumie pokazywać. podsunąłeś mi pomysł, jakby jakiś małą bandę robił, to... Trytytki to i jeszcze bam, rurki coś. po soczkach, jak masz dzieci, to soczki... A, i są te... Karbowane takie. Nie, nie, po prostu nie, nie takie małe to jest takie do... No tak, ale ten, ten, to miejsce, gdzie się zgina jest... a to, to jest duże, no to, to wiesz, można też, można też, ale bardziej myślałem o takich, wieszurkach rurkach jak, jako kable, nie, czy coś w stylu. No można, no, albo rury. No, Dobra, fajny model. E, sorry, nawiasem, no, no, ja sorry, że ci przerwę, ale ostatnio ja znałem tą metodę, tylko nigdy nie skleiłem, nie połączyłem kropek, że mógłbym sobie tak używać, bo często potrzebuję kształt cylindryczny, rurkę, grubszą, mm. no. cieńszą, chciałbym, żeby była z plastiku, żebym ją mógł gdzieś tam przymocować. No. Bierzesz starą wypraskę, tylko nie GW, bo GW one są w przekroju takie, wiesz, tra trapezoidalne. Nie? Mm. Starą wypraskę, nie, po modelu samolotu, czy po czymś, żeby była okrągła. No. Możesz sobie dobrać dowolną grubość, jaką potrzebujesz, w ten sposób. Podgrzewasz, nie, świeczką, zapalniczką, ja czymkolwiek, jak jest gorące, to rozciągasz. No tak. Jest to zajebiste. A najlepiej jest jak ileś jest... razy mi się przydało do rzeczy. A jak rzeczy. jeszcze chcesz, to jakieś możesz, to sobie weź jakąś miseczkę, jakiś taki tupperware taki wiesz, plastikowy, mm -hmm. nalej tam zimnej wody i sobie go rozciągasz i od razu jak masz, dokładnie w tym miejscu do wody. I no tam chwilę podtrzymać i to ci wystarczy. Tak, ale wie? czasami jest tak, pamiętam, że jak się tak, tak bawiłem, to czasami tak wiesz O, chcę teraz, a to jeszcze mi się rozciąga i tak. O. A, no okay. to, może, wtedy, ma... to może przegrzałeś. Może, może, może. Może nie robiłem tak umiejętnie. Robiłem to wiesz wiele lat temu, jak tam orkowe rzeczy robiłem. Jak robiłem właśnie kable orkowe. Nie wpadłem na to, że po prostu mogę iść do sklepu kupić y, zwitek. To są takie zwitki tych kabelków i mam kabelki, nie? Mhm. Albo jakieś stara elektronika rozwaloną, na coś. Dobra. Artillery o Zolar Axilia. No. O, no ale to wideo to olej. Co? No, co to jest? Działo są obieżne. Basilisk, medusa, tutaj coś, the medusa, on A, a czyli to jest, poczekaj, medusa bo, jest tutaj. Bo basiliski z czterdziestki, no? to są takie z taką dużą płytą, um, że no a, stół tak, otwarty, tak, nie? a tak, tu otwarty, a tu jest tak. cały jakby obudowany. Tak, ale to jest meduza, chyba wiesz? Tak rozumiem. E... Dualki, to to jest coś innego. To no jest? nie, to to jest basiliska, to jest meduza. Skąd tak stwierdzisz? No tak. A Bazylis, moc R shaker. Dobra, okej, okay, masz rację, to jest Bazylis. Czasami robią podpisy pod, pod zdjęciem, a sami... ja się gubię już. Dobra, Bazylis, się no podziale no, no, ma sens. to tak? działo takie długie. No. Tak, podziale ma sens, ale wiesz, to 30 jest to nie wiadomo. <laughs> tu jest meduza z krótkim działem, z takim mortarem jakimś takim. Rending special rule. A tu mamy kierowcę, Google podniósł. <laughs> a tu opuścił. I pintle mount. A, tu ma jakiś, zobacz, komputerek ma jakiś taki sobie założony. Celowniczy pewnie jakiś luneta, nie. Też śmieszne że takie, wiesz. Niepo ozdóbkami. Niepotrzebne detale zupełnie, no, solarowe, ale. Tak, no. pokazuje taki steampunkowy klimat, nie? Troszeczkę. Ważna jest załoga w środku. Aha. i Amunicja ułożona. Ładnie pomalowana. <laughs> fajny, fajny. Detail, uh, detail, interior detail options, including gamma magazines and extra crew. Jakbyś chciał zakleić środek i nie robić tego, to możesz, masz dwa luźne modele piechoty, które... I trochę amunicji gdzieś możesz wykorzystać, nie? Nawet jako skater terrain. Super. To tylko mam nadzieję, że oni nie są... To tak trochę kiepsko wgląda wygląda jakby byli przyklejeni do ściany w ogóle. Bo pewnie jest tam tak mało miejsca, żeby jeszcze włożyć, wiesz, no. telefon, żeby zdjęcie zrobić, to musieli go przy samej ścianie postawić. Nie no pewnie robili tak jak Ty kiedyś Rajnosa zrobiłeś, to był tak malowany i puf, <laughs> rozkładał się. Może, może. Uh, kit Focus Building. No to masz do... pokazane, jak bicowo wyglądają te, wiesz. A to co podzie. widzieliśmy to już a, widzieliśmy, tak, wszystko tak. chodzi o bice, plecaczki, wszystko. plecaczki trochę jaką o, o, o Mandalorian. Ale Sary zauważ, że w pasie hmm. można ich pewnie zrobić, wiesz, trochę tak, trochę Może tak, to jest, to jest więcej opcji niż zazwyczaj piechota plastikowa z GW w Tyl ostatnich latach, nie? Tylko czy będzie się zgrywało wszystko? Hmm. Bo często te pasy są tak zrobione, nie? Wiesz, jest... widać, że to są te pancerne majty, a to wyżej Aha. możesz... Może być, może być, może być, miałby cioka, to sens, nie? bo czasami jest tak, że masz korpus, wiesz, no tak się kończy taką, wiesz, elipsą, mhm. no i masz też, nałożenie na to Jak nie pasujesz, to Więc, widać. Nie, nie nałożysz na elipsę, a tutaj jest to sprytnie rozwiązane. Majtuchy mi dajemy grubej, można wtedy trochę manipulować, mhm. nie? Tak. No bardzo fajnie. Tutaj już trochę mniej, ale tu chyba pasek by zasłaniał, nie? Widać mhm. takiej, wiesz, widzisz, przerwę taką. Tak, tak, tak. Tutaj to samo, nie? Też to, też. To jest ten samochód. Fajny młotek. Tunk! I ten pisolecik, taki trochę. Znowu ar i, I z tymi zawijasami tak. tak. Auxilia. To jest pewnie na. Y, tom. Slinga. żeby powiesić na ramieniu. Może być. Super. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie. No, no i tu no mamy ten znowu. ciężki Sentinelek. I zasady do niego. A to on. Have, on have. Normalnie, normalnie do pobrania. nie? Zasady nie Sentinelek. Mhm. Wyjaśniamy. Nie, SLA nie powiedział Bo w dzisiejszych czasach to by było, wiesz, what the fuck? Można go coś ściągnąć? Nie, rules, tylko rules. Ty, ale by rozjebali mózgi wszystkim, jakby tak zrobili. Trochę. Stary, jakby zrobili tak. 1 kwietnia. to model imperatora download. Nie podobał wam się ten, ten Sentinel? Siedziśmy w sumie, że faktycznie chujowy jest, to jest plik. Ale stary by internet zawrzał po prostu, jakby zrobili... Games Workshop wydał swój pierwszy STL i był to model, który... Jeszcze za darmo. No O <słuch> A ja, to by było coś. Dobra. Sorry, to jest ty, Tybaltmar, to jest dedykowany charakter. No i znowu, znowu scenowie Horus'a, tak? Mhm. Fajne. Te... No, właśnie, w sumie tamten Siegebreaker od biedy na Iron Warrior, aby się nadał. No, Siege Breaker, no. Ale on to Siege Reaper byłby musiał by być. <noise> bo to pamiętaj, że Perturabo. No, Perturabo niszczy, Dorm buduje. No tak, no to ja chciał do Imperial Fistów to Siege. A, a ty, powiedziałeś, wiesz, znaczy, a ty, a ty powiedziałeś. A, a nie, do... bo to jest widzisz, No dobra, bo to jest Siege Breaker, czyli przełamujący. Pomocnienia. No to Imperial Fist powinien być Siege Breakerem, a Iron Warrior powinien być Siege Creator. Dlaczego? No, no bo on tutaj. tworzy oblężenie. A, no no, to Siege jest, no, a nie Defense Breaker. Nie kaslu, a, okej, no, no. okej, okay, masz rację, bo nie, semantyka. No. Siege to jest y, atak, tak? Na, no, oblężenie. Te, o, oblężenie, czyli przełamujące oblężenie. Czyli faktycznie, Czyli ten kto, ten, kto jakby, nie wiem, wypada z zamku, żeby rozwalić oblegające wojska. No. Lub stawia kolejną meblościankę. A, to tak. No. <laughs> Ferrokrytową ściankę. No dobrze, no ten model no, jest... No. no jest ładny, no, jest no. No. ładny, no. Jest ładny nie ma co powiedzieć, tylko tak oczko, 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 wszędzie oczka. Oczko, oczko, oczko. O, oczko, oczko, oczko. O, to Porki fajne, co to, co te porki zaczęły? Jakie się go wiesz? Personal Heraldry podejrzewam. Tata i mama. <laughs> cool black. Ja też Chuck Norris pozwał prawo i sprawiedliwość za naruszenie praw autorskich, bo to są oficjalne, zarejestrowane nazwy jego prawej i lewej nogi. Dobra, dobra. Nie słyszałem tego. Prawa i lewa noga, tak? Dobra. No, Lima Rasek. No taki biedny. Jaki. Piu, piu, piu. No bo to wersja z podwójnym tym, laskanonem, nie? O, to działa. działo. A nie jakiś. Nie no, no, jak mówię, jak ktoś chce Solar Auxilia, albo podrasować swoją 40 armię, jak najbardziej, tak. E, a propos, ostatnio no, się. No, bo Pamiętasz, jak y, kupiłem, najpierw kupiłem Oktarius'a, potem z mrocznego raju kupiłem jeszcze dwie dodatkowe wypraski Kriegów mm. i zrobiłem mini Armię Kriegu, i stwierdziłem, mm. że jednego z tych razów, co od ciebie kupiłem, mm. zrobię do Kriegów. Mm. No i Forgeworld sprzedawał kiedyś. Liman Rasa, krik pattern, mhm. który miał właśnie z pierwszej wojny tą dupkę taką, że w okopie się nie obalił, jak przejeżdża tak, przez tak, rów. Tak. tak. No i jeżeli ktoś by chciał do Kriegów, Liman Rasa, moim zdaniem, tylko wklejasz tutaj krygowca tak? No. I to do, do Kriegów by był sam raz Idealnie. Liman ras, tak? Z 30 do, idealnie do 40 po prostu. Tak? No. Ostatnio oglądam jakiś materiał na YouTubie i nie wiedziałem. Po co w nowoczesnych czołgach? Przede wszystkim są te takie przegrubienia w takiej jednej trzeciej lufy. Hamulec ze sprężyna, no. cofa lufę, nie? I po co lufy jak strzelają, to się podnoszą? Że strzela i no. lufa automatycznie... No, do góry? Nie. Odrzut jest w tą, jest w tą stronę. No. A lufa robi... W no. wielu nowoczesnych czołgach amerykańskich i niemieckich. Przede wszystkim to zgrubienie, jest tam jakaś taka komora... Że gazy prochowe się zatrzymują, jeśli się zwiększa ciśnienie. I jeszcze bardziej wypycha pocisk. Wypycha, tak? nie, może nie pocisk, ale te. Czy, tak, no pocisk to teraz, ale że te no, gazy. Nie te, cofają się do kabiny, Nie cofają tak? się, tak. A podnosi się też to, żeby grafitecyjnie im pomóc, żeby u, uchodziły w górę, a nie cofa się, mm -hmm, się nie cofały. Mm -hmm. Taki detal, który nigdy mi nie przyszło do głowy. No, mówię, o fajny model, wiesz, no, fajny element na czołgu, ale po co? Ktoś kiedyś ktoś na jakimś filmiku wyjaśnił. Mm -hmm. Ma to sens. No. No i przechodzimy uh, do Nekromundy. Mit jaglos. Delakowy łowca nagród. Ale leniwo go pomalowali, na no czarno. No bo on ma coś tam, że się zmienia w cień czy coś. I... Tak, tak, tak. Są... Dlatego wszyscy gramy Guardem, tak? <laughs> nie, nie, ale... ale ma też kolczugę, która na pewno bardzo cicho dzwoni, jak się skrada. <laughs> Ona pewnie ma tam gumowane te podkładki po okej. Okay. <laughs> nie, nie, jest, jest super model, tak naprawdę. No. Trzyma klimat Nekromundy, na pewno. A już właśnie, wypowiadając się o Nekromundzie, już nie jestem gołosłowny, bo już ma swoją bandę. Co prawda nadal nie grałem i nie mam planów. Tych jeszcze, orloków, tak? Ale tak, pomalowałem 10 orloków w ramach kasowania backlogu. I taką ciekawostkę odkryłem, jak sobie wyszukacie Rebel Fleet Trooper ze Star Warsów, mm -hmm. czyli to, co ja mam strój, tak? W sumie pierwsza postać, nie będąca droidem, jaka się pojawia w Gwiezdnych Wojnach, w najstarszym epizodzie. Najpierw masz mhm. ujęcie na droidy, a potem masz rebel truperów. Mhm. I masz zbliżenie na twarz jednego z nich i myślisz, aha, to będzie główna postać tego filmu, potem on zaraz ginie. <laughs> <laughs> no ale w każdym razie, lubię rebel truperów. mam ten strój, zawsze mi się estetyka podobała. Niebieska koszula, czarna kamizela, szare spodnie, czarne oficerki czy saperki. Yy, trafiało to do mnie, jest to dla mnie, no, synonim Gwiezdnych Wojn, powiedzmy, tak? Czemu mi się orloki podobają i czemu orloków pomalowałem tak, jak jest sugerowane na pudełku? Bo mają niebieską koszulę, czarną kamizelę, ciemno szare spodnie i czarne buty. Więc... Jeszcze byliśmy taka kapelusze jakieś takie. Połączyło tutaj. mi się to w jedną całość. No. Słuchaj, e, zrobiłeś e, cross hobby. Troszkę tak. Troszkę Troszkę tak. Nie. Dobra, no nie wiem, co na, na, na temat tego modelu e, powiedzieć. Jest po, jest, po prostu jest, fajny model, jest, jest... a na Kromunda możemy zagrać, bo ja też mam bandę goliatów. No moglibyśmy, goliatów. Je, wiesz co, jak powiem ci tak, jak opanujemy kiltima. Nie, zagramy sobie, nie wiem, jednodniową kampanię, kiedyś, coś takiego, i już nam po prostu się zacznie nudzić, to myślę, że wtedy nie możemy. Wydaje mi się, że się nie zacznie nudzić, bo mamy dużo bandy. Możemy sobie no możemy zmieniać czyste. bandy, to też, prawda. Ale tak. ja, mi się wydaje, że możemy zrobić taki sobie milestone, że najpierw zagramy z Mateuszem na przykład. Mateusz nam przyjdzie, powie, co robimy źle. No pogramy właśnie sobie, pogramę. I stwierdzimy, że dobra, opanowaliśmy, jest git. Pamiętam, wiem o co chodzi. Robię to dobrze. Zagram jakiś Battleport, że na przykład Tychowski już nam powie, jest git. Tak, nie mam uwag. Nie mam pytań. Pozdrawiamy Tychowskiego dzięki za poradę. Tak jest. Nie naśmiewamy się, tylko po prostu doceniamy. Nie, serio. I ktoś nam powie, że jest dobrze. Nie było żadnych większych błędów, może zrobić. Nie wykorzystałeś czegoś, co mogłeś wykorzystać. To jest zawsze zdarza. To wtedy możemy przeskoczyć sobie. Ja bym ja bym workera pograł. Ja workaję, Możemy, no. bo worka całkiem no. dobrze, wydaje mi się, jeszcze ogarniamy jeszcze z grania przed pandemią. Nie? A ja mam ja mam bandę też tam do worka, no ze no, Ja też, bo dziesięć. Bo ty malujesz tak. Dobra, Blood Bowl. Blood Bowl, co tu, gnomy wyszły Gnomy jakieś? wyszły. Gnomy ze zwierzętami yy, wiejskimi, z gęsią konkretnie i tam z tyłu jest jeszcze kurczak, którego tu nie widać, ale będzie. To jest, tu jest w... jakiś wilk. Okej. Okay. borsuk, nie wiem. To jest... Wiewiór. Stary, nie czy to jest coś między bobrem dziobakiem. Kolorystyka sugeruje wiewiórkę. Albo lisa. No ale wiewiórki są mniejsze. No, lis, <laughs> to, jest, to jest lis, To, to jest, jest, jest ewidentny lis, bardzo fajny. Bo to jest to samo, zobacz. To samo, też ma takie umaszczenie od dołu, zobacz, widzisz. No nie, nie. Czy to <laughs> jest po prostu inna głowa. Zobacz, łóżko. Bo tu są no, dwa może. To nie? jest Inna głowa na tym samym chyba stworku. Albo są dwa. Albo są dwa. Co to jest? E... A to płonąca piłka jakaś? Coś takiego. Gdzie skóra. Mówisz, że kura jest. Będzie w. A, gdzieś tutaj. Niżej, tak. Tu jest. Koleś jest drzewem. Koleś jest drzewem. Stwierdziłeś tak? But ma w ogóle na drzewie. to tak. fakt. Beczkę tutaj. Czy coś. A to jest dwóch chyba takich. Chyba... Nie, nie, to jest. Albo opcja inna. Tak. montażu, nie? Albo inaczej można rękę tak. zmontować. Czyli montażu, tak, tak, Tu jest kurczak. Piskle takie. No. Co na ciągnię? Kuśnitka, coś. Co, a, to bursuk jakiś jest, to jest jakiś borsuk. No właśnie, z jednej strony tak, z drugiej tak, no ale tak, bursuk, skunks, nie wiem. No. What the fuck? No w każdym razie gnomy, gnomy przychodzą z familiarami. Ale super swoimi, w ogóle, że no, ja, no, ja, jak ktoś nie chce takich, wiesz, napierdalaczy, chce coś śmiesznego, no czemu nie? Y, y, Louise y, Sagden, ta no. Rock Hobbies, y, już to udostępniła i mówi, że jak tylko dali zajawkę w samochód do Warhammer Worldu, zobaczyć ich na własne oczy. Że bardzo jej się podoba. Cutification of Models. A to w Warhammer Worldzie się pierwsze pokazują? No na to wychodzi, że wystawili i tam można je obejrzeć. Aha, aha, w tym sensie, że są już po prostu. No tak, jak są zdjęcia, no to piszą oni stamtąd to robią, nie? Mnie zdziwiło, że teraz y... Painting Face a podcast? Pitchy odszedł. No właśnie. Nie no możemy w innych, albo możemy teraz to poruszyć jak chcesz. Yy... Pitchy odszedł z Painting Face. Dlaczego? I założył swój kanał. Wiesz co, no. Są teorie spiskowe, ale ani Painting Face, chłopaki, czyli Jeff i Patrick, ani Piczy nie potwierdzają tych teorii spiskowych, że tam nie coś się pożali. Nie, raczej się nie pożali, tylko yy, jakby, nie wiem, creative differences w cywilizowany sposób, że Patrick, który założył ten kanał i jest montażystą, i on za całą stronę techniczną odpowiada, miał trochę inną wizję, mhm. a Piczy jednak mhm. chciał trochę po swojemu robić i stwierdził, że no dobra, mam skillę, to sobie po swojemu. zrobię sobie, spróbuję po swojemu. tak? Mhm. No i sary, przed wypuszczeniem pierwszego wideo miał, nie 20 tysięcy followersów z racji tego, że jest Peaching. znany, No No i teraz obejrzałem, przedczoraj wypuścił w piątek pierwsze wideo, w sobotę drugie i dzisiaj w niedzielę, kiedy to nagrywamy, będzie trzecie wideo. Pierwsze to były podstawy malowania, takie podstawy, podstawy, mhm. czyli tam standardowo, jak zrobić undercoat. Jakiego się nazywa kanał? co? Coś z i w nazwie, boże. i advice, nie. i tips, i tips chyba, wiesz. i tips, linus tech tips, i tips. No i stary, no co? No malowanie jest robione w porządku, tak? Nie jest jakiś mega czy tak, coś ich, odkrywczego, ich. tylko po prostu pokazuje jak maluje. I on, on robi z tego swojego konta, wiesz, army painting, że on był zawsze army painterem. Mhm. Nie znajdziecie u mnie poradnika, jak zrobić Golden demona, czy coś takiego, ale dam wam rady, jak zrobić, żeby szybko pomalować na przykład armię Marinesów, tak? Dry brushy, nie dry brushy, jakieś takie, wiesz, podstawowe techniki, kontrasty. I tak dalej. Jak zrobić, żeby wyglądało OK. Na przybliżeniu nie wygląda super, mm -hmm. ale jak ich ustawisz, nie, 50, to będzie których e pomalowałeś e w jeden weekend, to będzie spoko, tak? Mm. Dobra. Flash, no i tu właśnie mamy Warcraya, Flash Eater Cords. Mm -hmm. Też fajna banda. I są rulsy do pobrania. Znaczy to jest. W sensie to są do istniejących modeli flesh Eaterów, mm -hmm. Darmowe rulesy, Nie mm -hmm. ja chcesz nimi grać w Bringers e są te, To są te wszystkie gnomy wszystkie takie, tak? Aha. A i to o, 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 o to ci chodziło, tak? Tutaj. moreback okej. Okay. Po prostu, że możemy sobie, no to, to czekaj. To jest dla istniejących modeli? Mhm. To zerkniemy sobie. Wiesz, rules, tak? Karty. Siup, 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 siup. Czytuję jest? się, jesteśmy po wi więc trochę gorzej chodzi. Na szczęście nie musimy streamować. To masz ogólny opis. Mhm. Coś się jeszcze wszytuje. O, jest. Trochę loru. Tak. No fajnie, że tak wydają. Wiesz, tak. tak fajnie, trochę tych stron nie jest tam chyba. O, masz. Monstery, możesz Czekaj, tak, sobie... tak, czekaj. Patrzę, 19 stron, nie? No. A tutaj, jak to klikniesz, to masz, już normalnie karty. Poprosły. Tak, do druku można sobie w, w, zalaminować. i... Jak ktoś ma Flash i chciał nimi zagrać. Czekaj, czekaj. A to są też. Zobacz, bo to są. Osy, bo Bowner Boys. Osylaje Bone Reapers. Tak, tak. Czyli, są nie, tylko... Czyli nie tylko do Flashiterów, ale chyba ogólnie do śmierci na to wychodzi? No tak to wygląda. Osyark Bone Reapers. No tak, w jednym PDF-ie są, tak. Hmm. To są jakieś te raspy, wszystkie. To są Night To masz e, Flashiter Flash Cords. Aha, no i to jest, a to są po a prostu. A po Bone Reaperach jeszcze coś było tam dalej? Gdzieś zobacz. Hmm. Gdzieś ludzie byli jacyś, mi się tak wydaje. No. Nie, czekaj, no to mam Hell Knight. Ty, wróć. Czeka. Czeka. To, to są rulesy dla modeli, które ja mam. No, to no bo mam... No, poczekaj, to są Wargeisty, Blood Knight, jeszcze. I Shops. Y... Black Knightów mam. Skeleton Warriorów w różnych mutacjach mam. Grave Guardów mam. Ty, no się. No to możesz to druknąć. To i... można i do Warcrya. Ja mam kolejną bandę tym sposobem. <laughs> Znaczy, wydaje mi się, że oni już mieli kiedyś, w sensie jako Deathrattle jeszcze, albo Legions of Nagash, coś takie też mieli rulsy, ale no to są widocznie aktualne. Okay. Y, underworldsy. Kolejny wideo coś nie działa, nie? czy to u mnie, czy coś. Underworldsy. I co tu mamy? Nekromantę z zombiakami. Z zombiakami. No, underworldsy trochę mnie... Nie daj Przestały jarać, nie? Przez te karty, mm -hmm. przez to, że. Znaczy przez straczkę wydawniczą stary. Po prostu za dużo, nie, za szybko tego to, 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 to nie było dla mnie problem, bo te bandy są dostępne, tylko to, co mówię cały czas, że jak już bawią się w Magic the Gathering, że o tych kart nie możesz używać, a ty możesz. Mm -hmm. no, no słabo, nie będziemy tak robić. Znaczy dać. wiesz, możemy sobie kiedyś wrócić. No to, co możemy robić, możemy sobie Shade spire, tak? W tak? Mamy, ja mam cały spire, wszystko no. od początku do końca. I całość da Wszystkie karty, wszystkie modele pomalowane, wszystko. Po prostu można usiąść i sobie na stare rulsy zagrać. Tak? Nie znam na nie przeszkadza dokładnie. Tak samo jak chłopaki grają w czwartą edycję 40. Nie przeszkadza im. to. Karty. O, tu fajnie pokazane, niepomalowane modele. super. Mhm. No tak, takie jak spudła wymieszane. No. no tak. Bo... podejrzewam, że zajarzyli, że większość ludzi to są jacyś właśnie medzikowcy którzy kupują i tylko je sk sk składają i skleją. I malowanie i... im przeszkadza tylko w rozpoznaniu no, to za modelu. Dokładnie. Nie? I se grają. Tak. <laughs> grobowiec kraku. Tak. Jak wyglądasz po, po tygodniu na kraku. No dobra, no to tutaj karty tam nic nie mówią. E Już nie pamiętam się gra w kurde w to, wiesz? Powiem ci szczerze. Ale nie, modele, są fajne, modele są fajne. Modele są fajne. Tylko my graliśmy w Shakespeare, gdzie jeszcze magii nie było, bo tam chyba Ta. w któryś magia Ta. weszła. I no, trochę no, tak zmieniały. No, dodatkowe kostki. Ja mam jeszcze gdzieś całe pudło. Kart i kostek i wszystkiego. No, no sorry. Shakespeare i Directors, Czyli pierwszy i czwarty sezon y Underworldsów zrobiłem kompletnie. Wszystko karty w segregatorach poukładane normalnie kupione. Od, jak się nazywa ta firma od koszulek? Ultra Pro. Tak. No to mam normalnie te koszulki Ultra Pro do segregatorów. Wszystko jest od początku do końca. Nawet do Shade wyszła karta, jak był któryś White Dwarf, tak. tej, wiesz, taki kurowy Z Gargantem. Z Gargantem, tak, czy tam Gigantem, dawniej mhm. mówiąc. Mam ten model w kolejce, Aha. bo kupiłem kiedyś wypraski. I będzie zrobiony dokładnie pod tą kartę. tak jak No są specjalne misje, jakie trzeba grać. Nie? Jest taka, że po prostu całą banną grasz przeciwko niemu. No, dokładnie. Czy nawet dwiema? Chyba, chyba dwiema. nawet dwiema. Możliwe, że nawet dwiema. No. Um, to jakbyś chciał, to tak jak, jak nagramy, to ja ci mogę dać. Wrzucisz to do kolekcji kostki, jakieś różne rzeczy, bo mam tego od cholery. A są fajne, że wiesz, jakieś różnokolorowe kostki. Na mówię. razie trzymaj. Ja będę miał miejsce, to się uśmiechnę. Zobaczmy, no i mamy Old World, almanak New Bretonian. Tak, to Lord. jest ciekawostka taka, że ktoś tam, już nie pamiętam, któryś rzeźbiarz GW w 2008 roku, wyrzeźbił. Nie wiem, schował w szufladzie czy co. No i teraz odkryli i wypuścili. Ale on serio jest wymówiony. To jest skalp z 2008 Sculpt roku. Tym no. roku. No, no widać, jak, kurde. jak jeszcze Warhammer. No, widać, oczywiście. Jak jeszcze Warhammer Fantazy był no dosyć żywym systemem. tak? Siedem lat przed jego kasacją taki trebusz. on trebusz jest? Fajny, no. Trebusz, nie? Dobrze mówię. O, tak, trebusz, no. Fajna scenka. A są modele malowane przez y, ludzi, tak? Po prostu. Nie, to, z, y, to jest Heavy Metal, to jest in studio. Aha, znaczy, No no tak, 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 ale chcę się, że to nie jakiś nowy model. Ale co to są? To, to, są, to wszystkie... są linki do artykułów o Old World, Aha, budujących okay. hype. Okay. No, ale ten model widać, że jest nie, no, widać roku. No, te oczka zobacz. <laughs> Brwi takie jest w ogóle... W ogóle, skąd, to, to, skąd taki pomysł na brwi? No twarz trochę zmienić i byłoby super, nie? Nawet no, ten ludek tutaj, ten jego ja tak przydłupa, giermek taki, nie? jest tak. spoko. O, o, to no widać, panie. że to jest klasyczne fantazja. Panie nie bij, ale co się dla dzieje? Dla tych, co czują nostalgię za tamtymi modelami i tamtą estetyką, to jest sam raz, tak? P nie wiem, czy usłyszeć, co powiedziałem, panie nie bi, co się dzieje? <grym> <Taki> <grym> rzymy, Nic nie bi, widzę nad tego hełmu. <grym> ale założenie od razu, nie bij, co się dzieje? No. To jest Warhammer Fantasy, też Grimdark. Tu masz zasady PDF-y do armii, które nie są oficjalnie supportowane w Old World, czyli w Old Worldzie no jakby te frakcje nie, nie biorą udziału w loże, tak? Nie, ale możesz bo... z nimi pokazać, ale tak. masz PDF-y, które nie będą ponoć update'owane już nigdy? Ale jak masz armię i chcesz na tych nowych rulsach Old World. Zobaczmy, czy to ładnie wydane jest. No tak, że przypomina, o, powiedzmy, okay. przypomina stare buki, nie? Stare buki, mój drogi, to są biało-czarne. No dobra, no po prostu, buki, ale, układ, ale ładnie. Układ ładnie. jest klasyczny. Tak? Znaczy postarali się, kurczę. No, no to miara, no. ktoś, ktoś tam się postarał. Dobrze, fajnie. No i co tu mamy jeszcze na koniec? No do tych, do Legionów Imperialistów. Do Minimalisów. Masz Arwus Lightery. Pewnie za miliony monet. 2, 4, 6, 8. Powiem ci tak, 10 u Kryspina, w stagrafie na Bratysłowskiej 2. 10 rajnosów kosztuje 140 zł. Takich. Więc teraz jak sobie, jak sobie pomyślisz, 140 złotych muszę wydać. Aha. Ale z drugiej strony 14 złotych sztuka. Czy to jest dużo, czy to jest mało. No, no za taki kawałek plastiku to jest dużo. Biorąc pod uwagę, że za 140 zł masz litr żywicy. No. I jestem w stanie się założyć, że wydrukuję jakieś 200 pewnie. No. Nie gorszej jakości, Wiem. nie dużo gorszej jakości. Wiem. Ty widziałeś bliska te moje modele drukowane, nie widziałeś jeszcze? Nie pokazałem no ci. Zdjęcia. No to ci pokażę, bo no. zobaczysz, stoją obok oryginału. Mhm. A ja jeszcze nie, do, nie dopasowałem skali, I tak mhm. po druknąłem jak było, nie? I mhm. tak są tak 3% większe. No ładne te modele są, nie da się ukryć, no ładne są, ale jeśli liczyć na to, że one będą kosztować 840 zł, 150 takim w FLG-sie, no nie. How about no? Ja w ogóle ten system nie ciągnie mnie. Mnie ciągnie, wiesz co? Mnie ciągnie fakt, że mam Aeronautikę i Titanicusa, gdzie w Aeronautikę zagrałem parę razy i był bardzo fajny system. Titanicus, którego nigdy nie zagrałem, a są modele przekozackie. I mogę to wszystko na jednym stole połączyć. No dobra, no to I, jest, to to I to mnie ciągnie. I to w pewnym momencie to się stanie i ja sobie z kimś zagram, nie? Natomiast sam jako Leg Legions? nie, ni w ogóle. Fakt, że mogę użyć te wszystkie rzeczy, które tam są w pudle, to mnie jara. Mhm. Bo zapowiadali to i wiesz, rumory były od długiego czasu. Dobra, co tutaj modele z no Wybrali sobie sobie ludzie w ankiecie model roku. <coughs> tu masz wiesz, y honorable mentions, tak? Mm. Chaplin są jest super. No fajny jest slipper. Wasztor no. też jako model jest świetnym modelem. Mi zupełnie nic nie robi, ale ja średnio lubię Dark Mechanicum i te różne tam, wiesz, pająki chaosu, krety chaosu i tak dalej, nie, nie trafiają do mnie. <grym> Dante też jest fajny model. Dante nie? spoko, tak. No, po prostu primarisowy update klasycznego Dantego, e, e, Pani na dużym, na dużym tym, na dużej mantikorze. O, ten jest świetny. ten jest to, jest to. muszę to. przyznać że to jest wypasiony to model. jest idealny model na arcik. nie super jest na display super jest tak no, Nord jest duży, spoko ale nie tirani. jest jakaś niesamowita a wygrał trzecie miejsce Farsight, który jest no japońskim mechem S <noise> Nawet mam go złożonego z kwitnącymi i... kwiatami i wiesz a ja wiem no jest Japonia jest, jest spoko mocno, nie? No, A drugi Angron. Angron jest spoko, Podoba mi się, tak. Angron jest fajny, bo jest, jest mięsisty. Widzę, że to jest, no jest... taki przez kurwol. Tak. Jest kupa mięśni i brutalności. Widać to w każdym jego elemencie. W każdym kolczu. Wygląda jak koleś, który może robić sobie drop assault z orbity bez kombinezonu ani niczego. Zasłania się skrzydłami na raj. W której siorce było, nie? Tak, Dropował się po prostu. No po prostu. się zdesantował z orbity statkiem i Lecieli statkiem i Jadgon wyszedł i powiedział Leroy Jenkins! Dokładnie. To jest No, no, Powiedzmy, że no... Ja mam nadal podejrzenie, tak jak Jay z Bronson Battle, że, że te ankiety są ustawiane, bo nigdzie nie ma na przykład ile procent, co dostało. tak? No ale po co mieliby się to mówić? No. Oni chcą sprzedać to model. Wcale tak. Ileś lat temu na bank wygrał Krab z daherkazmu. Hmm. No ale nie mogą pozwolić Przesunęli na to, go na drugie miejsce, bo trzeba było promować jakiś model na pięć. No, Ale nie można zrobić to, żeby no. Krab znowu wygrał, który nie możesz go kupić, kupić go w modelu, który. No nie, nie możesz tak. To się nie sprzedaje. Przecież to ty mi powtarzasz. Oni mają inne. No tak, agenda. oczywiście. No, no, no dokładnie. <laughs> dobrze. Eee, no i Golden Demon. Tak, tu jest, tu troszkę było poruszenie wśród youtuberów, którzy malują na Golden Demona, że się pozmieniały kategorie, nie? Mm -hmm. Wiesz, tak. tak? No. Warhammer 40 Single Miniature, Warhammer 30 Unit albo Kill Team, mm -hmm. 40 Large Model or Vehicle, które były osobno. Tak. Vehicles i Large <coughs> Model były osobno. Sigmar Single, Sigmar Unit or Warcry Warband. Sigmar Znowu, Large Model or War Machine, mm -hmm. Middle Earth, Herezia. I tu jest wszystko. I tu jest wszystko. Możesz, nie wiem, Pojazd do Malkadora albo Siege Herat, tak? Albo Tytana. No właśnie. No, Zdura no, troszkę. Jest. No, dziwne, tak? Underwalls, nie wiem, czy miały swoją kategorię, nie ale wiem, teraz mają wiem. swoją. Jak ma swoją kategorię? <coughs> Underwolcy są częścią Sigmara, jeśli chodzi o lore, więc nie rozumiem, ale okej. Okay. Powinno być bardziej właśnie, e, tak jak tu masz, e, Unitor, i Warband. No właśnie, no właśnie. Necromunda. Okej, okay, spoko. Necro może sobie być sobie, tak? Blood Bowl sobie. Epic Scale. Dobra, to ma sens, no, że tu masz Legends Le 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 Imperialis, Titanicus'a i Aeronautikę. Aer Flying roundicus, Young, tak. Young tak. Young Bloody to tak było. Diorama and Duel, co było też osobno kiedyś, że osobno miałeś dioramę, osobno miałeś mhm. pojedynek. No open to tam wiesz, każdy się rzeźbi co chce i Old world. I old world, nie? Dziwne. No tak no Wiesz, no my to czysta akademicko, bo wydaje mi się, że już żaden z nas chyba nie marzy o tym, żeby coś na demona. Nie, no to jest, nie, nie jest dla mnie żadna ambicja w ogóle. Nie, znaczy, nie, bo, bo, bo. Sorry, wiesz co mnie odrzuca? Że musiałbym, tak jak tam mówię, nie, od 50 do 100 godzin na model poświęcić. Nie chciałbym, już bym nie mógł na niego patrzeć. Jeżeli dla mnie to, nie mnie to nie poświęci. jest żadna ambicja, dla mnie, dla mnie jest, nie, nie ambicją nawet. Fajną rzeczą, jak ja wystawię na, i swoją drogą przypominam, migawka 20 kwietnia w Łodzi. Druga edycja. Konkurs. Hmm. Jak na migawce wystawię model, i ktoś mi powie, ej fajne. I dostanę, to jest, to jest i dostanę spodem, wyróżnienie. No, to, to mi, mi zupełnie nie pytanie: wystarczy. Czy tam jest jakiś ról, że nie można wystawiać modeli, które już kiedyś gdzieś wystawiłeś? Nie czy? ma. Nie ma. Nie? Nie. To wezmę mojego Space Marina z Chaos Został w challenge'u Darana Lightama. Poza tym, kto będzie wiedział, nawet jeśli by była taka zasada, ale sumie, poza tym. To, był poza tym to było niszowe, To było gdzieś na, na, na blogu. Na Instagramie. Ty, nie nie no. ma takiej no. zasady właściwie nigdy, bo możesz jeździć na. ludzie jeżdżą na konkursy z tymi samymi darami przez kilka lat i wystawiają je. Nie, nie ma chyba takiej zasady, że jeżeli. Wy, chyba, że jeżeli wygrałeś coś, to może, może na zasadzie takiego, żeby cię zmusić do malowania czegoś nowego. No Wiesz, co, to bym sobie wpadł i bym to wstawił. Stary musisz nie, nie wpaść, tylko musisz to wcześniej zgłosić to wszystko. A, nie? Okay. Także y, wrzucę w opis, dobrze, że w sumie o tym wspominasz, wrzucę w opis migawka 20 kwietnia i 1 czerwca y, kontrast w Warszawie. Pierwszy no czerwca, no wiesz, bo to jest, to jest mój wyjątek od reguły, bo to jest Space Marine. Zwykły z drugiej edycji Space Marine z Bolterem, tak. ale wyjątkowe jest w nim to, że robiłem go, nie, 3-4 wieczory. Hmm. Tak? No to, to jest dużo więcej niż do jednego Marina przykładem. Tak? Hmm i tam wetblendy jakie są glazy jakie są tak No i bardzo dobrze model wygląda świetnie także to chyba wszystko wszystko co mieliśmy tak do omówienia. po krótkiej przerwie czy znaczy może dłuższej przerwie bo pojedziemy sobie na żarcie musimy coś zjeść znaczy I... I dla nich ta sama przerwa no dla was będzie dla was wygląda, będzie tak? I wracamy. wrócimy i pogadamy o refleksjach na temat kiltima i paru innych rzeczach tak jest to było w tym kawałku hmm, Cypress Hill był kiedyś taki początek, że oni tam z bąka wciągają takie emeryckie. <laughs> Kurwa, taka gorąca. Okay. No, przed chwilą ją parzyłeś. No nie, ja, lubię gorące, ja lubię gorącą herbatę, ale chyba nigdy aż tak nie wciągnąłem. Dobra. Witajcie po przerwie. Tak, jesteśmy. jesteśmy posileni, <laughs> jesteśmy y, najedzeni. Tak, chcieliśmy sobie pogadać o paru rzeczach, a przede wszystkim o naszych doświadczeniach. Du dużo ostatnio u mnie Kilkima, to, no to widzicie, że ktoś ostatnio mi wysłał klipa z mojego, którego jest streamaczy. Czy możesz zrobić coś z Kilkima? I powiedziałem, nie, nie chcę się robić nic z Kilkima. Bęk! Dwa miesiące później. Komuś, streamy, no Battleportów jeszcze nie było, ale ogólnie dużo kontentu o Teamie Mówię przede wszystkim, maluję Kiltimę i, i w ogóle. Można zmienić zdanie przecież. Tak? Tylko krowa nie zmienia zdania, dokładnie. No i chcieliśmy pogadać o tym, bo zaczęliśmy sobie jakiś czas temu grać. Kiedy tak zaczęliśmy? Z miesiącem? Półtora? Coś? Miesiąc jakiś. Po nowym roku zaczęliśmy sobie tak pykać i zaczęliśmy o tym gadać coś i stwierdziliśmy, że może, może wpadniesz, zagramy. No i pograliśmy. Jeszcze nie wszystkie zasady ogarniamy dobrze, pewnie. Znaczy, bo widzisz, bo była pierwsza gra, gdzie graliśmy na czuja i na pewno źle, hmm. pod wieloma względami. Potem drugą grę graliśmy na streamie, gdzie Tychowski w czacie bardzo nam pomógł i tak. nam prostował wszelkie, wiesz, misconceptions, które mieliśmy. No i potem co? I potem jeszcze raz graliśmy tak bez streama, nie? Czyli trzy, trzy mecze zagraliśmy. Ja więc w jeszcze zagrałem dwie gry z, ze Śniegiem. Chyba dwie gry zagrałem z nim. Eee, no i... Pograne było o tyle, że już chyba na, poza tak naprawdę zasadą conceal, visible, in cover, przy engage czy in conceal, chyba naprawdę ogarniam wszystko. Wydaje mi się, to nie ma już nic do, o, do ogarnienia. Kombat gramy dobrze, mhm. strzelanie gramy dobrze, to jest jedyna rzecz, która i to też nie twierdzę, że gramy to źle, po prostu budzi moje wątpliwości, czy to jest, czy dobrze to robimy. Wydaje mi się, że też jak już obejrzeliśmy tam ten filmik, co linkowałeś i tak dalej, to też na synek, że już lepiej będziemy się orientować. Też poczytałem troszkę o tym, że co, co trzeba zrobić, żeby nie mógł do ciebie strzelać. Musisz być w konsilu i musisz być obscured. Tak? Czyli zasłonięty częściowo. Musisz stać za terenem, który ma rula obscured, mm -hmm. w skrócie. I musisz w odpowiedniej odległości za nim stać. No i właśnie w odpowiedniej odległości. To jest też motyw. Stary, dlatego teraz wiem, bo co mnie wkurzało, że ty masz tych orków w konsilu. To są komandosi, oni są sniki, oni są skonsilowani mm -hmm. przeważnie mm -hmm. y i mam problemy ze strzelaniem. Muszę zacząć wydawać swoje equipment pointy i kupować Auspex, no. bo Auspex zdejmuje ci Obskurd. W jakimś, w jakimś dystansie? W jakimś dystansie tam, mhm. ileś tam. Jak zdejmę ci obscured, to mogę do twojego skonsilowanego strzelać. Możesz, no? No, tak. Tak, no bo zdejmujesz mi... Tak, no ja mam chyba jakiś bonus za to, że jestem w koncilu pewnie, ale nie wydaje mi się nawet, czy, czy jest jakiś bonus. Nie, za wtedy to... normalnie jesteś po prostu, wiesz, valid target, tak, mhm. do strzelania. Więc na pewno i nie ma limitu. Mogę na, bo tam chyba trzy, jak pointy kosztuje, no to teoretycznie trzy na trzech to... chłopkach mogę wziąć. Ale tak. to 3, no, a... Teoretycznie. Masz sześciu chłopków, no, więc to pewnie wykorzystam też na inne rzeczy, bo tam z tych filmików, co oglądałem, pooglądają sobie kilka, jak grać intersession składem. Jakieś mm -hmm. taktyki, że na przykład te bolty, które poprawiają damage są bardzo fajne, że masz plus jeden damage na zwykły i na krytyku, czyli nie, nie zadaje ci cztery, pięć, tylko pięć, sześć na przykład. Tak? O, no to jest dużo. No, to jest W to jest żorku, tak? który ma 12, dwa krytyki ci wystarczają, a slash ile trzy w, razy? ma dziesięć chyba twój, tak. Zwykle, ja e, tak, dziesięć. Tak, faktycznie. Jeszcze, 10, 10, no to właściwie dwoma strzałami nie zabijasz. Zwykle jak jak wejdzie, to w jednym shootingu ci motoryzm. A masz trzy strzały z reguły, nie? Czy cztery? Trzy chyba. 3 e, z boltera? Więcej. Cztery po pięć strzałów. O. No. Tak, będę się tak, konsilował warto, cały warto czas. Warto to wziąć. Warto wziąć y, lunetkę, która też coś tam daje przerzuty chyba. I, sorry, i to, co najbardziej sobie robiłem a. szkodę, olewając to, mm -hmm. y, ploje. I to konkretnie Strategic ploje, bo na, kolko... na to jeszcze nie graliśmy, tak właśnie. właśnie, ale Strategic ploje mam takie, że na początku każdego Turning Pointa, w tej pierwszej fazie jeszcze mhm. przed ruszaniem się, przed aktywacjami, mogę sobie wybrać Strategic Ploja, które tam kosztuje, nie wiem, jeden czy dwa CP, chyba jeden. CP. Mhm. I mam trzy doktryny. I wybierasz mam sobie. Taktyczną, dewastatorową i asaltową. Asaltowa powiedzmy, że średnio mi się przyda, bo mam. Więcej intercesorów niż sort intercesorów a asaltowa doktryna Ci daje to, że jak się bijesz, to możesz przerzucać jedynki. Po prostu. Okay. Kosztuje ci to jeden CP, tak? Nie jeden CP per przerzut, tak. Tylko jeden CP na turę. Jeden CP na cały Turning Point. Mhm. Czy ja atakuję, czy jestem. Nie, chociaż nie wiem, czy to nie było tylko, jak szarżuję. Chyba to jest tylko moich, którzy zaszarczą. Okay. Tak? No, ale nadal to jest więcej przerzutów niż jeden za jeden cel. Możesz tak się przygotować, że na drugi turning point sobie po prostu przygotowujesz do szarży i atakujesz trzema. No masz na przykład, jak wiem, że będę w tej turze hmm. szarżowo, tak. ale sorry, te taktykali Devastator to są mega przydatne i naprawdę warto je brać, bo też za jednego tam chyba command pointa. Niech to będą nawet dwa, ale wydaje hmm. mi się, że za jednego. Devastatorowa doktryna mówi, że jeżeli strzelam jesteś więcej niż. Czerwony pięciokąt, czyli więcej niż 6 cali ode mnie. Sześć cali to było, nie? Tak, tak. Jeżeli jest więcej niż 6 cali ode mnie, mam przerzuty jedynek na strzelaniu. Tu hit. Okej. Okay. Czyli im dalej, tym lepiej. Blanket, czyli jak wiem, że w tej turze <coughs> będę strzelał do Twoich kolesi, którzy są daleko, poza sześcioma calami, warto to wziąć. To jest ileś przerzutów potencjalnych za jednego CPK. Taktyczna doktryna, to samo, ale wewnątrz sześciu. W sześciu celach. Okay. A ospekt, naprawdę warto. A OSPEX działa tak, że. Wybieram sobie jednego typa chyba w, właśnie w sześciu celach, czy Wiluś, i zdejmuję mu obskurt. Dla wszystkich innych, czy nie, tylko nie, dla nie, tego. Twojego... jednego konkretnego. Ale znaczy, nie, nie A, wiesz, czy znaczy działa na moich tak. Na no w zasadzie twój koleś, twój koleś traci Okej. Okay. Na ten turning point. Więc okay. obowiązuje to, jeżeli inni będą do niego strzelali, to... No więc dobrze jest puścić jakiegoś typa z przodem z Ospexem, hmm. który będzie właśnie łapał wszystkich przez ścianę czy tam coś. No, nie wiem, czy musi być visible, czy jak chyba nie musi. Musiałbym to doczytać, no, ale chyba nie więc... musi. Ale Sary nawet na jednym marinie. Jeden marin no tak. robią aspeksem tobie, załóżmy, że nie muszę się ruszać. Mhm. Robią speksem akcji, która kosztuje jeden action point. Zdejmuję ci Obscura i mogę dwa shootingi jeszcze zrobić, nie zrobić. Tak, a Ludzie jeszcze... Ludzie biorą na Grenadierze, bo Grenadier, żeby zdjąć ci Concealer i dwa razy ci jedno jeszcze, <noise> A jeszcze jakiś kolej z, z, wiesz, z Heavy Boltera, czy z czegoś tam, co tam masz. z Jakieś broni z daleka może właśnie na znaczy, Devastator. Wszystkie, wszystkie Boltery, hmm? Bolt Rifle, Assault Bolt Rifle, Stalker Bolt Rifle, wszystkie mają zasięg infinite. No tak, więc wszyscy więc... mogą później tego typa próć, nie? Jeszcze jak tak. mam Devastatorową Doktrynę, to no. w ogóle, nie? Super. Trzeba się zacząć, zacząć tego używać i też Koleś, którego nie brałem, bo nie zrobiłem modelu, ale teraz już zrobię model do niego. Eee... Teraz tylko już doczytałem zasady, że jest dobry. Tak. Eee, Assault intercesor, grenadier. On mm -hmm. ma po prostu nieskończone granaty za darmo. Ma wszystkie stacje. A, Assault, bo normalnie masz, no faktycznie masz. A, bo, ale nie, nie ma boltera. Ma, bo mam gunera intercesora, który mm -hmm. ma granatnik. Ale on to, ma, one nie use. dość, że ma... Nie. On ma a, też darmowe, nieskończone granaty, jeszcze na odległość yy, Bolter. nieskończoną, bolterową. Mm -hmm. Natomiast grenadier ma już chyba na 12 sali, czyli na rzucanie, mm -hmm. ale też ma nieskończone. Więc pierwsze, co będę robił, jak zrobię to, co teraz Czyli możesz maszy. mieć dwóch takich z granatami. Dwóch grenadierów, tak. Dwóch kolesi z nieskończonym zapasem granatów. <grym> Okej. Okay. No przyda się. No. O kurde, raczej. Krak granatem zawsze Tym bardziej, fajnie. że jak jeszcze mam tych dużo orków i często staję nimi obok siebie jakoś w miarę, to może po... można nawet frak granatami użyć. Okej. Okay. Także no, w, dalej, jakby brnę w ten interesujący skład, co nie znaczy, że nie będę chciał zagrać innymi, bo mam. No jest. Team, taki tam, team, mam. Rogue Traderkę, tą z pudełka, Kiltim Rogue Trader z poprzedniej edycji, mm. tak? Elucja Wayne, ona się nazywała i tam cały oddział ma wokół. Zanim jeszcze tak? pójdziesz, y, musimy, z pierwsze, co zrobimy, musimy zagrać, na, wymienić się Kiltimami. Wiesz po co, żeby poznać no, się od jednej no, i, i od drugiej strony, można, można e, bo y, nie sprawdzasz. Y, jak zagrasz orkami, to wiesz, co cię u orków wkurza z mojej perspektywy. To mogę więc To możesz eksploitować, ale też poznasz później, że coś nie gra, bo to jakoś inaczej się zawsze patrzy. Mimo, że gra jesteśmy że w tej samej grze, to nie zawsze zajarzysz to, że na przykład coś mi nie działa tak, jak powinno działać. Mhm. A ja też nie wiem, ja nie grałem z Space Marinami jeszcze w Kilkima, więc też nie wiem, co, co tak naprawdę sprawi mi radość i co, co, co ja chcę robić. Nie? To jest i dopiero później zagramy sobie innymi, i znowu się zamienimy. Mm. I żeby wiesz, bo to zwiększa się ilość tych klitmów, które możemy zagrać. No i ja mam, mówię, no ja mam pięć kiltimów w tym momencie jak skautów pomaluję. To jest, no też jest sporo, nie? I chyba nam się nie pokrywają żadne klitmy, poza orkami. czy orków ty masz komandosów? znaczy zwykłych orków powiedzmy z kompendium też byś złożył ze swojej wielkiej kolekcji orków? A bo ty masz tak? komandosów. Ty masz komandosów? Mam i... komandosów, ale hmm. mam też zwykłych orków. Hmm. Boysów, nobów, tam hmm. wiesz, lutasów, bernasów, których chcę teraz pomalować niedługo. Także też teoretycznie mógłbym. No Marinesów to wszelkie kombinacje, nawet ten Fobos Strike nim też by mógł, bo mam Riverów Ultramarinesów. Ja Górę mógłbym złożyć z, mógł, z, z tych Death z... Guardów po prostu. Dark Angeli Dark Angel. Dark Angel. nie mam tak dużo, ale Dead jak najbardziej w każdej no. konfiguracji mogę złożyć, bo mam armię Dead Guardów. Nie? Spoko. Y, Imperial Navy, które teraz skończyłem niedawno, mm -hmm. też można użyć. Yy, nekronów, tak. nekronów myślę, że też bym złożył, bo mam tych z Recruit Edition z poprzedniej edycji. No ja też mam nekronów. Nekroni i ta jeszcze mogę złożyć z tych takich no, nieboksowych, nie? No, 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 no. bo z boksowych mam tylko cztery. Eee, no i teraz scoutów czekam aż pudełko. Teraz zaczęły się pojawiać się pudełka scoutów osobne, mhm. więc jakby ktoś miał pudełko scoutów do sprzedania, to ja z chęcią przyjmę. Po prostu pudełko. Myślę, że jak, jak ci wystarczy wypraska, bo i tak instrukcje i wszystko masz? Nie, to... nie, nie, nie. Ja chcę pudełko. Ja aha, potrzebuję chcesz, pudełko. Aha, pudełko. Nie pudełko z figurek, tylko pudełko okay. potrzebuję. Nie, bo myślałem, że chcesz jeszcze dodatkowy wypraski żeby wszystkie możliwe konfiguracje złożyć, nie? W skautach mm, masz wszystkie praktycznie możliwe konfiguracje, ponieważ yy, nie ma tam czegoś takiego, że jest, yy, jest tak zrobione, jeśli się, myl, jeśli się nie mylę, że jest albo zwyklak, albo jakiś specjalista. Albo zwyklak, albo mhm. specjalista. Nie ma czegoś takiego, że jest albo taki specjalista, albo taki specjalista. No wiesz, to w imperialnej prawie tak jest, poza jednym mhm. modelem. Mhm. Bo jeden model, który jest ganerem, mhm. musisz wybrać, czy mu dajesz plazmę, meltę, czy obrotówkę laskaną, las, lasganową. Tak? Tutaj... Tutaj nie ma, bo nawet jest, yy, gra się ogólnie dziewięcioma skautami a jest dziesięciu w pudełku. Mhm. Więc do tego stopnia, że ja złożyłem kolesia z heavy bolterem i kolesia z rakietnicą. Czyli masz... Zamiast okay. wyklaków I wydaje mi się, jedyne co to mógłbym zrobić tak, że mam więcej okay. zwyklaków, ale jak, jak myślę sobie, że co lepiej mieć zwyklaka czy specjalną broń, to zawsze mi się wydaje, ale, że ale, ale może zależeć od przeciwnika. Jeżeli przeciwnik to są jakieś squishy modele, które od zwykłego boltera giną okay, no, jak To czy... chcesz mieć więcej ciał, nie? Okej, okay, no ale i tak strzeli raz, nie? No, ale na przykład na Ganerze masz jakąś tam regułę heavy, nie? Że nie możesz się ruszać czy coś, albo że jak się ruszysz, to go, strzelasz. A bolter to, no to cieka, inaczej, cieka przed siebie. I to, to grasz inaczej. Stajesz go, stajesz go na obiektywie, no. już nie. Można i tak. No. A I tak masz ośmiu Wiesz, ogólnie ten kill team ma to, ma to do siebie, że nie masz jakby sztywnego budowania. W sensie przed każdą grą rulesy dają ci możliwość dobrania Przed każdą grą swojego fire o Roster, czyli tam listę swoich, możesz masz, mieć to jest, wszystko. To jest tak na zasadzie. Wszystkie opcje. Um, roster kiltimowy to jest jak twoja walizka ze wszystkimi figurkami, mhm. a rozpiska, którą łączysz, no to jest roz, rozpiska czteryski, w której wyjmujesz te figurki. Po prostu masz w swoim rosterze tylu i możesz mieć jakich tam tak, chcesz. No tak przy tej gardzie masz dwa teamy. masz dwa fire masz dwa Marinesów. Fireteam Plague Marinesów i Pokswalkerów, albo dwa Fireteam i Jak Jak dusza no zaprach, tak? jest na daną grę, na przykład, o, potrzebuję hordy. Dobra, to biorę samych posłokerów. Grasz jakiegoś elitarnego, dobra, biorę samych Plagasów. Nie? Jest, Rulsy się... dopuszczają coś takiego. tak. To jest I bardzo nie? fajne. No. To, to, mi się, to mi się bardzo podoba. No i czekam tak naprawdę teraz na, cze cze czekam, no czekamy, zobaczymy, yy, żeby wciągnąć może Winca w to, żeby może się go zmuszyć. Myślę, że mu się spodobał. bo jest... worka mu się podobał, bo grał mm. parę razy Warkaja, mm. a to czerpie garściami z no, -a, tak? Dokładnie. a jest 40, którą on woli niż Sigmar'a, więc no powinno podejść. <laughs> dokładnie, to będzie bardziej, że jeszcze setting i jeszcze jego armia by była, mm. nie? No właśnie, jeszcze dedykowany, normalnie dedykowany z bitcami ze wszystkim Kill Team. Trzeba mu to złożyć. i Ja i tak ten boks mówię, będę kupował, no bo, bo, tak, bo ja chcę z tego teren. No mi się terenik ten teren. Jest fajny, on pewnie wyjdzie indywidualnie po jakimś czasie, to, to jest inna sprawa, nie? Nie wszystko chyba nie wychodzi wszystko indywidualnie. Tak? No, nie ma terenów do, znowu poprawcie mi się, Oktariusowe nie tak. wyszły same z siebie nie, w oddzielnym pudle, tam Ork, MekTown czy coś tam, nie? Chyba nie. Chyba tylko to w można kupić. Nie, to takie wiesz, short runy, może później za jakieś 2-3 lata może będzie się pojawiać Albo zbiorą w jakiś zbiorczy box, nie, coś takiego. No może, może. To było dobre, takie pudło, gdzie masz kupujesz za 600-700 zł i masz wszystkie... Może, te, te, te tereny. Dedykowane terenki, no. Powinni tak robić, bo to jest, z jednej strony to jest fajne, że masz np. dwie bandy i kawałek terenu, ale żeby mieć te wszystkie tereny musisz kupować te wszystkie bandy. No. A załóżmy, że jesteś koleśem, który jest jak my, piwniczakiem, Ja chcę lubię sobie grać swoimi najklorcami i mnie wszystko obchodzi. Mm. Chciałbyś tereny, ale płacisz za jeszcze bandy. Tak, tak. No. no to okej, okay, dobra, możesz. Ale polski... właśnie zastanawiam się, jak na przykład były, była poprzednia edycja jak Lityma, hmm. i też wychodziły te pudła, że, tylko że to były pudła, Banda plus teren: Krok, Boys tak. Yy, no. yy, i tak dalej, nie? No to czy te tereny na przykład. Yy, tam był taki dźwig, taki gąsienicowy tak. mechanizm. Można to kupić od, od na bo. Tu... Emo to może. Tak, to akurat. No to może to może mu... to jest obecnej edy edycji Klitima też kiedyś w ten sposób będą spuszczane, nie? nie jestem pewien, czy te tereny. Na... Naj... Jak będzie Najp... następna edycja Kiltima, na przykład. Nie jestem pewien, czy te tereny najpierw nie wyszły, a dopiero później były w Klitma. Hmm. Wydaje mi się, że te dźwigi wyszły dedykowane jako do tamtej edycji Kiltima. Tak? Nie, nie, nie jestem pewien, ale wiem, że teraz, do tej pory można chyba je kupić może, je normalnie okay. gdzieś tam na stronie, ale właśnie wydaje mi się, że przez Emo. No wiesz, z jednej strony można powiedzieć, że oj, po tereny, kiedy możesz wszystko sobie wydrukować bardzo podobnie. No ale nie, nadal nie każdy, to nie jest aż tak rozpowszechnione, stary. W naszej bańce może tak, ale jest dużo więcej, wydaje mi się, graczy właśnie casualowych, którzy no, jak na Etsy wejdą, to se mogą wydruk czy dekupić, kupić, ale tak, żeby znajomego mieli, czy coś, to niekoniecznie, nie? Bo widziałem, że są, to jeszcze nie jest plug and play. Do, <strybuj> do, widziałem, że są dru, te tereny do drukowania oktariusowe. Mm -hmm. I nawet całkiem no Chyba nawet nie jestem pewien, czy J właśnie z uh, Tabletopinion. Nie, robią, nie z, y Jesteu. Oni Jesteu. robią bardzo inspirowany niektórymi tak. rzeczami właśnie. I że to jest właśnie, że oni mają taki bardzo oktariusowy teren. Mhm. Coś mieli właśnie, ORKMEK tam chyba to nazywał. Czy jakiś no może taki? właśnie, bo, bo tak mi się wskazuje. Fajny miał, wiesz co, bo oni co miesiąc na swoim Patreonie nowy zestaw terenów. I to taki zestaw terenów stl ów że możesz cały stół. Tak. Do pełnej 40 zostawić. Mostek statku przejętego przez chaos, o. że masz jakieś tam, wiesz, konsole jak na mostku, takie rzeczy, ale też tu jakieś, nie wiem, bajorko. A taki mostek, ja myślałem, że mostek, nie, nie, w sensie most, jakiś dowodzenia. Bajorko krwi jakieś, albo czaszki poukładają, wiesz, tak? bardzo w klimacie 40, bez naruszania copywritera, powiedzmy, nie? Ślizgają się chłopaki, ślizgają się. Tak, tak, tak. No, robią co mogą, nie, no fajne, fajne te no, to tereny. dobrze, no, słuchaj, co I bajek? zawsze, zawsze jak wypuszcza nowy teren... To robi wideo co miesięczne, gdzie cały ten teren składa, maluje i pokazuje przykładowo, jak to można zrobić, ile mu to czasu zajęło. Słuchaj, no to, jest jego, to jest jego biznes, tak? No, no jest, jest. Nie było, no... On, on i chyba dwóch kolesi jeszcze z tego żyją po prostu. Tak, on i w ogóle na ją Battle było dwóch. Jeszcze taki rudy koles jakiś, tak mi się wydaje. Chudy że. Taki, no taki no, chudy. No, no, nie jak się. Szon chyba. Sean? Może, może tak. No Jay zawsze mówi, że przegrywa z nim we wszystko. Tak. Kiedyś eh. wygrał z szonem Od trzech lat jeszcze. Ja ich, ja ich oglądam od dłuższego czasu, kiedy oni mieli jeszcze y, po prostu takie zwykłe filmiki, gdzie, wiesz, Talking Hands były i pokazywali, jak robić różne podstawki. Tak, i, tak, no kiedyś się... siedział w takim, że przy takiej ladzie wysokiej siedział i tam miał jakieś półki z tyłu. Tak, ale jeszcze to było, ja, ja mówię, ja ich oglądam od czasu, kiedy oni jeszcze się nie pokazywali w ogóle. A, aha, że tylko, aha, Tak, aha. i ten kanał umarł na jakiś czas i, później, potem... wró i później wrócił Jay już, sam Jay, mhm. e, tylko streamy robił właśnie z tym drugim szanem, jeśli no, mówisz, że tak ma na imię, a teraz jest sam Jay po prostu cały czas to czas. Czasem jeszcze. Nie wiesz, jak robią jakiś większy projekt, to tam jest, że ja maluję nekronów, aż on maluje tau. Może to... się nie chce pokazywać, może coś no, może życie nie, może czasu od, mamy, kto wie. Może on jest od montowania i. Nie mamy winca, więc rozumiemy, jak to jest. Może, może życie go po prostu dogania i może. może inne rzeczy do roboty. No. Proste. No. E, nie, nie ma na to czasu, żeby już chodzić nagrywać. A Jay siedzi w swojej piwnicy u, u... i stuka cały czas. No, on, jest... Wiesz, on mówi, że tam 300-400 modeli rocznie maluje. Nie? To jest szacun. No, Ja przy życiu realnym, <coughs> pracy dzieciach, że 200 na rok wyciągam, to jestem z tego dosyć dumny. Hmm. Na no, koleś, no mówię, dwa razy tyle. Tylko, że no, to jest też jego praca dzienna, że przychodzi rano i maluje, nie? Tak, no i nie wiem to właśnie, ale on się tym nie zajmuje w sensie jako malowanie, tylko po prostu, żeby mają czym grać. No. Tak, tak, na kanał. To jest wszystko do kontentu na kanale. I do prywatnej kolekcji, którą też, no widać, że on to lubi jest tego dumny. Nie? Bla Black templarów ma nie wiem, 10 tysięcy punktów Z czy coś kiedyś no więc tak, więc na pewno będzie, możecie się spodziewać, że będzie trochę więcej kiltima jeszcze. Myślę, że tak. I może w końcu zrobimy któregoś razu. Nie polajkuję, tylko na pewno Ci napiszę, że może, żebyś przyjechał. Okay. Myśmy taką śmieszną sytuację, ja Wam powiem, że rozmawialiśmy ze szwagrem. Może, może bym przyjechał któryś wtorek lub czwartek. Byśmy, żeby na streamie zagrać. Żeby zagrać na streamie. No to zalajkowałem, no w sensie w mojej. Znaczy go, nie, mów, nie nie mówiłem któryś. Powiedziałem, że konkretnie we wtorek. Tak, aha, to dobra, to, to, to nie pamiętam. Że we wtorek i, i zagramy. to ja tam zalajkowałem, że okej, okay, dobry pomysł, nie? To, to, jest, to jest dobry pomysł. W wtorek przejdziesz, zagramy szwagier założył ten wtorek, zalajkowałeś, no to przyję, wbijam ci się na chatę. Dzięki Bogu, żeśmy się jakoś zgadali, że. Żeby... bo wyszedłem do Dentyski po niespodziewanym wyrwaniu ósemki i mówię, no, będę śmiesznie gadał na streamie. A tak. A ty, a to ty przyjeżdżasz? Co? Co? Hmm. Dlaczego przyjeżdżasz? Chyba mamy communication breakdown. Ale to, słuchaj, dobrze, żeś napisał, bo, byś, wiesz, bo bym podjechał, nie? Jakbyś podjechał, to byśmy to przeorganizowali, byśmy zrobili stream, to nie jest problem, nie? Ale ja akurat tego dnia miałem po prostu ochotę sobie posiedzieć, pomalować, bo miałem, wiesz, nastawienie na malowanie skautów, bo to było w tamtym wtorek, a wiesz, Równie dobrze moglibyśmy usiąść i pomalować, sobie bym ci tam, nie paucze, machną na brązowo czy coś, tak? A cokolwiek, no możemy zrobić tak, Możemy zrobić stream malarski. Po prostu hangout, tak? Biurko masz tak wyjebisę, że trzech nas by siadło i też by było. No może, ja w ogóle, gdzieś co, tak jeszcze... Tutaj to za mało światła. Chyba, że możesz bardziej. Jak to jest za mało światła. Ja potrzebuję jaskrawe światło do tak? malowania. Tak. No to się światło tak postawi. Znaczy, mam swoją przenośną, którą Ja w ogóle, znaczy mam to... ja mogę w ogóle ten stół chcę przerobić, wiesz? E, chcę przerobić go, żeby właśnie. Widzisz, bo siedzimy tak i musimy Pięknie się. trochę nogi może po Tak, Nie, mo nie można żyć. Znaczy, jak wyjmiesz to, co tu jest? Tak? No ale ja nie mogę tego wyjąć. Ja A, jak to, to wyjmę, to muszę z... to wypieprzyć no, na gdzie stałe indziej. To te ścianki, są, tak? Nie, 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 to nie jest, to jest stół, tylko. Ale y, chcę go zrobić tak, żeby był taki overhang 30 cm, wiesz. Mm -hmm. No bo wtedy będzie można nogi włożyć i będziemy mogli więcej rzeczy robić takich, które y, tutaj są. Y, Jestem za. Sary, <coughs> no i tak większość wieczorów maluję. Jak mogę to robić społecznie hmm. z Tobą? Chętnie. Możemy tak, możemy coś pomyśleć. No dobrze, słuchajcie. Y, to tak zakończymy ten 34. odcinek. Czy coś nie czy coś jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Kilzymy coś jeszcze mi powiedzieć. Nie pamiętam, chyba nie. Wiesz co? A, wiesz co, tak, może jedną taką małą no. rzecz. E, stuknęło mi 2000 followersów na Instagramie, no. za co jestem bardzo wdzięczny. E, ale może opowiem w ogóle szerszą akcję, jaka miała miejsce, bo tam dziwne rzeczy się zadziały. To znaczy, no, od paru lat, ciężko mi wyznaczyć konkretny moment, ale kiedyś, jak odpaliłem tego Instagrama, tam początek COVID-a, marzec mm -hmm. 2020 czy coś takiego. nie? E, Tabletop Minions wypuścił wideo, że słuchajcie, no nie ma teraz grania, nie ma ten, ale chcecie malować hobby, to może zostancie content robi. I to content creator to nie musi być YouTuber, to może być Instagramer. Mm -hmm. przykład, tak? Macie swoje modele, jesteście z nich dumni, wywieszajcie je w internecie. No dobra, dają się namówić, założyłem miejsca. I szło. Na początku powoli, no bo wiadomo, na początku masz mało, tak? Mhm. Po czym, nie wiem, oddział Black Templarów wrzuciłem czy coś takiego. Space i, Marines. I nagle odleciał tam, nie wiem, 500 lajków like na obrazku, gdzie do tej pory było max 50, powiedzmy. No i followersów przybywało, przybywało, i tak dojechałem do około, nie wiem, 1500, mhm. powiedzmy, przez pierwszy rok dajmy na to działania. No i potem potem miałem przerwy w wyrzucaniu, motywacja mi trochę siadła, no bo tak już nie było takiego przypływu, nie? No ale coś tam od czasu do czasu zawsze wrzuciłem. I ostatnio jakoś, nie wiem, dwa miesiące temu powiedzmy, wrzuciłem y, oddział riverów, y, <coughs> nie, oddział intercesorów, do, których do Kiltima pomawałem Sanguinary Brotherhood. No i tam ty sugerowałeś, że przez to, że użyłem taka Kill Team i mm -hmm. w treści Kiltim, że to jest, no kill jest słowem nielubianym przez metę. Y, I już od jakiegoś czasu miałem... Przez Metę dosłownie, przez Meta tak, i przy, przez Metę tak, Facebook. Meta, firmy Meta. Aha, myślę, że chodzi o Metę. Nie, chodzi o metalingu. właściciela. Nie? I myślałem od, już, od jakiegoś czasu, nie od roku czy ile, że ktoś mi obcina zasięgi, że jakiegoś shadowbana mam, bo hmm. po prostu obrazki były moim zdaniem tak samo dobre albo lepsze w sensie pomalowania figurek, a nie wyciągały takich hmm. numerów jak wcześniej, tak, lajku, like zasięgów i przede wszystkim zasięgu po to chodzi, nie? że nie docierały do takiej liczby. Nawet nie, nawet nie docierały do wszystkich moich followersów, w sensie Zasięg był mniejszy niż moja liczba followersów, Co tak. już budzi podejrzenia. Teraz, ja nie? mam to u siebie na kanale w tym momencie. Nie wiem, nie wiem czy. No, pewnie też coś ci YouTube ucina. Hmm. Tak. Yy, I nawet je, jak wrzuciłem tych intercesorów, to już otwarcie dostałem powiadomienie w apce, że yy, ograniczyliśmy widzialność Twojego posta, ponieważ narusza zasady społeczności. I przestudiowałem go od góry do dołu, czy nie wiem. Wkradł mi się jakiś turet i w środku zdania napisałem w przez pomyłkę. Przez pomyłkę napisałem kutas. Nie wiem. Nie wiem. Nic nie znalazłem, żadnej przyczyny do tego, ale gdzieś tam pewnie człowiek zainterweniował, w sensie żywy człowiek sprawdził to, co algorytm zakwalifikował jako naruszające. Zgłosiłem, standardy. zgłosiłem się, odwołałeś się. Yy, tak, kliknąłem, no, właśnie. że chce się odwołać. Tak. Yy, I nie było żadnego, że tam skleerowaliśmy. No przepraszamy. Prostu, nie, 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 absolutnie. Po prostu nie zniknęło to powiadomienie, nie? które miałem wiesz, w liście powiadomień. I nagle zaczęły się sypać lajki. I zaczęły się sypać lajki pod obrazkiem Intercesorów i pod obrazkiem Riverów, które już tam przez kilka następnych dni wrzucałem Riverów i na końcu grupowe Riverów. I skończyło się tak, że w pierwszym dniu wrzucenia obrazek Intercesorów miał 50-60 lajków. W momencie jak mu zdjęli tą blokadę, dojechał do 1300 lajków. Okay. Riverzy, którzy też pierwsze dni się zbierali bardzo wolno, dojechali do 800 chyba. I na tych dwóch nice. obrazkach, na tych dwóch obrazkach taki engagement poleciał, że przyleciało mi właśnie tam od, powiedzmy, nie wiem, od 1600 coś lajków wyleciało ponad 2000, nie? Nagle mi zjeli blokadę i teraz unikam słowa kill. Mm. Nie, nie wrzucam. Mimo, że to są modele do killu, nie mówię absolutnie Pi, nic, co by miało w nazwie kill. Mm. Mówię wszelkie tam, wiesz, neutralne słowa w opisie i w hashtagach. To jest chore, że... No nie jest coś kontekst. w tym, nie? Ja ci powiem tak. Ja wiem, jeśli chodzi o algorytm i bardziej, może nie o algorytm, ale o e, taką sytuację. Miałem. Jest grupa e, shatterpointowa, Atomic Mass Games, mm -hmm. ich oficjalna grupa, mm -hmm. nie? I jest napisane w zasadach, bo jak przyłączyłem przy, przy, się do tej grupy, że nie rozmawiamy o wydrukach 3D. Nie? Mm. No więc ja, biedny Polaczek, co myślałem, jak zrozumiałem, że nie rozmawiamy o wydrukach 3D? Że nie mogę nikomu skomentować, po co żeś to kupił, mógłbyś sobie to wydrukować. Ban za to, to wykopani ja z grupy, ja jak najbardziej. E, drukowane modele są lepszej jakości niż to gówno, które Atomic Mass Games robi. Zasłyszysz, że modele Atomika są przyzwoite. Pomijam. Są ludzie, którzy są debilami, i dla nich zawsze będzie drukowane lepsze. Okej. Okay. No? To, to jest lepsze dla ciebie, mate. To możesz sobie to lubić, ale nie, nie mu tego jako prawdę objawioną. Tak? Tak. No i ogólnie wiesz, pro y, promowanie, mówienie czegoś pro drukowanie 3D, czy cokolwiek, hmm. porównywanie modeli i tak dalej. I jest post, gdzie koleś mówi, że. No, hełmy truperów mogłyby być robione lepiej, albo ta przestrzeń, ten peg do, wiesz, do wypustki, mógłby być w innym miejscu, a nie na czole. No, i tam tłumaczymy z jakimiś tam paroma osobami, że stary, no weź pod uwagę to, że to jest akurat płaska powierzchnia, którą możesz sobie ładnie wyszlifować. Bo na chemię masz, nie? Które Gorzej, jakbyś na detalu miał, nie? miał. Masz to na detalu. I napisałem, jakbyś. I cały był komentarz, moim zdaniem, bardzo rzeczowy i merytoryczny. Na temat. Gdybyś miał to gdzieś w innym miejscu, to by było to. Uważam, że to jest bardzo dobry placement. Fakt wymaga od ciebie troszeczkę pracy, że nie jest to takie. Wiesz, no tu, dobra, twisty to nie są klocki Lego. No ale widzisz, na przykład modele niektóre do Underwolców są takie, że od, oderwi. Ale zciśni. widać, ale widać. No Zostaje to miejsce. Jak chcę żeby nie było widać, musisz też musisz. Szlifować, no. I, i, I zrzuciłem komentarz. O kurwa, głupia! Ja. Ciesz się, że nie drukowałeś tego 3D, bo byś miał tysiące saportów. Fut... No, no. no, może nie jest tysiące na łebku, ale z kilkanaście byś miał mhm. tych saportów. Nie promujące druku 3D, porównujące i pokazujące negatywny. Ale ban, bo wspomniałeś o tym. Nie ban. Post mi wyleciał. nie? Ja mówię, co jest? Nie, popatrzę, wiesz, chciałem zobaczyć, czy ktoś coś odpisał. Nie ma mojego posta. Piszę do admina, yy, gadasz o 3D. Ja We stary, ale kontekst! I pisze mi koleś kontekst jest irrelevant. No to mówię nara. Your group jest irrelevant, nara. Kufa, kontekst jest... Is... Nie, nie można no to, wspomnieć to, to jest... druk 3 Stary, no... Ja wiem, że to nie po to, nie po to cię matka urodziła, żebyś był jebanym algorytmem biologicznym, tak? I wykryłeś słowo kluczowe, więc usuwasz posta. Ja no. pierdykam. Brawo dla ciebie, koleś. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy w życiu. Na polskim targowisku mamy bota zamontowanego, który wykrywa, że e, odlewy e, żywiczne wydruki, 3D i tak dalej. No i odrzuca te posty, w których ktoś coś wspomni. Więc taka uwaga dla tych, co oglądają, nie piszcie, że sprzedam stare modele w namiasie to nie są wydruki 3D, bo wasz post nie wejdzie. Bo jest słowo wydruki 3D. A, A można ja... napisać, to są oryginalne produkty tak, Citadel na przykład. Tak, dokładnie, w tą stronę. żeby się nie używali tych słów kluczy. Ale są przy, przypadki, że ktoś tak napisze no i się do nas pruje. Ja mówię, stary, no jest algorytm. On jakoś działa, bo mi 99% postów wyrzuca słusznie. Zgłosiłeś się, zrobię dokładnie to, co ty miałeś zrobione z tym swoim postem. Patrzę, okej, okay, masz napisane, że to nie są wydruki, czy to nie są chujowe odlewy, bo tak kolejny napisał coś takiego. Przywróciłem post. No ale, Także no, wiesz, no, ale to. Algorytm ja rozumiem, że są algorytmy. Algorytmy ułatwiają życie. Ale człowiek ma, jakby być lepszy od nich, tak? Dokładnie. I to za zadziało się u ciebie, a mhm. u mnie człowiek zadziałał jak algorytm, i jeszcze nie przyjął do wiadomości, że. Nie bawi jak, twój mi, kontekst. Widzisz, cary. bo jakby mi koleś napisał. Słuchaj, <laughs> nie wspominam o wydrukach 3D. Niezależnie od kontekstu, nie chcemy, żeby była rozmowa o. Czy... Okej, okay, rozumiem to. Ale też jak, trochę jak rok 84 i zbrodni. My, nie, nie. Z, Myśl o zbrodniach, tak? Że... Nie możesz nie, nie, nawet wie, co... w negatywnym kontekście masz udawać, że nie, nie, jako, to nie istnieje. Jako, jako administrator rozumiem to podejście, bo wtedy, jeżeli tobie pozwoli powiedzieć coś negatywnego, to może, jem, on, może on pomyśli, że jemu, on swoją opinię też będzie mógł wyrazić. I przyjąłbym to do wiadomości bardziej niż kontekst jest nieważny. A Mówią, że kulturowo to my jesteśmy bardziej bezpośredni niż anglojęzycznie. Tak. No kole... to Amerykanin był. No tak, anglojęzyczni, Amerykanin. Takie moje przeżycia y, z, z, z strefy internetowej. <noise> dobrze. To to chyba wszystko. Pochwaliłeś się swoimi dwoma 2000, 2000 Co masz? Ile masz teraz? Śledzący. No 2009 coś takiego. Bo już oczywiście stary, jak tylko przestałem rzucać Marinów, to wszystko zwolniło. Hmm. Wrzuciłem komandosów, którzy moim zdaniem są równie dobrze pomalowani jak Marini, i po 50-60 lajków per obrazek i oczywiście liczba followersów przybywających spadła. Tak? No. A ja wrzuciłem. A propos, jak mówisz o followersach? Przepraszam bardzo. I o e, tych. Tylko to już wiesz. To już nie jest wina algorytmu, to jest wina L ludzi. ludzi. bym powiedział, tak, że tak, tak. Ludzie klikają marinesów. Marines równa się Warhammer, równa się hobby miniaturkowe dla niektórych. tak? I marinesi zawsze mają największe enger. Zresztą youtuberzy też o tym mówią. Miniak hmm. na przykład. Miniak, który obiecał, że już nigdy w życiu nie pomaluje Space Marina, bo tego po prostu nie lubi. Ale od czasu do czasu łamie to postanowienie, no bo jak chce zbudować zasięgi, lajki i tak dalej, to trzeba Space Marina, no, no nie ma innego wyjścia. I ja mam tak, że wrzuciłem y, VIP-a tego Scout składu. no zdjęcie, główne no. zdjęcie, po prostu pokazałem, Takie że... no widać, że VIP-owe. Tak, tak no. wrzuciłem coś, że coś robię, to nie jest jakieś fantastyczne zdjęcie. Ale dałeś Space Marine tak... Tak. Normalnie moje posty mają po 6-7 lajków, bo, nie, bo ja nie wykorzystuję jakoś intensywnie Instagrama. Prawie 40. No, no właśnie, i no, o rząd wielkości więcej, tak? Wystarczy tylko regularnie raz na miesiąc wrzucić jakiegoś ładnie pomalowanego z Marina, lub nawet przypominać ten sam post, jeszcze nigdy tego nie zrobiłem. Jeszcze nigdy nie repostowałem. Jeżeli chcesz jakieś obrazki, które kiedyś wrzucałem, to trzeba długo, długo scrollować, bo tam dużo jest w tych mm. postów. 747 dzisiaj wrzuciłem coś takiego. No tak, bo ty codziennie praktycznie tam, co, co któryś no, dzień, no, mi się tak od no, no, 20 roku to, to jest więcej niż 747. No ja no. ale, ale tak, jak już mam strich taki, no to wrzucam codziennie. Nie? Ja potrafię usiąść na Instagramie i co chwila twój post i jeszcze mówię, czemu go jeszcze nie zalekowałem czemu on nie zalekowane i tak, co jest? No to są z poprzednich dni, no. pewnie. No tak, no ale nie, no, 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 no trzeba... Jeżeli chcesz. Jeżeli opierasz i to jest słabe. To jest słabe, i to powinienem chyba na terapii poruszyć, że opieram jakby swoją motywację do hobby na zewnętrznej walidacji, gratyfikacji. Mhm, tak, na Insta, no to nie jest zdrowy objaw, ale przyznam, że trochę tak robię. I no motywacja, żeby usiąść na tym od razu mi rośnie, jeżeli widzę, że ludzie doceniają jakby tak? Podoba się to. Ja wiem, czy to jest złe. E, no Niech nie... się zdrowe, bo to hobby robisz dla siebie, nie? Mimo wszystko. No tak, robisz hobby dla siebie. To jest tak, to to definitywnie jeśli masz, ale czasami może być tak, że nie ma. Dla mnie hobby jest ucieczką od problemów w dnia codziennego. Czasami. Jasne. Czasami. To jest jedna. Jeżeli hobby. nie mam problemów w dnia codziennego, jeżeli nie mam problemów dnia codziennego, bo ułożyło mi się w życiu i na przykład dzisiaj <laughs> dzieci mnie nie wkurwiły, partnerką jest wszystko ok, robota mnie nie wkurzyła, wszystko jest git. Nie mam na co narzekać danego dnia. No to moim takim dodatkowym motywatorem może być to, że ktoś siedzi na internecie, mnie cały czas klepie po ramię, mówi, że. Może, oczywiście, ale, sorry, ale weź na przykład taką sytuację, że pomalowałbyś sobie orkasów, tam uftaka, hmm. czy coś tam, ale algorytm się skłania, żeby skautów wcisnąć. A, w tym sensie nie? mówisz. No to, to już, to już no pływ, to wpływa na twoje hobby, nie? Na proces decyzyjny i tak Tak, dalej. i jeśli sobie pozwolisz na to, żeby nam wpłynęło. Jeżeli o to, Ja już sobie na, się na to nie tak. pozwalam raczej, bo zresztą i, <słuch> widzicie pewnie, ci, którzy oglądają kanał regularnie, że ja skaczę od projektu do projektu, bo gdyby było tak, to bym siedział i kończył dany projekt. Ja chcę pomalować E, skautów i chcę ich skończyć, bo wkurzam. mnie to, że nie kończę projektów i taką daję sobie wiesz, dys, dyspozycję, taką w głowie sobie wydaje, że dopóki nie skończę skautów, to będę, będę ich robił, nie? Mm -hmm. Skończę i będę malował tych granadierów dalej, bo mam ich 45 do pomalowania i mnie wali algorytm. Ale gdybym chciał chase'ować algorytm, tak jak ty to nazwałeś, żebym chciał... Marin, Marin, Marin. To Marin, Marin, no, albo co drugą rzecz, to jest Marin jakiś. Czy mi się chce go malować, czy nie. Jakbym był na zleceniach, to pewnie bym z, z automatu byś malował co, drugą, co drugie zlecenie marina, bo tak ludzie... Pewnie na to jest największy popyt, no pewnie tak. No. A się ich maluje w miarę, relatywnie, do pewnego stopnia, tak samo Jak masz, tak jak samo użyjesz odpowiednich technik, to, to, to tak można że... to dobrze streamline'ować. No, powiedzmy, że to jest, jak patrzysz na wideo malarskie na YouTube, to to jest najlepiej pokryty temat. Jak pomalować Space Marina. Pitchy otworzył kanał, od czego hmm. zaczął, jak pomalować Space Marinów. Chapter jest w First Foundingu, tak? No. no nie jest to przypadek, no stary, no Luis jak rozwijała kanał, ona też nie jest jakąś super fanką Marinów, ale pierwsze czy drugie wideo, jak pomalować Space Marina z mojego ulubionego chapteru Rainbow Warriors. Swój twist nadała, ale to nadal jest Space Marine. Nadal jest hashtag zasięg... Space Marine, Space Marine the game, no, Space żeby, Marine Warhammer. Żeby się hashtagi Warhammer, i zasięgi zgadzały. Painting no. Warhammer, painting Space Marine i też wszystkie inne Warhammer community, tak. Co? Painting, y, warmongers i tak dalej. Nie? O, jest warmongers. Warmongers. Mam, jeszcze słowem coś. kluczowym, którego nie możesz uczyć. Nigdy nie używałem i dzięki za info nie zacznę. Ja, ja zacząłem i czy znaczy ja kiedyś używałem, bo to jest taka grupa w ogóle, y, na, czy grupa, no taka takie community warmongers na, na Instagramie, mhm. że jak dużo rzucałem, ale to są ludzie właśnie, którzy rzucają ja zauważyłem, że oni mają, mają zerowe zasięgi, są po prostu, wiesz, to pasjonaci. Mhm. Z jakiegoś powodu. Trochę takie wkładanie sekoła szprychy. Tak, no. takie, takie, Nic nie widzę. Mam palca wokół, ale nic nie widzę. To jest, to jest dokładnie to, nie? Po co sobie utrudniać? Nie zgadzam się z tym, że to tak działa, bo kontekst is fucking everything. No. Ale no niestety, no. Rozumiem, żeby powiedzieli, nie pisz kill team, pisz kill team the game. Ok. No, Jakąś sprawa. furtkę, żeby z specjalizować. Nie? Nie? Sprecować. Ludzie, którzy chcą znaleźć kill team the game na. Instagramie wpiszą Kill Team the Game, a nie po prostu Kill Team, a nie, że idziemy kogoś zabić. Drużynowo. Albo właśnie, zabij drużynę. Zabij drużynę, zabij tą drużynę. Kill, kill Falcon Steam na przykład, nie? znam, jak one się nazywają w Stanach tej drużyny. No. Słuchajcie, mam nadzieję, że następny 55. odcinek będzie w potrójnym składzie. I, że I będzie, szybciej. I szybciej. Postaramy się. A jeżeli nie, to znowu będzie podwójny, double... Duła lipa. Potrójna chujnia. Potrój, potrój, albo to będzie dualipa, lipa, albo będzie potrójna chujnia. Tak. E, I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i taki troszeczkę inny twisterz drugiej części. Komentujcie, dawajcie znać, co o tym myślicie. Tak jest. Podyskutujmy o hobby. W komentarzach. Żegnam się z Wami. Do następnego razu. Hej. Na razie.